Rok Pański 1663 Roku Pańskiego 1663 po rozwiązanym związku pomięszało się wojsko, chorągwie pozwijano, do których większe miano urazy. Co wiedzieć, gdzie się kto rozstrzelił? Niektórzy w domach posiadali, pożenili się, widząc ingratitudinem, insi też, co byli dobrzy żołnierze, zniewieścieli, Porozpijało się to aż strach. Poszedł tedy król już in persona sua za Dniepr. Już fortuna insza, serce insze i dyspozycja insza nie ta, co przed związkiem. Nieprzyjaciel się wzmocnił, niceśmy dobrego nie sprawili. Okurzywszy tylko kilka kurników, które byśmy byli przed związkiem całkiem zjedli, kompanii jej zacnej pod nimi natraciwszy, wróciliśmy się do domu z niszczym. A tak uznawszy znaczną fortunę rewolucyją, albo verius mówiąc, awersyją łaski boskiej od naszych akcji oczywistą, skończyliśmy ten rok. Rok Pański 1664 Roku Pańskiego 1664 stawiska okazyja była. I koło tej nie masz co pisać i nie masz też w niej co chwalić godnego. Uprzykrzyła się nam wojna z nieprzyjacielem, zachciało się nam spróbować samym z sobą, a podobno Eofinę, żebyśmy przy tej okazji jej znowu zaciągnęli na związek, bo już pierwszego związku Sagina już w nas była zetlała. I życzyliśmy znowu inszymi chlebami, pierwszym podobnymi brzuchy naładować. Uczyniwszy pokój z Moskwą mizernymi kondycjami i dawszy im rzęsisty basarunek za to, cośmy ich potłukli, nie tylko ich własności nie naruszywszy swego od nich, co nam przedtem pobrali, nie rekuperowawszy, ale jeszcze im przyczyniwszy i znacznie prowincyje apropriowawszy, zaczynamy szczęśliwie wojnę domową, która jest malum supra omne malum. Złożony sejm, na którym wniesiona materia, aby sądzić Jerzego Lubomirskiego, hetmana oraz i marszałka Wielkiego, o to, że aspirat na królestwo post fata regnantis. Ekspostulował z nim wprzód sam król, mówiąc Panie marszałku, dochodzi nas wiedzieć, jakobyście sobie życzyli korony. Odpowiedział, któż by sobie nie życzył dobrego. Powiem waszej królewskiej mości jedną historię, co słyszał o panu kasztelanie Wojnickim – że gdy go jego hejducy z zamku przynieśli, postawili z krzesłem w pokoju, spytał swego Węgrzyna kochanego, Andrys, co też tam między wami słychać o naszym sejmie? Powie Węgrzyn, od miłostiwy panie, mu twoju pańsku miłost na zamok Prinesli, wsi hejducy, bratia naszy, choworyli tak, od tomu by to panu korolem polskim szczochorzych pachołków derżyt prysobi. Za owe nowinę dał mu dziesięć bitych talerów na przepicie. Uważaj, że wasza królewska mość, jeżeli takiemu kalece, który się i na łóżku swoją mocą przewrócić nie może, a miło mu słuchać, kiedy mu prawią o królowaniu, a już mnie, co jeszcze z łaski Bożej konia dosiędę bez pomocy, gdyby kto ultrokazał kazał nad sobą królować, nie bardzo by mię to mierziało. Za czym, jeżeliby by post fata waszej królewskiej mości, któremu zdrowia długiego panowania życzę, tacy odzywali się ad regnandum konkurenci, jak pan Kasztelan Wojnicki, jak pan Kasztelan gnieźnieński i insi tym podobni. A to też i ja konkurent między nimi. Ale jeżeli tacy, jako car moskiewski, jako król szwedzki, król francuski, to ja zaraz jej mojej gotów odstąpić. Rośmiał ci się król wprawdzie na tę odpowiedź, ale już miał w sercu prekonceptum odium, któremu ufundowały ku niemu persuasiones ludzi, osobliwie jednak prażmowskiego ślepego arcybiskupa Gnieźnieńskiego. Ten zdrajca najpierwszy był tej wojny Fomes, który postępek, że się samemu nie podobał niebu i oczywisty na ojczyznę naszą zaciągnął gniew Boży, bo zaraz jak o tym poczęto traktować... Pokazał się na niebie straszny i wielki kometa, który przez kilka miesięcy trwając swoją oczom ludzkim groził srogością i im bardziej trwał, tym bardziej serca truchlałe trwożył, ominując niedobre efekty, które potem nastąpiły dla zawziętości i fakcji ludzi złych, którzy swoje promowując interesa, ojczyznę w niwecz obrócili bardziej niżeli nieprzyjaciele. Bo prawda to jest, że Lubomirski, widząc panasine successione, widząc ultimum in linea domus regie, domus jagiellonike, widząc zawziętość i praktyki ludowiki królowej, natione francuski, że konieczne nam od wolności naszych chce inducere gallicizmum przez wprowadzenie na królestwo jakiegoś fircyka francuskiego, widząc, że już i króla ujęto za nos – kiedy pozwolił z kancelarii jej uniwersały na sejmiki przedsejmowe do województw, proponendo nowam elekcjonem stante vita. Francuzów w Warszawie więcej niżeli owych, co cerberowe rozdymają ognie. Pieniądze sypią, praktyki czynią, a najbardziej nocne. Wolność im w Warszawie wielka, powaga wielka. Triumfy publiczne sprawują z otrzymanych wiktorii, Choć też nie za prawdziwą, lecz za zmyśloną. Do pokoju wniść Francuzowi zawsze wolno, a Polak u drzwi musi i pół dnia stać. Zgoła sroga i zbyteczna powaga. I to między innymi ich licencjami przypomnieć muszę. Pozwolono im in teatro publico w Warszawie triumf czynić z otrzymanej nad cesarzem Wiktoryjej. Kiedy indukowano osoby na teatrum muzyki i ognie do triumfu, zeszło się ludzi kupa i na koniach pozjeżdżało na owo tak cudowne spektakulum. Jedni z Warszawy wyjeżdżają, drudzy przyjeżdżają. Kto obaczył, to się też zatrzymał na owo dziwowisko, choć mu pilno było. I ja też tam byłem, bom wyjeżdżał z Warszawy i wyjechawszy z gospody, stanąłem też już tak i strzeladzią na koniach, na owe patrząc dziwy. Stali tedy cirka hok spektakulum, ludzie różnego gatunku i różnej fantazji. Kiedy już insze odprawiły się indukcyje, jako się potykali, jako się piechoty zwierali, jako kommonik, jako strona stronie z placu ustępowała, jako brano więźniów niemieckich, szyje ucinano, jako do fortecy szturmowano i onę odbierano, zgoła z wielkim kosztem i magnificencyją te rzeczy odprawowały się. Skoro już jakoby po zniesieniu wojska i położeniu na placu nieprzyjaciela prowadzą w łańcuchu cesarza w ubierze cesarskim koronę cesarską już nie na głowie mającego, ale w rękach niosącego i w ręce królowi francuskiemu one oddającego, wiedzieliż wtedy, że to był Francuz znaczny, który osobę cesarską reprezentował w łańcuchu idącą, umiał potrafiać fizjim jego i wargę tak też jako cesarz wywracał, począł jeden z Polaków konnych wołać na Francuzów – zabijcie tego takiego syna, kiedyście już porwali. Nie żywcie go, bo jak go wypuścicie, będzie się mścił, będzie wojnę młożył, będzie krew ludzką rozlewał, a tak nie będzie nigdy miał świat pokoju. Skoro zaś zabijecie, król jegomość francuski osiągnie imperium, będzie cesarzem – będzie da Pan Bóg i naszym Królem Polskim. W ostatku, jeżeli wy go nie zabijecie, ja go zabiję. Porwie się do łuku, nałożywszy strzałę, jak wytnie pana cesarza w bok, aż drugim bokiem żelezie wyszło, zabił. Drodzy Polacy do łuków. kiedy wezmą szyć w owe kupę, naszpikowano Francuzów samego co siedział im persona króla, postrzelono. Na ostatek na łeb i z majestatu spadł pod teatrum. Z inszymi Francuzami uciekł. Stał się tedy po Warszawie wielki rozruch. Owi co strzelali, pojechał każdy w swą i ja sam wyjechałem zaraz, żebym napaści jakiej nie miał, żem też to tam stał w tej kupie. Pół mile za Warszawę wyjechawszy ku tarczynowi, zostawiłem u pana Łączyńskiego łuk, żebym uszedł podobieństwa, i jechałem powoli, wziąwszy na się guldynkę, bo bom się spodziewał pogoni. Jakoż i była, bo królowa Ludwika lubo była imperiosus mulier, o której mogłoby się bezpiecznie mówić owo o jednym też monarsze praktikatum axioma. Rex erat helizabet verum regina jacobus imperiosus mulier, złożywszy hardość z serca, padła królowi do nóg, prosząc, żeby gonić, łapać. Kazał tedy król skoczyć na gościńce, kto tylko mógł przyjść na prędce do sprawy, ale sine efektu, bo kogo tylko dogoniono, spytano, skąd jedziesz? Nie tyś cesarza zabił i króla francuskiego postrzelił? Nie ja. I dano mu pokój. Którego też pytania dostało się i mnie, ale aż na zajutrz. Wstąpiłem do pana Okunia. Rad mi powiadam mu o tej tragedii, aż ich przyjechało kilkanaście koni na wieś i pytają, jechał tu kto od Warszawy? Powiedzą im, że jechał, ale nie wiemy kto. Sam oszust i wstąpił tu do naszego pana do dwora. Przyjechaliż oni, wnidą do izby, służba, służba. Prosił siedzieć gospodarz i pytają mię tedy. Wielce miłościwy mości pan skąd jedziesz? Powiadam, z Warszawy. Kiedyś Waszmość wyjechał, powiedam, po śmierci cesarza chrześcijańskiego i króla francuskiego. Patrzałeś, Waszmość, na to, kiedy się to stało? Patrzałem. Co za osoba był, który najpierwej do cesarza strzelił? Powiedziałem, taki jako Waszmość i jako ja, rzecze śmiejąc się. Czy i nie Waszmość sam? Odpowiem, wszak tam strzelano z łuku, a jam tu bez sahajdaku przyjechał rzecze, choćby i waszmość, i ktokolwiek to uczynił, ma od Pana Boga odpust za to, że się ujął o takie srogie skandala i król jegomość w oczy tylko królowej kondolencyją czyni, a w sercu z tego się śmieje. Naśmiawszy się tedy z owego dialogu, nacieszywszy, wypili beczkę piwa gospodarzowi i drugą i pojechali. Toto taką Francuzowie mieli w Polsce powagę za ludowiki, że im pozwolono, co tylko zamyślili. Przyszedłszy na pałac do pokojów królewskich rzadko obaczyć było czuprynę, tylko by jako pudła największe, aż jasność okien zasłoniły. W tych tedy okazjach widząc się niektórzy sarkali na to, że się tak dwór rozmiłował w tym narodzie i już ministri status podrygali ad gallicantum. Sama tedy wolność polska nie miała w tym i wszystko to kątem nebat, gdyż ad gallicantum non Timet Isteleo. Widząc tedy pan Lubomirski, na co się rzeczy zanoszą, wniósł takie initia, czym nie wszystkim musiał się podobać. Sam zaś, że miał magnam popularitatem u wojska i u ziemianów. Choć się o to nie starał, to go nieraz przy jego ludzkości, jak to zwykło bywać, w komplementach od żołnierzów deboszujących takie potykały słowa. Tobie zacny panie trzeba u nas być królem polskim. To on też uważając swoje dignitatem i zasługi w ojczyźnie, mawiał W waszych to rękach, moi drodzy bracia. I nie dziwować się, bo to quisque sue fortune Faber i nie czytałem tego przykładu, żeby się kto wyłamował, ex occasione regnandi. Z tych tedy racji wpadł u ludzi w podobieństwo, że sobie życzy wielkiej królestwa powagi. Co choćby był jawnie pokazał i wdał się w konkurencję, nie byłoby go o co sądzić, bo zwyczajnie każdy sobie życzy i po staremu nie obraliśmy na królestwo anioła, tylko człowieka. Nie obraliśmy królewicza, ale szlachcica polskiego. A na poparcie mego sentymentu i to przypomnę, żeśmy mianowali za kandydata Polanowskiego, na ten czas porucznika, a przedtem pod Lubomirskiego dyrekcją podwójnego towarzysza. Jeżeli tedy wolno było do tej prerogatywy wołać Wiśniowieckiego, Polanowskiego, toć nie było się o co gniewać, choćby też przy wolnej elekcji jej wołano i Lubomirskiego, ponieważ spiritus ubi vult spirat. Komu do kogo Pan Bóg serce nakieruje, wolej jego boskiej jest to dzieło. Ale cóż ma robić inwidia Bonorum Nowerka, tak to mówią, gdy konia kują, żaba też podnosi nogę. Owi konsiliari placentini, którzy to zawsze źle panu radzili, egzacerbowali mu serce do Lubomirskiego. Królowa widząc, żeby impreza jej upadła in promotione Francuza, gdyby Polak stanął elektem, tym bardziej cooperabatur i sama per importunas instantias i przez owe konsiliariorum subiekta, którzy jedni się w tym królowi chcieli przysłużyć, żeby pokazawszy swoją życzliwość i pieczołowanie, tym bardziej kozę francuską doić. Drudzy też sub pretekstu dworskiej afektacyjej i swoją mieli Preokulis prywate sub ponendo, A co wiedzieć, jeżeli i mnie nie zawołają do korony? Król też zawsze jako flexibilis, do czego go przywodzono, to czynił, a osobliwie w radę ślepego konsyliarza tak wierzył, że choćby najgorzej radził, już to ex ore apollinis zdrowa rada. Choćby to miało być z zgubą ojczyzny i to nic kiedy się jemu tak podobało. Sądzić tedy pana Lubomirskiego konkluzum. Zwodzą na niego świadków, przekupują żeby na niego świadczyli. Posłowie niektórzy ziemscy, jako poczciwi, którzy brali rzeczy afine, co za konsekwencja z tego być może, bronili tego potentissime, ale trudno było przemóc. Hałas, rozruchy wielkie w Warszawie, a tymczasem Ukraina Wszystka jak znowu w rebelią, a przecie nie możemy się postrzec Co to za gaz na nas Stanął tedy dekret, infamia, egzilium i privatio urzędów Ucieszyli się malewoli, ale ojczyzna na to stękała Czując, co miała ucierpieć z tej okazyjej Po sejmikach, po posiedzeniach jedni to chwalą, drudzy ganią w wojsku także już o związku poczynają szeptać. Nawet samo niebo grubymi nieszczęśliwości pokryło się chmurami, że nikt nie rzekł, żeby na wiosnę mogło być dobrze w ojczyźnie naszej. I nie trzeba było astronomów do wytłumaczenia, co w przyszłym roku subsecutum, kiedy i ojczyzna zrujnowana, i krwie niewinnej tak wiele się wylało. Rok pański 1665. Roku pańskiego 1665 roznieciła się domowa wojna ex że civis oppressus. Poszło wojsko do związku, obrawszy sobie marszałkiem Ustrzyckiego, a substytutem Borka. Weszło tedy do związku chorągwi czterdzieści dobrych, osobliwie te, którzy mieli do jego mości pana Lubomirskiego wielką relacją. Jako to, jego własne, braterskie, synowskie, szwagierskie i niektórych koligatów i dobrych przyjaciół. In partem króla poszło chorągwi sześćdziesiąt i coś. Regimenty zaś wszystkie wojewoda ruski utrzymał inrem króla i ruszył się z nimi. Od białej cerkwie ku Zasławiu Związkowi zaś poszli ku kulwowi potem ku Samboru tam sedem belli chcąc założyć nam tedy cośmy do Związku nie poszli kazano się zmykać ku kulwowu Kozaków zaciągniono dwanaście tysięcy tych co cnotliwszych Ukraina zaś wszystka poszła w srogi bunt widząc że mają czas po temu. Otóż Partus rozlania krwie naszej koło rekuperowania Ukrainy dla ludzi niecnotliwych. Do ordy posłano, inwitując ich na tę wojnę. Obiecał się zrazu Han wynieść we stu tysięcy, ale potem odesłał, że tego nie uczynie, obiecując to nadgrodzić na inszą usługę, ale nie na tę wojnę, gdzie brat na brata szable dobywa. Litewskie wojsko król wyprowadził porządne i dobre – Którzy jakoby ich z dziesiąci chlewów wywarł, tak głodni i tak siła jedli, rabunki wielkie czynili. Ale też tego pod Częstochową przypłacili, na którym miejscu ludzie dostępują łaski i odpustów, oni dostali dyscypliny. W województwa poszły impartes. Jedni przy królu, drudzy przy Lubomirskim. Województwo krakowskie i przy nim kasztelan krakowski-warszycki, personali ter województwo poznańskie, sandomirskie, kaliskie, sieradzkie, łęczyckie stanęły in armis pro parte lubomirskiego. Te zaś drugie chciały toż uczynić, ale nieśmiały eksratione, że bliższe samsiestwa boku królewskiego, ale i ich też po staremu król nie wokował, a co Bo jedno, że im nie ufał, druga, że ufał w siły, które miał i tuszył sobie powiązać tych wszystkich, co przy Lubomirskim byli i jego samego, bo mu takiego ślepy konsultor obiecował. Ale nie wiedziałeś to podobno, ślepił, że to ślepa fortuna więcej może niż lity i nie uważa, kto mocniejszy, ale temu służy do czyjej niewinności Bóg ją w sekundzie ordynuje. Deklarowałeś króla sekundować Manu concilio opere et oratione Sekundowałeś tedy concilio Patrz, że jak się nadało twoje concilium Do czegoś ojczyznę i majestat przyprowadził Prezentowałeś się w batalijach O, jak to straszne rzeczy na chłopa ślepego W szyku z ogolonymi wąsami Szeroką, fioletową, sutanną szkapę I z ogonem okrywającego Sekundowałeś oratione nie tylko ucho boskie, ale i całe niebo mierziała, kiedy taką zacną wiktoryją królowi Kazimierzowi wyjednała. Insza to jest rzecz, panie, monokulus pod fanszlibrowym pastorałem rozwalać się w aksamitnym krześle, pątkę sztafirując, balsamem nakładanego regimenciku wąchać, a insza z tabakiery okrutnego gradywa siarką i saletrą perfumowanemu wytrzymać kondymentowi nie umiałeś tego kiedyś w prażmowie po pasterniku ojca swego w konopnej koszuli za cielętami chodził ojastrzębiałeś słówko nazbyt wysoko latasz zapuszywszy te bystre piórka na chlebie rzeczypospolitej matki swojej którą teraz swoimi machinacjami tłumisz nie byłeś żołnierzem jako żyw a roznieciłeś krwawą wojnę a już to podobno nie pierwszą Przypomnij sobie szwedzką, boś też był drugim pomocą i okazją. Na wojnę wołasz, a nie wiesz, co to wojna. Przynajmniej stąd mógłbyś brać miarę, że to choć palcem oko wykolą, to po staremu łechciwo, jako je tobie wykłuł brat twój rodzony, prowadziwszy się z tobą w szkołach o kiełbaskę, a pogotowiusz, kiedy je z polnego działka zapruszą. Ta krew braterska za twoją radą i okazyją wylana, te pracowite ubogich ziemianinów plony i wyssana substancyja uznasz jakimiś na sądzie strasznym staną się instygatorami. Wątpię, żeby cię tam zasłoniły te francuskie talery, których na machinacyje nabrałeś, a potem kurwom rozdałeś. Albo rozumiesz, że ja, co to piszę, nie dowiodę, kiedy będzie potrzeba? Wiem na Cię sekretów, nieduchownej osobie należących wiele, a nade wszystko mam kartkę, której dostałem we Lwowie na komisji jej od Ciebie do jednej mężatki ordynowaną, z tak wszetecznym stylem, że i sodomskie miasta nie wiem, jeżeli taką praktykowały metodum. Do kogoś to pisał, przypomnij sobie choć po tym terminie, który napisałeś in post in hek Twoje śliczne i oczom moim milusieńkie pozdrawiam drobiażdżki i one jako najprędzej pocałować życzę. Co to za drobiażdżki? Wytłumacz mi, czy to oczy, czy to palec, czy co inszego. Choćbym rzekł dzieci i tak rozumieć nie mogę, bo tamta dama żadnego na ten czas dziecka nie miała, gdyż też niedawno bardzo poszła była za mąż. O księże Kurzeju, gdybym ja był mężem tamtej żony, a wiedział o takich amicycyjach, jako i tamten nieborak dowiedział się, znalazł, żeby ja na cię sposobu, żebym z ciebie uczynił prawdziwego kapłona i potrafił w to, żebyś był namieśnikiem mądrego orygenesa, co się to z cudzymi delektujesz drobiazczkami. Już ja wiem, żeby twoje własne pić prosiły, gdyby mi się w garść dostały. Są też to i insi zacni prałaci, biskupi, kolegowie twoi. Patrzaj na postępki krakowskiego, poznańskiego, płockiego, kijowskiego i inszych. Wszak to ludzie jako i ty. A słychać, że na nich aby podobieństwo postępków twoich zacny pasterzu? Święciłeś się na pasterstwo owczarni czarni chrystusowej. Ja bym tobie i kmieciej obory, gdzie krowy stoją, nie dał w komendę. Dobrze to w tobie upatrzył wielki i pierwszy w tej Rzeczypospolitej senator, jego mość pan Kasztelan Krakowski, kiedy w liście swoim te do ciebie protulić słowa Trzeba by na wielce miłościwego mości pana takiego drewna, którego by sutanna choć z najdłuższym ogonem nie przykryła Ale ponieważ namieniłem jeden punkt, wolę już cały wyterminować list, luboć mi żal karty papieru na tak zacny panegirek Kopia responsu jego mości pana warszyckiego, kasztelana krakowskiego, na list jego mości księdza prażmowskiego, kanclerza koronnego. Słusznie by rozumieć, kto by stylu nie znał, że to jakiś szalony ten list do mnie pisał pod imieniem wielce miłościwego mości pana. Ale wiedząc to excelsum vitium wielce miłościwego mości pana, że nie tylko piszesz na ludzi zacnych konwicja, ale też i tego klejnotu, który fortuna ceka do rąk wielce miłościwego mości pana przyniosła, do kanonizowania takowych paszkwilów używasz i jeszcze śmiesz wielce miłościwy mości pan tak plugawe światu podawać skrypta publicznymi procesami, uniwersałami z hańbą pieczęci koronnej i pośmiewiskiem u narodów, słusznie się rezolwować muszę ten kartelusz mieć za własny wielce miłościwego mości pana. Z którego prawa wielce miłościwy mości pan wziął te postremitatem pisania tak uszczypliwego do senatora, który już w radzie zasiadał, kiedy wielce miłościwy mości pan gałki w piasku grawałeś, który largitionibus officiis waszmości cumulabat? Rozumiesz to, wielce miłościwy mości pan, że się już powiodło na jego mości, panu Lubomirskim, że ty rannidem możesz inducere in republicam. Chcesz to imponere ludziom, aby tych egzorbitancy perversionem, perwersjonem status republikę, fabricationem malitiosam indiciorum na ludzi origine et merito, wielkich i krzywoprzysięstwa nie widzieli towarzmości, żeby tylko sam wielce miłościwy mości pan w Polsce zostawał, wygnawszy tych, z którymi zrównać nie możesz? Tę dumę, którą wielce miłościwy mości Pan powziąłeś o sobie, spojrzej i jeno waść sobie na nogi, to spuścisz ten ogon. Mowę moją allegujesz wielce miłościwy mości Pan i mnie konwikujesz, tak właśnie, jakoście na jego mości pana marszałka naprzekupowali fałszywych świadków. Któż tego nie widzi, że wasz mość zmyśliliście sobie mynnicę tynfowską we Lwowie? Abyście zebrali dobrą monetę na pożytek swój? Byłoż to in i publice? A chciał, że Jego królewska mość na to pozwolić. Długoście się biedowali, nimeście dobrowolnego Pana na ten fałsz przywiedli. Pokazałby tyn w kiedy kiedyby go pociągniono, co wielce miłościwy mości Pan wziąłeś, co komisarze, co dwór. Miało to być na żołnierza. A tak dotąd cieszą się asygnacjami i pokażą na Sejmie, że ich nie wypłacono. A skąd się tych tynfów narodziło na wielce miłościwego mości pana? Ze wszystkiego mazosza podatki. Są jeszcze i ci machlerze, co jeszcze u inszych poborców pieniądze dobre na wielce miłościwego mości pana skupowali. We Lwowie są ci poborcy, którym je perwim brano sub pretekstu żołdu tatarom, których wielce miłościwy mości Pan na związkowych in i publice wprowadzić kazałeś. A z Boratyniem co się stało na sejmie? Przestał bić dotąd ich bije, aby dwór miał czym żyć, dopinać swoich zamysłów, sędziów na pana marszałka przekupować, świadków zwodzić, zamknąć gębę biskupom, wojować Polskę firmare tyrannidem, Francuzów sadowić w Warszawie i zubożyć ojczyznę, potem jej kazać skakać ad gallicantum. I prawa alegować nie godzi się, i oczywistym ekscesom nie dawać wiary. Allegujesz wielce miłościwy mości pan naturalem defensionem. Wierzę zagałuszyć cives, którzy widzą injustitiam, nie wołać ich do kupy, bo by deklarowali pewnie proditorem patrie wielce miłościwego mości pana rozumiesz wielce miłościwy mości pan, że to sekret, wiedząc to dobrze coś wielce miłościwy mości pan wziął od kondeusza, wiedząc co wielce miłościwemu mości panu francuzowie dają. Na onym sejmie burkackiego sądzono, że wziął cztery tysiące złotych od posła cesarskiego. Wielce miłościwemu mości panu nic nie mówiono, choć czterdzieści tysięcy talerów od posła francuskiego wziąłeś. I ta to jest racyja, czemu się wielce miłościwy mości pan boisz ruszyć pospolitego ruszenia według prawa na infamisa, jakoś go inwidii w te oblekli sukienkę, w której sami usi omnibus populi commenti schodzicie. Bo pewnie byłoby tam drewno na wielce miłościwego mości pana, którego sutanna i z najdłuższym ogonem nie okryłaby legujesz wielce miłościwy mości pan wielkiej pamięci księdza Zadzika, a czemu go wielce miłościwy mości pan nie naśladujesz, ale raczej i Litwę wprowadzić na pana Lubomirskiego kazałeś? Na cóż, żeby odarci od Częstochowej poszli? powiadasz wielce miłościwy mości pan że pan lubomirski sacrilegam magnum na ojczyznę podniósł ba waść sacrilegum judicium na niego formastis podatki statuiti bez sejmu rwiecie sejmiki i senatu senatus konsulta samotrzeć expeditis wolny głos szlachcie odejmujecie kaduki rozdajecie i majętności bez sądu odbieracie pustoszycie ojczyznę et civibus, w domach siedzieć każecie. Gdy radzić o sobie chcą uniwersały, do nich grożąc im popielcem wysyłacie, pana na królestwo invita republika prowadzicie. Wspomnij wielce miłościwy mości pan sobie, przed kimś po sądzie pana marszałka rzekł, dy się już kogo będzie pytał, wprowadzimy tego, kogo będziemy chcieli. Szlachtę na powrozach wodzić każecie, rabować ich domy wołoszy. A jakież może być absolutum dominium? Jaka tyranni zwiększa? Piszesz wielce, miłościwy mości pan, że król jego jegomość nie wprowadził cudzoziemców. A któż to jest generał Wrangel, Oberszter-Bryjon, kapitan grandi i inszych takich wiele nomina, prawie co oficer, którzy na pośmiech narodu naszego palam mówią: dobrzy żołnierze polacy. Kiedy Francuzów oficerem mają, a że na sejmach i sejmikach nie bywam, iż wolę w domu, jako mi to wielce miłościwy mości pan wymawiasz, gospodarstwem się bawić, dlatego to czynię, że na tych miejscach prawdę trzeba mówić, a wielce miłościwy mości pan namieniasz, że ją odszczekiwać trzeba. Wolę rzeczom moim attendere, niż umierać patrząc na tak jawne scelera i powiedać, że to cnoty zaniechaj, że mnie waść tam in prosperis, proszę, kwam in adversis. Mam ja w Panu Bogu moim nadzieję, że nie za długo miłosierdzie Jego święte vindices scelerum penas nad wielce miłościwym mości Panem pokaże. Jeżeli tedy mój zacny prałacie, tak wielkie, wysoki senator w liście swoim przypisujeć qualitates, Toć i ja nie wiem jakobym cię miał Liberius nazwać. Czy antistes, czyli też anti Christus, czy status minister, czy artis amandi magister, czy custos legum, czy defraudator regum, czy pater patrie, czyli też auctor lamentorum, profusionum sanguinis et universe in regno miserie za co im marces cibilem jednak male olentem zostawisz perpetuitati recordationem domowi swemu zacnemu contumeliam et diminutionem duszy zaś postfata indeplorata wielką na Sądzie Bożym turbacyją transfigurowałeś dobrego pana malaciam in malitiam zepsowałeś mu konfidencyją do poddanych poddanym do niego wymazałeś jego imię ex albo Dobrych i sprawiedliwych monarchów. Rujnujesz wiecznie dobrego pana w reputacji jej, podając go in oprobrium narodom pogranicznym. Już kiedy mu tak na tym świecie życzysz, toć go upewniać nie możesz z asem, żeby mu i na tamtym świecie twoje miały w czymkolwiek suffragari zasługi, w ten czas, kiedy na owym najstraszniejszym parlamencie rzeką vide et responde responde czemuś wzruszał pokoju, o który narody zawsze do nieba suplikują responde czemuś dał okazję do zniszczenia ojczyzny responde czemuś nie respektował na krew niewinną, której się tak wiele z twojej okazyjej i z przewrotnej rady rozlało. Spraw się i za duszę te, które ex okazjone wojny z ciała na śmierć, nieprzygotowane ustąpiwszy, nie tam poszły, gdzieby były dispozite umierając, mogły się dostać. A na ostatek i z tego spraw się, że Sperbellum intestinum uczynił dobrą nadzieję poganą Turkom, biorą, jako kobu z wymordowanego skowronka, tym sposobem swoje imperium rozszerzają i na nas już ostrzą zęby. Ciężkoż tam będzie za najmniejszą krzywdę ludzką Za każdą z osobna duszę odpowiadać I za nią nieznośne ponosić krucjatus. Pamiętaj zdrajco przynajmniej na charakter chrześcijański Kiedy nie pamiętasz na kapłański Bo to początek dopiero tego coś naważył Piwa, które że źle uważone przykre jest Jak się po nim dochowasz kwasu Tobie samemu gorzką w garle stanie żółcią Przyszedłeś ad gradum et perfekcionem tak wielkich in regno honorów z jednego lichego plebanka, nie z żadnej godności, ale z przewrotności. Umiałeś się kukułkom akomodować, których nocturnum imperium promowuje, kogo chce, nie patrząc na cnoty, tylko kto ma ochotę do wywrotnej roboty. Skąd tedy promocyja dotąd wszystkie twoje regulantur qualitates? Nominowano cię teraz prymasem, to jest najwyższym pasterzem w królestwie naszym. Tyś i przedtem owce pasał, przecięś ich jak wilk płaszał. O wielkaż to owczarnia na Twoje jedno oko. Trzebaż to obiedwie oczy dobrze wytrzeszczać, kto chce należycie owieczki upaść i obchodzić się z nimi łaskawie. Pewnie tak wielkiego stada nie upasiesz, albo na drugie oko musisz olsnąć, chyba żebyś się na tych psów spuszczał, których wedle siebie masz dostatkiem. Ale i ci od owieczek tobie zleconych wilka nie odpędzą i owszem bardziej je sami pokąsają, bo są takiej jako i ty fantazyjej. O nieszczęśliwy pasterzu, bogdej by ja był w twojej owczarnie nie postał i ten kto cię na tę godność promowował i wprowadzał choćby nic nad to nie zgrzeszył nie wiem jako do nieba trafi do czego ty ojczyznę przywodzisz i tak piekielną radą swoją poburzyłeś a ciebie po tak zdradzieckich radach większe potykają honory kiedy i teraz zostałeś na arcybiskupstwo gnieźnieńskie nominatem obacz się przynajmniej teraz bo już też nad te w Polsce większej nie możesz mieć godności Królem być nie możesz, na papiestwo cię też pewnie nie zawołają, bo w niczym nie naśladujesz Piotra Świętego. Bo Piotr Święty dla owieczek chrystusowych siła biczów ucierpiał, a ty owieczki chrystusowe drżesz z skóry, rozpraszasz, niszczysz. Przykre dla nich ponosił więzienie i persekucyją, a ty ich sam prześladujesz i w ciężkie podajesz więzienie. Garło dla nich dał i rozlał krew, a ty ich krwie pragniesz jako ryba wody, zaciągając na nich drapieżnych wilków, w pogańską podając ich niewolą i zabijając na duszy i na ciele. I w tym na ostatek boskiego namieśnika Piotra Świętego nie naśladujesz, że on tylko jedną miał poczciwą i pobożną swoją własną żonę, a ty cudzych żon opatrujesz tysiąc Owych nie wspominając, które się zowią Mere Mere trix. O tych się znajduje wielka litania, gdziekolwiek się jeno obrócisz. już że tedy ze wszystkich cyrkumstancyj nie możesz być papieżem. W Polsce też już, jako mówię, większej mieć nie możesz godności, choćbyś i tej swojej dokazał imprezy co intendis, żebyś tego francuskiego kondysa na tron Królestwa Polskiego wyniósł. I ten kondysek nie wypryciał być już większej nad tę w polszcze godności. Upamiętaj, że się już. Niech ultimus domus Agilloni jako z dziadów i pradziadów swoich pod tą koroną, na tym tronie, na którym jest wolnymi głosami posadzony, spokojnie dni swoje skończy. A w ostatku powiedziano tam gdzieś jednemu Aleksander Autmores, autnomen muta ja zaś rzekę Nicole, aut mores, aut locum muta. Albo przestań tych fakcji ojczyźnie szkodliwych, albo jedź sobie do Anglii jej za predykanta, bo tak z gazetów czytam, że tam powietrze takie było wielkie, aż wioski niektóre pusto bez ludzi stoją. Przydasz się ty tam przy twojej rzeźwości i u króla możesz sobie pozyskać łaskę, kiedy obaczy, że możesz dobrze predykować i multiplikować jego opustoszenie państwa. Tertium non datur, bo cię nie minie drewno, któreć pan Krakowski funduje, albo raczej grecka litera. Przeczytaj sobie, jako się złe konsilia nadały podobnym Tobie konsiliarzom i co ich za przewrotne potkały sztuki jako to u Konstantego Cesarza, u Zenona, Rufina u Arkadiusza, u Justyniana, u Tyberiusza, Plaucyjana, u Sewera Cesarzów. Pamiętaj na to, consilium malum consultori pessimum, jak Achitofel dawał na sprawiedliwego Dawida radę, tak ją też na swoją zaciągnął szyję. Aman u Aswerusa, jaką komu inszemu przygotował łaźnią, w takiej sam musiał się pocić. Jeżeli ci złą śmiercią poginęli, nie możesz się ty lepszej od nich spodziewać, a jeżeli by cię na ciele karanie minęło... Patrzaj, że jako pościelesz duszy swojej. Ten pan panegiryk podano mu w rękę w karecie jadącemu w lesie za wyskitkami per modum listu. Jej mość pani Kasztelanowa kłania wielce miłościwemu mości panu. A potem drogą poprzecznią skoczono na dobrym koniu. Bez dragoniej sami tylko jechali. Nie mógł go kto dogonić i zawołać do odebrania responsu. Słychać zaś było, że go kilka dni w kieszeni nosił, coraz czytał, a potem i spalił. Aleć po staremu nie trudno było o to, bo projektów było gwałt narzucono i w Warszawie, i w wojsku. Kto to pisał, nie wiedziano. Ale wróciwszy się do historycznej materii, jej, od której się trochę dlatego to apostrofę pióro oderwało, wyprowadził król wojsko w pole dość dobre i porządne. I ja też musiałem być, choć mi się nie chciało, regalistą, bo Chorągiew w tym tu była wojsku. Ale po staremu, chocieśmy tu byli, tośmy tamtej stronie bardziej wygranej życzyli, widząc Injuriam Lubomirskiego, a w jego osobie Totius nobilitatis. Bo ta wszystka na niego wywarta furia o nic inszego nie była, tylko żeby jako potens Manuet consilio nie impediował elekcji Kondeusza, którego królowa Ludwika omnibus modis na królestwo prowadziła. Ale i sam król francuski do tego szczerze dopomagał ex ratione, że go z Francji jej radby pozbył, gdyż był bardzo faktiozus i i większą prawie inregnogallię miał popularitatem, niżeli król bał się żeby się za jaką fortunę rewolucyją do niego nie przekierowały afektus populi a druga racja, żeby było za tą okazją regnante gallo w polsce dławić między sobą cesarza i wydrzeć mu koronę imperialną dlatego sypano pieniądzmi w polsce żeby dopiąć swego skupiło się tedy wojsko wrawskie i mazowieckie województwo bo też już o panu Lubomirskim już było słychać koło krzepic po wyjściu z wygnania wrocławskiego. Miał król wojsko dosyć piękne, ale cóż, wszystkie jego nadzieje upadły przez śmierć Czarnieckiego, któremu był dał buławę polną i przez niego spodziewał się wszystkiego dokazać. Jakoż mógłby był tego dokazać, żeby Lubomirskiego przywiódł ad humilitatem et submissionem, bo by był Czarniecki, jako wielki wojownik, wiedział, co z tym czynić. Ale Kondeusza wprowadzić per promotionem Czarnieckiego, tego by byli nigdy nie dokazali, bo ja wiem, co on o tej elekcji jej sentiebat. Wybrał się tedy król Jego mość szczęśliwie z królową jej mością, z froncymerem i z całym dworem z Warszawy na tę wojnę. I tak właśnie należało, żeby do goniona tańca były pogotowiu i damy, bo to nie wojna była, ale właśnie goniony taniec, bo myśmy ustawicznie z miejsca na miejsce gonili, nie goniąc, a oni też przed nami uciekali, nie uciekając, a coraz to nas przecie, jako się ono, Mazurowie biją, Ej, siedz się pęknęcią, to odlew buch pięścią. Dobrze o tym gonieniu jedna szlachcianka w sieradzkim województwie królowi powiedziała, kiedy jej krzywdę wielką poczyniono i przyszła do króla na skargę. Król, ukontentowawszy ją jakąś tam largicyją, mówi do niej. Przebaczcie, pani, tak to wojna umie, a oto goniemy tego zdrajcę i ucieka nam. Aż szlachcianka rzecze, a miłościwy królu dziwne to jest zaprawdę gonienie. Mogąc dogonić, a nie dogonić. Gdy ja to stara baba, jeszcze bym się go podjęła dziś dogonić. Król się skonfundował, a potem jej coś więcej kazał dać. Stał obóz między Rawą, a między Gruchowskiem, dziedziczną wsią tego Tosłkowskiego. Królestwo zaś stali w kolegium u jezuitów. Utęskniło się też królowi na miejscu i mówi do swoich Nie byłoby też tu, gdzie przejechać się do szlachcica którego Bo już uprzykrzyło się na miejscu kilka niedziel siedzieć Rają mu to tu do tego, to do tego, o dwie mili, o trzy od miejsca Król rzecze, ale ja chcę blisko kędy, żeby powrócić na wieczerzą Ozwie się ktoś, jest tu miłościwy królu szlachcic polityczny pan Sułkowski zaraz pod obozem mieszka, będzie rad waszej królewskiej mości. Kazał się tedy król nagotować, pojechał i z królową. Nie wiemy o niczym, napijamy się piwka, karty grają, bo i ja tam był, gdyż to dobry przyjaciel ojca mego i mój, żołnierzów też kilkanaście. Aż wchodzi sługa. Królestwo ich mość do wielce miłościwego mości pana jadą, jeżeli w czym nie przeszkodzą. Porwie się gospodarz, będę rad panu memu miłościwemu, proszę i z ochotą czekam. Słyszę kiedy sama rzekła, Będę ci ja tobie rada, był w tobie poczekaj jeno. Ale nie wiedzieli na co to mówiła. Powypadali tedy wszyscy, a król jeszcze był opodal. Skoro już wjeżdża we wrota konno, a królowa jeszcze karetą na zadzie była, aż mię pyta Sułkowska, Mój złoty, pokaż, że mi, który to tu król, bo ja go jeszcze nie znam. Wiem, że po niemiecku chodzi, ale to tu kilka Niemców, nie wiem który. Ja tedy nie wiedząc, na co pyta, że ten to, co między tymi dwiema na takim koniu. Dopiero owa, przybliżywszy się przeciwko niemu, klęknie, ręce złożywszy ku niebu podniesie i mówi, Panie Boże sprawiedliwy, król, co już miał zsiadać, zatrzymał się. Jeżeliś kiedykolwiek różnymi plagami karał złych i niesprawiedliwych królów, wydzierców, szarpaczów, krwie ludzkiej niewinnej rozlewców, dziś pokaż sprawiedliwość Twoją nad królem Janem Kazimierzem, żeby pioruny na niego z jasnego nieba trzaskały, żeby go ziemia żywo pożarła, żeby go pierwsza kula nie minęła, żeby wszystkie owe, które dopuściłeś na faraona, jego dotknęły plagi za te wszystkie krzywdy, które my, Ubodzy ludzie cierpimy i całe królestwo. Mąż jej gębę zatyka, a ona tym bardziej mastykuje. Król nazad do wrót. Gospodarz skoczy, prosi, strzemienia się chwyta. Żadnym sposobem złą macierzonę panie nie chce, nie chce. Pojechał, potkał się z królową. Nawracaj, nic tu po nas. Przyjechawszy do Rawy, król w śmiech, królowa w gniew. A kazałabym ją tak. Król rzecze, nie trzeba tak, niech się ukrzywdzony przynajmniej tym ucieszy, co się nagada. Ale dla Boga niech kto oznajmi lubo Lubomirskiemu, żeby się z nami przeprosił, ci już nas o te wojnę i baby konfundują. Wtedy była taka rezolutka owa baba. Nałajawszy królowi przyjechała do niego na zajutrz i prosiła o audiencję kazawszy o sobie powiedzieć, że ta szlachcianka, do której domu król jego mość nie chciał z konia zsieść, prosi, żeby się mogła pokłonić. Był tak poczciwy król, że ją zaraz kazał puścić. Omówiła się, że to musiałam uczynić z żalu, mając szkody poczynione, ale najbardziej żaliła się o brzezinę, którą sobie miała za wiry zaraz pod dworem, a wycięto ją do obozu na szałasy. Dopiero król rzeczy. A toż ja wam dam, moja pani, przywilej taki, że wam koniecznie za sześć albo siedem lat wróci się taka druga brzezina, a teraz ją wam każe zapłacić, tylko nie bądźcie tak złą. Kazał tedy babie dać dwa tysiące złotych, a ona by była nie wzięła za tę brzezinę, choćby ją w rawie na targu sprzedawała ledwie pięćdziesiąt złotych, bo to tam niewielki tego był wicherek. Ale dawszy pokój i tym przypadkom, które się podczas tej wojny trafiały, przystępuję do rzeczy. Gdy się już wojska zeszły blisko, posłano kilka tysięcy koronnego wojska i litewskie wszystko oprócz hussarskich per modum mocnego podjazdu. Zetknęli się z sobą pod częstochową. Tam na tym odpuście jak się poczęli ofiarować, tak litwa niebożęta tak się w gorące wdali kontemplacyje, aż się krwawym potem pocili i tak wielkie zostawili wota, że prawie ze wszystkiego się wyiskrzyli. Strojno na tamto miejsce, konno i rzędno przyjechawszy, poszli do domu piechotą i prawie nago, chyba że kto miał bardzo złą suknią albo buty, to ich od niego na ofiarę nie przyjęto. Toto ten naród litewski tak jest bardzo nabożny. Ale nie mówiąc figura liter, jak wsiedli na Litwę lubomirszczykowie, bo na nich mieli wielki apetyt o to, że to wyszli na tę wojnę domową, tak się ani złożyć nie dali. Nacięto, nabito. Do klasztora chcieli uciekać. Zamknęli mniejszy bramę, o co zaś król gniewał się. Niewiele ich przecie na śmierć zginęło, oprócz tych, co w pierwszym potkaniu, puko ich nie przełamali. Ale nasieczono gwałt, z koni pospychano, z sukien z pancerzów poodzierano, na stromotę drugich kańczugami cięto, i tak z nich piechotę uczyniono i wolno do króla puszczono. Starczyznę jednak rotmistrzów, pułkowników pobrano. Czego winszując panu Lubomirskiemu, frant jeden towarzysz Putoszyński, tak mówi. Miłościwy dobrodzieju, więcej nam Pan Bóg daje nadto, niżeliśmy Go prosili. Spyta Lubomirski, jakże to? Odpowie ów. A to prosiliśmy zawsze, da pacem dominę, da pacem dominę. My prosili o jednego. A pan Bóg dał nam pięci paców, bo między więźniami pięć samych paców było, a wszystko oficerów znacznych. Bo to na ten czas był pac kanclerz, pac hetman, pacowie biskupi to się promowali. Chorągwie kotły pobrano, drudzy też chorążowie na mury mnichom chorągwie podawali, a potem je nazajutrz wykupowali. Tak tedy po owej chłoście i bitwie, którą związkowi dali Litwie, wybiwszy nas, znowu nam zdrajcy poczęli uciekać, a my ich znowu gonić. A tu woły, krowy beczą, snopy kopy lecą. Udali się nam ku wielkiej polsce, a my też radzi. Postój, złodzieju! Napędzimy cię teraz w kąt. Już się nam nie wymkniesz, albo pewnie przez Bałtyckie Morze musisz pływać do Szwecji, a my przy tej okazji zażyjemy wielgopolskich agnuszków i tłustych gomułek. Kiedy już z dobrą nadzieją dogrzewamy im i spodziewamy się tu, gdzie koło Odry albo koło Bałtyckiego Morza związać ich, aż się oni jakoś wymknęli bokiem, przyjdzie wiadomość, że już Lubomirski i z związkami w tyle. Dopieroż my, zdesperowawszy, że ich już ugonić niepodobna, nóż z nimi traktować opokój, a po staremu my się gonili, a traktowali. Właśnie to tak jak ów rybak, który nałowiwszy się po morzu nic nie mógł dostać, zmordowany usiadł nad brzegiem, wziął piszczałkę, począł bardzo pięknie grać, tusząc sobie, że na owe jego melodyją wyjdą ryby na piasek i nabierze ich sobie co potrzeba. Odpocząwszy sobie, już przed samym wieczorem zarzucił znowu sieci. Ryba też podobno z inszych miejsc nastąpiła. Wyciągnął ryb dostatek, które skoro poczęły według swego zwyczaju w sieci skakać, on wziął kija jak bije, tak bije, mówiąc wszak ja wam pięknie grał, a nie wyszłyście na taniec, a teraz eście się rozskakały, kiedy wam nie grają. Pobił, potłukł i w wór potkał. Tak właśnie pan Lubomirski z swymi związkami. Pozwolili oni na te traktaty i nazwali je palczyńskimi, ale nie dowierzając tej piszczałce i widząc, że to modulamina suspekta, odstąpili ich, bojąc się, żeby w matni nie być. Goniliśmy się tedy, póko nam pory stawało, potem rozeszliśmy się na stanowiska, żeby się na przyszłą lepiej przygotować kampanią. Rok pański 1666. O tym roku była we profetia taka: Gdy z trzech szóstek rok się składa, A marek święcone śniada, W boże ciało Jan przypada. Ktoś zaś potem dołożył, Jan Kazimierz tron zasiada. Wtedy Polsce biada, biada. A tak właśnie było, że w same święta Wielkanocne przypadło świętego Marka. Świętego Jana zaś Inter Octavas Corporis Christi i weryfikowało się to, że nie jeden zawołał we jako z wojskowych, tak i z ubogich ziemianów. Sejm złożono na uspokojenie tej transakcji, ale trudno to zapał zagasić, kiedy już płomień na dachu Byłem na tym sejmie umyślnie swoim własnym kosztem, żeby też przysłuchać się rzeczom i widzieć co się dzieje. Napatrzałem się o Boże fakcji i tej strony i tej wymyślnych i wykrętnych takich, żeby trzeba całą księgę napisać, kto by chciał materią tego sejmu wypisać doskonale. Kładę tedy na tym miejscu młodym ludziom, którzy to po mnie czytać będą taką admonicją, żeby każdy z szkół wyszedszy starał się o to pilno, aby się rzeczom przysłuchał i przypatrzył na sejmach, gdzie jeżeli nie może być o swoim koszcie, przystać do posła albo do panięcia którego, byleby przecie być na jednym i na drugim sejmie. Albo też choćbyś już był żołnierzem, to podczas hibernowego stanowiska, jechać na sejm z Hetmanem albo z rotmistrzem swoim, jako miaczynił ja czynił kilka razy. A przecie koniecznie być, nie omieszkiwać sesji, diligentissime słuchać. A skoro już na górę poselska izba pójdzie... Gdzie to czasem bywają konsultacje, to wołają ustępujcie, kto nie poseł. To starać się o znajomość u którego z marszałków. Choćby u jednego, jaką ja czynił, żem przy instancyjach wielkich ludzi kłaniał się o to, żeby mię z izby nigdy nie wyrugowano, gdyż Ea intentione przyjechałem tu umyślnie, abym też mógł Inhak palestra cokolwiek im imbibere. Sekretu żadnego nie wydam. To bywało marszałek. Bardzo dobrze chwalę szlachecką indolem. To jak już wyganiano z izby, to ja marszałkowi tylko m się pokłonił, a drudzy, na łbie utykając, za drzwi wychodzili, komu się czasem i po karku laską dostało, to się kompani dziwowali. Co ty masz za szczęście? Jam się skrył za piec, a musiałem ustąpić. A tyś się osiedział. Ale nie wiedzą, co się dzieje, żem sobie wyjednał. Tom tak słuchał diligentissime, że się i jeść nie zachciało. A kiedy owo na dokończeniu Sejmu po całej nocy siadają, to też i ja siedziałem. Powiadam tedy każdemu, że wszystkie na świecie publiki cień to jest przeciwko Sejmom. Nauczysz się polityki, nauczysz się prawa, nauczysz się tego, o czym w szkołach, jako żyw, nie słyszałeś. Życzę tedy każdemu czynić tak. Sejmowali tedy przez całą zimę z wielkim kosztem, z wielkim hałasem, a po staremu nic dobrego nie usejmowali, tylko większą, przeciwko sobie zawziętość i egzacerbacyją. Po wielkiej nocy w poniedziałek były przenosiny pana Krasińskiego, syna podskarbiego koronnego, który się ożenił z Chodkiewiczówną do pałacu pana Koniuszego Koronnego Lubomirskiego. Był król na nich. Zachorowała królowa bardzo, bo i poście jeszcze chorowała. Dają znać królowi, że królowa jejmość bardzo się ma niedobrze. Król wesoły podpił, rzecze nie będzie jej nic. Przychodzą znowu, że królowa jejmość kona. Król pokojowego w gębę nie powiadaj mi plotek, kiedy ja wesół. Stało nas z żołnierzów i dworskich ludzi kupa wielka przy królu, kiedy się to działo, widzieli i słyszeli słowa. Poczęli szemrać między sobą. To by ten pan rad też już pozbył tego mola, który mu głowę suszy. A ono tak właśnie było w rzeczy samej. Król był wesół, tańcował całą noc. Jakoż rzadko on się zasmucił, i w szczęściu i w nieszczęściu zawsze jednakowy był. Na podskarbiego wołał Inhek Werba. gospodarzu, czyń przynukę żołnierzom, bądź im rad, niech pamiętają twoją ochotę. Nas animował: pijcie u skąpca. Pili tedy na fantazję, tańcowali, weseli byli. Królowa Ludwika tedy, pani uwzięta i swojej fantazji mocno dopinająca, widząc, że nie tak jej rzeczy idą, jako sobie obiecowała in elekcjone Francuza, koszt na to wielki wydawszy, skarb swój wyniszczyła, zdrowia przy owych pracach i turbacyjach nadwerężyła, siadając za kratką w senatorskiej izbie po całym dniu i nocy, żeby widziała i słyszała, jako też stawają ci, którzy gębę swoją do promowania fakcji najęli, wpadła w aprensyją, zachorowała jakoś po białej niedzieli, przez wielką niedzielę ledwie przyżyła, a potem i umarła. Przez której zeście wielki filar Francuzom upadł, a tym, którzy temu kontradykowali, przybyło fantazji jej. Zaraz też kondeuszowa promocja poczęła upadać. Ci, którzy to pleń z Bukcji spromowali i ten ślepy zawiódł się na swojej imprezie i tak jak królowa śmierć podjął, a Pan Bóg obrócił wszystko, jako się Jego świętej zdało woli. Ad eventum jednak belli civilis obróciwszy pióro, jako z początku, tak i do końca Pan Bóg przy niewinności stawał. Wyszły wojska w pole, ustępował Lubomirski jako panu, jako królowi, ale się przecie bronił, kiedy bardzo nacierano. My też gonili, kiedy przed nami uciekano. Na Montwach zeszły się wojska. Dystancy jej od siebie było przez przeprawę więcej niż Limila. Nazajutrz kazał król przeprawiać się na tamte strony. Przeprawili dragonie, konnego wojska część, Litwa już mieli się przeprawiać, aż tu leci kommonik Lubomirskiego, już nie z prawą, nie chorągwiami, ale tak modą tatarską. Wsiędą zrazu na chorągwie nasze, rozumiejąc, że Litwa. Zewrą się zrazu potężnie, poczną z koni gęsto lecieć, aż dopiero poznawszy się, tu jeden brat, tu drugi, tu syn, tu ojciec, dali sobie pokój. Wszystką potęgą sunął w prawe skrzydło, gdzie stali dragonie i kozacy pod regimentem pułkownika Chopa. Tam dopiero wytrzymawszy ogień, jak wzięli na szable, jak tną, tak tną. Tu z za przeprawy dają ognia z armaty. Nic to nie przeszkodziło. Półtora godzin nie wyszło, jak wycięto owych ludzi. Oficerów naginęło znacznych, a nade wszystko owi ludzie zacni regiment Czarnieckiego. Kawalerowie tacy, żołnierze dawni, którzy w Danii jej, w moskiewskich, w kozackich, w węgierskich okazyjach dokazywali mirabilia i bywali zawsze nieprzełamani, na domowej wojnie wszyscy zginęli. Których nie tylko król, ale i wszystko żałowało wojsko, osobliwie z naszej dywizy jej, cośmy na ich odwagi patrzali. Pan Bóg też na nas za nasze niezgody dopuścił, że nam odebrał florem kawalerów dobrych, Którzy wytrzymowali zawsze molem, nieprzyjaciół naszych. Była to ta potrzeba wielce in konfuzo, W owym pomieszaniu, gdzie trudno było discernere, kto nieprzyjaciel i kogo uderzyć, jeździli między sobą, a nie znali się. Który którego napadł, to się wprzód pytali, ty z którego wojska, ty też z którego. Jeżeli contrari, to bijmy się, jedź do diabła, jedź też ty do dwóch. To sobie dali pokój. A jeżeli znajomy na znajomego napadł, to się rozjechali powitawszy. Bo było to co jeden brat przy królu, a drugi przy Lubomirskim. Ojciec tam, syn tu, to nie wiedzieć, jako się było bić. Prawda, że oni mieli znaki, lewe ręce chustką wiązane, aleśmy tego nierychło postrzegli. Ja też, skoro poczęto bardzo golić, przewiązałem też sobie rękę nad łokciem i nie bardzo od nich stronie. Poznali mnie z daleka. A nasz czy nie nasz? Podniosę rękę z chustką i mówię, wasz. Aż rzeczę, o Francie, nie nasz, jedź sobie albo przedaj się do nas. Ale po wszystkiej okazji jej przyjechał z boku towarzysz z tamtego wojska, a Czop, pułkownik kozacki, stoi na koniu, nie strzeże się go, rozumiejąc, że swój. Po malusieńku człapią przyjechawszy do niego, strzelił mu w ucho z pistoletu i zabił. To to taka wojna zdradliwa, kiedy to tenże strój, taż moda. Bogdaj do tego w naszej Polsce więcej nie przychodziło. Wyjadę za przeprawę do naszych szyków, aż król stoi. Obstąpili go, a on ręce łami, turbuje się. Już też w ten czas szczerze był frasobliwy. Posłał do Lubomirskiego, żeby mu dał pole kawalerską wstępnym bojem, nie tak urywczą jako wilk. Odpowiedział... Nie moja rzecz panu swemu dawać pole wstępnym bojem, ale tylko jako ukrzywdzonemu bronić się jako mogąc. Tej krwie niewinnej, którą opłakiwać muszę, nie ja okazują, ale sam król jegomość, a ci dobrzy konsyliarze, co do tego przywiedli, żeby zgubili ojczyznę matkę. Ale jednak propter bonum rei publice pozwalam na palczyński traktat exclusis non nullis. Króla przeproszę lubom nie gniewał i pokuty gotów się podjąć, byle nie była szkodliwa mojej i mego domu reputacyjej. I tak właśnie jaką już napisał tym trybem jako Mazur mówi: Ej siedz, się pęknęcią. Znowu nam począł uciekać, a my znowu gonić dokoła po polszcze. A wioski trzeszczą, ubodzy ludzie płaczą, biskupi, senatorowie królowi perswadują, żeby się użalił ojczyzny. Widząc, że to znać Bogu się nie podoba, kiedy szczęścia nie masz. Wysadzono tedy komisarzów, wkroczono w traktat, ale po staremu te rzeczy robiono, goniąc się, aż dopiero dla dokończenia stanął król obozem pod łęgonicami w województwie rawskim. Tam komisarze Lubomirskiego przyjechali do naszego obozu pod łęgonice i tam dopiero postanowione kondycje i podpisane ap utrinque. Jednak magnomotu ludzi wielkich, ad hum actum zgromadzonych, senatorów i różnych ludzi godnych który traktat niżeli opisze, wrócę się jeszcze trochę do tej materyjej o tej nieszczęsnej montewskiej wojnie już namienionej. Nazajutrz po tej wojnie nieszczęsnej poszedłem do namiotów królewskich i stojemy, gadamy różnie, aż król wyszedł z tego namiotu, który nazywali gabinetem. Skłoniliśmy się tedy wszyscy jako Panu, aż on do mnie rzecze, Nie masz twego rotmistrza, byłoby tu wszystko inaczej. Ja odpowiem Miłościwy Panie, gdyby go nam był Bóg nie brał, nie tylko do tej nieszczęśliwości i tak niewinnego krwi rozlania, ale i do podniesienia szabel na karki swoje nie przyszłoby było Polakom. Rzuciły się łzy z oczu w królowi. Właśnie jak kiedy kto groch spuszcza ziarno poziarnie. Wrócił się nazad skąd wyszedł, a ksiądz Wojnat już ubrany stał z godzinę, czekając go zemszą, niżeli wyszedł. I pacierza nic nie mówił przez całą mszą, tylko klęczał na wezgłówku aksamitnym, a wzdychał. Żal mu było owych ludzi zginionych, morsum konstientie miał, a prócz tego konfuzyja sama i ohyda wszystkich jego zamysłów uczyniła wielką ujmę królewskiej powadze. Widział pan, że przewrotnych, złych konsyliarzów, rada zły mu też Ewent, jego zawziętych przyniosła intencji, co musiało go bardzo konfundować i bardziej niżeli wszystkie insze wojny i nieszczęśliwości, to go do desperacyjej, a potem i do abdykacyjej przywiodło. Bo mawiał często, już więcej wolnej głowy mieć nie mogę, aż się kapturem nakryje. Kogo tylko zobaczył z żołnierzów Czarnieckiego... Zaraz go wspominał cum suspiriis Jakoż był też to człowiek intogaet, sago i senator zacny, prawdę mówiący, żołnierz nieszanowny w okazyjach i wódz szczęśliwy, żałował go król i wojsko wszystko. Etiam ci sami, co z nim emulowali i zazdrościli mu sławy. I do tej wojny domowej i krwie rozlania nie przyszłoby było z wielu racji, et Potissimum żeby się był lubomirski na króla nie porwał, ale samą tylko narabiał submisyją. Ale jak go Pan Bóg wziął, zaraz się wszystko zamieszało i w Ukrainie, i w Polsce. Zjawną jawną przeciwko samemu Bogu każdy taki wyuzdałby się niewdzięcznością, kto by między innymi dobroczynnymi faworami, tego też z osobliwym dziękczynieniem, nie miał przyjmować charizma, kiedy na zaszczyt takiego Bóg wzbudzi kawalera, za którego głową utrapiona in utramkweaurem aurem może się przesypiać ojczyzna i swojej, na którą przez wiele set lat pracowicie robiła zażywać swobody. Szczyciła się swym emiliuszem italia, że za całość jej zastawiając się odważnie na placu został od penów porażony. Z słońcem zrównała Grecja sławę protezylea swego, że podobnym jako i tamten sposobem, nie żałując krwie i zdrowia swego, zabity został od wojska frygijskiego. Czymże najbardziej my za naszego Bogu mamy dziękować Czarnieckiego, któremu we wszystkich okazjach tak łaskawej użyczył protekcji jej, że go z ciężkich terminów swoją zawsze dźwigał ręką, wielkie i znaczne, choć w małej garści wojska, nad nieprzyjacielem dając mu wiktoryję, a nad to, że go śmiertelnego zachował szwanku, kiedy plenus dierum placida morte z tego powołany świata. Niech czyje herbowne za pospolitą zostawiają się miecze. Niech ostre nieprzyjacielowi dają odpór kopie. Niech czułe lwy strzegą ojczyzny. Niech pilnują topory limites justitie. Niech depcą hardość rebelizantów podkowy. Herbowna twoja nawa więcej meruit światu, niżeli owa króla Jazonowi złote skolchidy przyniosła runo. Ojczyzna nasza szczęśliwszego od epaminondów i scypionów wodza, bitniejszego i odważniejszego od Hektorów wojennika, Aleksandrom równającego się triumfatora kondigne, nie odżałuje. Niech będzie z Kaukazu krzemieniste serce i rodopejskiej twardością równające się skale, kto na jego wojenne zapatrował się czyny, niepodobna aby teraz na wdzięczną jego nie miał zapłakać rekordacyją. Ja przyznam się, że bez mała zawziętej na waledykuję szarżej, którą adwite tempora pod dobrym wodzem kontynuować propozueram bo nauczywszy się zwyciężać, ciężki by to był termin być zwyciężanym. Nauczywszy się z młodości zawsze gonić, przykroć by to na starość było uciekać. A za straceniem dobrego wodza, za odmianą regimentarza zwykła się już i szczęśliwość mienić, jako już mamy próbę onego niezwyciężonego regimentu, który tak okrutne wytrzymując ognie, tak wielkie wygrawając okazyje, Teraz na domowej wojnie jako bańka na wodzie zginął. Siła nas będzie takich, i podobno rzadko kto się z jego palestry obierze, kto by nie wolał Bellonie abdykować, do Cerery się aplikować, etc. Miłaż to jest wojna pod dobrym wodzem, by najcięższe ponosić pracy i przykrości. Niestraszne rzeczy są ochotnemu sercu przez ognie i miecze. Przez srogie syrtes, scylle i charybdy, za dobrym przywojcą piąć się ad metam dobrej sławy. Przez to ma wola wielką u świata reputacją, że z swojej własnej czynił sprawiedliwość ręki o to, że ojczystego nieprzyjaciela niedoskonałym umiarkowała sztychem. Umiał ten wódz tak swoją akomodować rękę, że nigdy na karanie nie zarobiła, bo rzadko temu nieprzyjacielowi na zdrowie wyszło, którego ona swoim dosięgła żelazem. Już przeminęły to sekula, jako Cynegirus na owe zarobił sobie sławę, która i teraz w częstym jest u ludzi w wspominaniu, że nieprzyjacielską zębami chwytał nawę. Nierówno świeższe tego zacnego rycerza widzi świat Merita, kiedy nieprzyjacielskie tela ore odbierając intrepido Wystrzelone podniebienie srebrną do śmierci szpontował blachą, bo inaczej, kiedy mu ją do przemywania wyjęto, słowa jednego przemówić nie mógł. O Boże, siłaż by na to papieru wyszło, kto by Czarnieckiego z młodych zaraz lat odwagi kawalerskiej chciał wyterminować dzieła należycie. Czegom się sam oczyma swymi napatrzył, a o młodszych za jego latach od starych nasłuchałem się żołnierzów, że to i kilka razy na dzień temu polskiemu hektorowi zginąć było trzeba. Bo jako bitnego syna Gradywa zaraz z młodu nie jako pary z delikatnym złotym, ale marsowym twardym skronie zdobił szyszakiem, nie w syryjskim jedwabiu albo w sydońskiej purpurze, ale w hartownym pancerzu swoje miał upodobanie. Nie śmierć jego, ale on ochotnie zawsze szukał śmierci, słuchając w tym perswazyje i seneki. Ponieważ nie ma pewności, w którym miejscu śmierć ciebie czeka, ty jej oczekuj w każdym miejscu. Szukał jej z młodych zaraz lat w czeskich, niemieckich prowincjach, urodzonego swego brata chorągiew nosząc. Szukał jej w tatarskich, w wołoskich, multańskich, węgierskich, kozackich, moskiewskich, szwedzkich, pruskich, duńskich, olzackich państwach i za Dnieprem i za Wołgą, i za Odrą i za Elbą i za morzem ochotnie wszędzie za całość ojczyzny swoje ofiarując zdrowie. A przecie śmierć nie porwie się na tego, kogo Bóg w swojej konserwuje protekcyj do dalszej majestatu boskiego swego i ojczyzny usługi. Samę tylko szwedzką wojnę wziąwszy przed oczy, jako ją propria virtute et consilio utrzymał, kiedy w owych zdesperowanych okazyjach na imię króla, pana swego, w małej garści wojska pokazał się nieprzyjacielowi na oko, ojczyźnie już konającej stał się pożądanym bezoardem i szczęśliwie ad obedientiam panu przywrócił. tyran na szwedzkiego z ojczyzny wygnał, i jeszcze go za morzem w jego domu szukał. Nóż moskiewskie ekspedycyje. Nie piszę o nich, bo to nie kronika, ale tylko dukt życia mego. Mogę jednak temu zacnemu wodzowi owe aplikować słowa. Twój tak świetny przykład trwałej wieków pamięci przekazany w górę pomiędzy gwiazdy skrzydlata sława niesie. Z których swoich nigdy się on nie wynosił czynów, ale te łaski Bogu i rządcy swemu nim bardziej przypisował, tym bardziej od Boga pomyślnych odbierał szczęśliwości. Sławna jest Achillesowa siła, ale piszą, że go tetys w takich kąpała wódkach, żeby mu żadne nie szkodziły choręże. Opisują Hektora historię, że inne ojczyzny swojej, Rzeczypospolitej Trojańskiej, tak potężnie stawał i zwyciężał. Nie może się Rzym wychwalić męstwa scypionowego, że Inrem Rzeczypospolitej zawojował Afrykę. Ale to w ten czas było, kiedy żołnierze kamykami do siebie ciskali. Teraz zaś i tym samym sławnym naomczas wodzą, gdyby powstali z martwych, podobno by się przykrzejsza widziała Bellandi maniera, kiedy to z kilkudziesiąt tysięcy samopałów zakurzą kurzą pod nos, kiedy to z kartanu jako cebrzyk kula zapruszy oko, że choć i diabeł sam choć jest kuriozus nie ma czasu jako zwykł pokazać się człowiekowi przy śmierci kiedy to owe petardy one bomby owe kartacze i tak wiele innych na zgubę mizernego człowieka wymyślnych sztuk lata podobno by i tamci sławni rycerze z teraźniejszym nie zrównali kochany nasz wódz już z tymi wszystkimi rozumiał się inwencjami umiał zawsze wincerę umiał victoria uti Wojska nigdy nie stracił, umiał je konserwować, a choć też czasem i nadwerężył, umiał je restaurować i chlebem nakarmił. Już wtedy złote lata twardym przedziergnęły się żelazem, kiedy dom radości i nadzieje naszej w gorzkie obrócił się nam włzy, takiego pozbywszy hetmana i senatora. Powiadają, optimum est memorabilem mori aliquo opere virtutis. Aleć imię wodza naszego żyje, ozdobą światu, cnocie i wieczności, lubo zapłacił dług śmiertelności. Omnium animi sunt immortales sed bonorum fortium divini. Zbyliśmy kawalera, jakiego podobno nie zaraz obaczy Polska. Płacze Polska senatora Mars Hektora, wdzięczna tylko imienia jego w sercach naszych została rekordacja i pochwała. Deceteos laudare defunctos, quires arduas, preklarasque fecerunt. Przystoi sławić po śmierci takich, którzy rzeczy trudnych i świetnych dokonali. Ale zagonione za sławą czarnieckiego pióro wracam nazad do łęgońskiego traktatu, który stanął taki. Deklaracja łaski jego królewskiej mości tak obywatelom województw krakowskiego, poznańskiego, sandomirskiego, kaliskiego, sieradzkiego, łęczyckiego in unum zgromadzonych, jako też urodzonemu Jerzemu Lubomirskiemu na Wiśniczu i Jarosławiu hrabi, dana przez przewielebnych, wielmożnych i urodzonych Andrzeja Trzebickiego, biskupa krakowskiego, Mikołaja na Prażmowie Prażmowskiego, nominata arcybiskupa gnieźnieńskiego, łódzkiego... Kanclerza Wielkiego Koronnego Tomasza Leżeńskiego, biskupa Chełmskiego, Stanisława Potockiego, wojewodę krakowskiego, Michała Stanisławskiego, wojewodę kijowskiego, Krzysztofa Żegockiego i Nowrocławskiego wojewodę, Stanisława Jabłonowskiego, wojewodę ruskiego, Michała Kazimierza Paca, wojewodę smoleńskiego, Hetmana Polnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ludwika Aleksandra Niezabitowskiego, Sandeckiego Piotra Przyjemskiego, Śrzemskiego Stanisława Jaskulskiego, Santockiego Marcina Zrudek, Jarzynę Sochaczewskiego kasztelanów Jana Sobieskiego, marszałka koronnego i Hetmana Polnego koronnego Krzysztofa Paca, kanclerza Wielkiego Księstwa Litewskiego Jana Branickiego, marszałka nadwornego Wacława Leszczyńskiego, krajczego koronnego Jana Gnińskiego Podkomorzego Pomorskiego, Jana Szumowskiego Starosta Opoczyńskiego, komisarzów jego królewskiej mości imieniem zawarta roku pańskiego 1666. Chcąc i tego usilnie pragnąc, jego królewska mość, aby dawna i z kluby swej wypadła, wróciła się i wkorzeniła tak jego królewskiej mości ku wiernym poddanym swoim, jako też i u poddanych wzajemnie naprzeciwko jego królewskiej mości miłość i podufałość, umyślił jego królewska mość z szczerego chrześcijańskiego serca wszystkie przeciwko majestatowi swemu do dnia dzisiejszego urazy odpuścić. Jakoż one miłościwie odpuszcza i dobru tej ojczyzny daruje, wieczną amnestyją, albo raczej niepamięcią pokryć chce i pokrywa. Tenże swój ojcowski umysł przez prawa na blisko przyszłym Sejmie wykonać chce i jest gotów amnestyją, która to generalna i ogólna ma być i tak doskonała, jakoby wszystko w sobie zawierała, cokolwiek ab utrinque pretensionum wynikać mogło i do gruntownego uspokojenia należało. Do czego, żeby z tego miejsca sposób się podał do doskonałego napisania i złożenia tych, naznacza jego królewska mość przewielebnych, wielebnych i urodzonych komisarzów swoich, według których konceptu tu napisana na blisko przyszłym sejmie in volumen legum wpisana być ma i od stanów wszystkich przyjęta. Tak jego królewska mość starania przyłoży, jako też i województwa posłom od powiatów i ziem wyprawionym proserio przez artykuły sejmikowe zlecić submitują się. Tęż łaskawość swoją ojcowską wiernym poddanym swoim wyświadczyć usiłując, te, które słuszne ich prośby uznał, do nich się przychylając, taką na nie swoją dać raczył przez przewielebnych, wielebnych i urodzonych komisarzów swych deklaracyją. Naprzód, po rozwiązanym według niżej opisanego sposobu związku et post impletas condiciones, w tej deklaracyjnej swojej wyrażonych wojska swoje, tak koronne, jako i wielkiego księstwa litewskiego, do granic na zaszczyt ojczyzny wyprawi jego królewska mość. Prezydia, wyjąwszy te, których miejsca same potrzebować będą, na których osiadłą szlachtę osadzać obiecuje, sfortec sprowadzi i krzywdy, jeżeli są jakie, poczynione przez komendantów, przy komisarzach swych uznać i nagrodzić mynnic obu dwu tak tynfowej srebrnej w koronie, jako i szelężnej w wielkim księstwie litewskim do początku sejmu blisko przyszłego, który ultimis diebus octobris excepto legali impendimento złożyć ma wolą, zawarcie odkłada, ażeby ad justum valorem też monety redukowane były, rationes cum republica inibit. Rozbieranie wojsk na płace w województwa na przyszłe sejmiki przedsejmowe przykładem pierwszych instrukcji podać rozkaże Jego Królewska Mość i w propozycjach na Sejm zaleci. Co i przewielebni, wielebni i urodzeni komisarze wspólnie z województwy promowebunt. Dlaczego wielmożni hetmani koronni przed decyzyją z Sejmu z rozdaniem hibernorum zatrzymają się i na werbunki patentów wydawać nie będą pod obowiązkiem prezentis contractus? Rotmistrzów zaś szlachtę osiadłą w województwie i z ziem podawać będą jego królewskiej mości za rekomendacją województw swoich. Prawa le crimine lese majestatis, w czym się będzie zdało Rzeczypospolitej poprawić jego królewska mość, pozwala. Pozwala także jego królewska mość, aby na Sejmie przyszłym kondemnaty w Trybunałach, tak w Koronie, w Piotrkowie i Lublinie, jako i w Wielkim Księstwie Litewskim, na kimkolwiek, także na wojskowych non obstante legalitate teraźniejszego zgromadzenia otrzymane, lege publica były derogovane causis principalitatis in integrum restitutis. To to tak dla uspokojenia wspólnej Ojczyźnie Panów swoich wyświadczywszy, żeby wzajem od pomienionych obywateli tąż miłością, którą zawsze te narody ku Panom swoim słynęły, został ubezpieczony i upewniony Jego królewska mość, jako wszystkie swoje dobro tej ojczyzny darować raczył urazy, tak miłościwie do przeproszenia swego wszystkich zgromadzonych urzędników i deputatów przypuścić ma. Przypuszcza do tegoż przeproszenia i urodzonego Jerzego Lubomirskiego, jako tego, który odstąpiwszy wszystkich pretensji swoich na łaskę się jego królewskiej mości przez województwa pomienione, wojsko związkowe całe zdał i odtąd wstatecznej przeciwko jego królewskiej mości wierności zostawać przyrzeka i w posłuszeństwie jego królewskiej mości i którego wspomniona amnestyja okrywa. A to przepraszanie uczynić będzie powinien publice na ten czas, gdy mu królewska mość miejsce naznaczy, oraz z którymi temuż urodzonemu Lubomirskiemu, jakiekolwiek zachodziły simultates, reconciliabitur. Także z urodzonym Lubomirskim przeproszeniem venerabund jego królewskiej mości urodzeni synowie i wszyscy adherenci, których także amnestyja okrywać ma. Ekstra patriam, albo tam, gdzie wola Jego królewskiej mości będzie, do czasu przez Jego królewską mość zamierzonego wyjechać i tam pacyfice zostawać ma, co sobie jako i inne dobroczynności do dalszego wyświadczenia temuż urodzonemu Lubomirskiemu, jego królewska mość w mocy swojej zostawuje. Tęż łaskawość swoją Jego Królewska Mość wyświadczając wojsku, w związku będącemu jako tylko związku się wyrzekną, spiski wszelakie tak między samymi, jako też urodzonym Lubomirskim i urodzonymi obywatelami województw annihilują, do przeproszenia przez starczyznę dopuścić obiecuje. A oni do wypełnienia tego wszystkiego równo z obywatelami województw przysięgą się obowiążą. Amnestyja zaś i od wyliczenia ćwierci trzech sekuritas, żeby temuż wojsku żadnej wątpliwości nie czyniła, nie będą powinni wielmożni hetmani koronni chorągwi żadnych zwijać w służbie Rzeczypospolitej zostających. Póty, pukos Sejmu da Pan Bóg przyszłego amnestyja dana i zapłata na województwa podzielona nie będzie. Jako jednak wojsko wszystko pod władzą wielmożnych hetmanów swoich iść ex nunc po przeproszeniu jego królewskiej mości obowiązuje się, tak chorągwie wszystkie dorotmistrzów i pułkowników swoich, w tenże czas powrócić powinne będą. Miejsce zaś czekania wojsku wszystkiemu, już pod posłuszeństwo złączonemu, do wyliczenia trzech ćwierci od województw asekurowanych, których płaca z sejmików, die augusti złożonych, na dzień piętnastego miesiąca września wystawiona być powinna, w decyzji jej jego królewskiej mości i w dyspozycji jej wielmożnych hetmanów zostawać ma przed których odebraniem ruszać ich z naznaczonego miejsca do prac wojennych nie będą excepto casu urgentis necessitatis, a deputatów swych do wyliczenia przerzeczonych ćwierci za asygnacjami skarbowymi do województw ex nunc zostawią, ostatek zapłaty za ćwierci, które wojsko likwiduje, do otrzymania sejmowego jego królewskiej mości zostawuje. Dezyderyja insze, ponieważ nie mogą aż z sejmu satysfakcyjej jej odnieść, tam je jego królewska mość odsyła cum toto to negotio. Amnestyja generalna Nie mając nic po życiu swym milszego nad miłość poddanych naszych i ich przeciwko nam uprzejmą podufałość, do której aby na czasy potomne wstrętu żadnego nie czyniły teraźniejsze mieszaniny z okazyjej jakiejkolwiek, do urazy naszej przyczyny. Wszystkie takowe niesmaki i urazy nasze wprzód powinności chrześcijańskiej, a potem dobru tej ojczyzny szczerze darujemy i one w wieczną niepamięć zarzucamy tak przeciwko wszystkim w społeczności, to jest obywatelom województw jako i wojsku koronnemu, i Wielkiego Księstwa Litewskiego, Polskiego i Cudzoziemskiego Zaciągu, wprzód in anno 1662 i teraz roku przeszłego pewnej części wojska koronnego, que pretextu et titulo skonfederowanemu. Jako też którymkolwiek prywatnym osobom w osobności osobliwie urodzonemu Jerzemu Lubomirskiemu, synom jego, sługom, adherentom i wszystkim, którzykolwiek kwowi z pretekstu wiązali się do niego i innym pomienionej wojskowej konfederacyjnej i którzy onych partes secuti, nad tymi wszystkimi nikogo nie wyjmując, ale do każdego z tychże poddanych ojcowskim afektem się przychylając, na żadnych władzej i zwierzchności królewskiej, ani surowości praw z tych jakichkolwiek przyczyn zażywać nie będziemy. Owszem, wszystkich tych, którzy jakimkolwiek sposobem przez wszystek czas panowania naszego nas urażali, do łaski przyjmujemy. Do czci i dóbr wszystkich dziedzicznych, jeśli którekolwiek z komukolwiek lubo z okazji jej zewnętrznej mieszaniny były odjęte, przywracamy i pomienione jura kaduka auctoritate publika kasujemy i annihilujemy a żeby żadna na potem między stanami narodami i prywatnymi osobami nie została iskierka do wnętrznych rozruchów i niechęci Owszem, życzemy, aby się wróciła i wkorzeniła dawna i spoina miłość i jedność, tak z okazy jej sprawy urodzonego Lubomirskiego, jako i wszystkie innych terminów pretensyje, dyffidencyje i niezgody umarzamy wiecznymi czasy i perpetuum o nich silentium sub penis criminalibus zakładamy. Warujemy i asekurujemy przy tym pomienionym związku i konfederacji jej urodzonym marszałkom, substytutom, konsyliarzom, pułkownikom, oberszterom, oberszterlejtnantom, kapitanom i ich porucznikom i wszystkiemu rycerstwu nikogo nie ekscypując, wyjąwszy jednak tych, jeśli by się w którymkolwiek wojsku znajdowali, którzy wielmożnego niegdy Gosiewskiego pod skarbiego wielkiego księstwa litewskiego i hetmana polnego, śmierci i zabicia komplices są i na których kondemnaty stanęły, bo tych amnestyja wiecznymi czasy okrywać nie ma, iż nad wzwyż mianowanymi tak my, jak i Rzeczpospolita i żaden z hetmanów ani z prywatnych ludzi lub przez się lub przez subordinata z personas z duchownych i świeckich, tak koronnych jako i wielkiego księstwa litewskiego zemsty pretendować, ani żadnych do nich pretekstów szukać, ani do żadnych sądów z strony pomienionych domowych rozruchów i wojskowych kiedykolwiek uczynionych związków i konfederacji ani względem sum na ich ujęcie, i rozwiązanie erogowanych, żadnym sposobem do sądu pociągać nie będziemy. I owszem z chrześcijańskim sercem to wszystko, czym siękolwiek albo Rzeczpospolitą grawatam, albo kogo ex privatis rozumiemy, odpuszczamy, darujemy i dependentias wszystkie kasujemy. I kto by przeciwko pomienionym lubo wszystkim in generę lubo każdemu w osobności chciał co szkodliwego Molirii, że tego nie dopuścimy. Mocą Sejmu teraźniejszego warujemy im także wszelkie chlebów wybieranie, wojsk przechody, obozów stawianie i inne tym podobne przeciw prawu nad jurysdykcją swoje występki. Najazdów, mordów, gwałtów i innych wszelakich kryminałów amnestia teraźniejsza okrywać nie ma. Skrypta, lauda, protestacje, manifestacje, kwokumkwe titulo wydane, spiski od kogokolwiek przeciwko komukolwiek z okazji jej wnętrznej, między stanami niezgody i rozruchów domowych uczynione ab utrinque, kasujemy, eliminować z ksiąg wszelakich rozkazujemy, i annihilujemy, a że żadnego przeciwko komukolwiek uczynione i wzruszone są, czci i honorowi szkodzić nie mają, tąż powagą Sejmu teraźniejszego deklarujemy i perpetuum silentium zakładamy pod winami, contra calumniatores opisanymi. Pod tęż amnestyją wiecznymi czasy podpadają osoby, które by siękolwiek z Rzeczypospolitej uciągliwie do kogokolwiek udały. A jeżeli by kto z tych wszystkich okazji, które przed teraźniejszą amnestyją były i ona już wiecznie okrywa, lubo sam przez się, lubo przez kogo innego, klam aperte, directe vel indirecte, co nieprzyjaznego przeciwko osobom którymkolwiek, tak w koronie, jako i w wielkim księstwie litewskim zaczynał, albo czynił, albo co innoware chciał, takowy sub penas criminales podpadać będzie więc iż na zaszczyt dostojeństwa naszego przyszło nam wojska tak koronne jak i Wielkiego Księstwa Litewskiego w posłuszeństwie naszym i wodzów zostające w pole wyprowadzić z której przyczyny per necessitatem skupionych wojsk różnym osobom agrawacje stać się musiały wielkimi przechodami wtedy wielkim hetmanom koronnym jako i Wielkiego Księstwa Litewskiego i wojskom obojga narodów przez te czasy przy boku naszym zostawającym, ze wszech stanów zezwoleniem dajemy asekuracją taką, jaka niegdy dana była Janowi Zamojskiemu, kanclerzowi i hetmanowi wielkiemu koronnemu, którą subtitulo Asekuracja hetmanowi koronnemu in anno 1588 in toto recenzujemy która też asekuracja tak wielmożnemu niegdy Stefanowi Czarnieckiemu, wojewodzie i generałowi Kijowskiemu, Hetmanowi Polnemu Koronnemu, jako i wojsku tak polskiego, jako i cudzoziemskiego zaciągu, pod komendą tegoż pomienionego wojewody Kijowskiego podczas przeszłego związku in anno 1662 drugiego et tercio in obsequio jego królewskiej mości zostającemu et in opere belli w koronie i wielkim księstwie litewskim będącemu także i wojsku wielkiego księstwa litewskiego podczas wojny szwedzkiej kozackiej węgierskiej do korony wprowadzonemu i wszelkim regimentarzom pułkownikom koronnym i wielkiego księstwa litewskiego Jakiekolwiek komendy z ordynansów hetmańskich przedtem, potem i na ten czas mającym i wojsko prowadzącym służyć ma i onych okrywa. Okrywać jednak nie będzie tych, którzy podacie teraźniejszej deklaracyjnej łaski naszej szkody lub ciągnieniem lub stanowiskami czynić będą się ważyli. A że nie tylko protung przez niniejszą amnestyją Rzeczypospolitą uspokoić, ale i na potem do podobnych konfederacji i związków mieć chcemy bezpieczną, Tedy wszystkie dawniejsze konstytucje przeciwko związkom takowym i konfederacjom to jest Anni 1623, 1624 i teraz świeżo 1662 in legem perpetuam et irrevocabilem reasumujemy. Przydając, iż gdyby się na potem do takowych i tak podobnych związków, buntów i konfederacji kwę pretekstu uczynionych, ktokolwiek przystępować ważył i onych protegere i z nimi korespondere śmiał, takowym i takowemu żadna na potem amnestyja dana nie będzie i lubo by była od nich wyciśniona, żadnej wagi mieć nie będzie. Owszem, my i sukcesorowie nasi przeciw takowym gwałtownikom praw i pokoju pospolitego, wszystkimi siłami naszymi i Rzeczypospolitej w ostatku, gdyby tego potrzeba było, i pospolitym ruszeniem wystąpiemy et nullo clementie loco relicto, takowy bunt i kupę na zdrowiach, honorach i substancjach karać obowiązek sumnienia i prawa mniejszego na się bierzemy. Ażeby taż Deklaracja Jego Królewskiej Mości w tym traktacie zawarta, pewność swoją i wagę mieć mogła, tak przewielebni i urodzeni komisarze od Jego Królewskiej Mości wysadzeni, jako też urodzeni deputaci od wojska i z starczyzną swoją podpisują i pieczęciami utwierdzają i wzajemnie poprzysięgają. Forma juramentu komisarzom Jego Królewskiej Mości My, komisarze, przysięgamy Panu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, iż wszystkiego tego cokolwiek jest w teraźniejszym traktacie przez Deklarację Jego Królewskiej Mości, Pana naszego Miłościwego, a umowę Panów deputatów, województw, obywatelów i wojskowych zawarto, namówiono i postanowiono, tego wszystkiego Jego Królewska Mość Pan nasz Miłościwy dotrzyma i my dotrzymamy. Tak nam Panie Boże dopomóż i jego niewinna męka. Forma juramentu panów deputatów od obywatelów województw i wojskowych. My nomen nominandum przysięgamy Panu Bogu wszechmogącemu w Trójcy Świętej jedynemu iż wszystkiego tego cokolwiek postanowiono zawarto i umówiono jest w teraźniejszym traktacie tak ja sam jak i obywatele województwa w tym traktacie mianowani ci którzy są od wojska przydadzą i wojsko wszystko w związku znajdujące się dotrzymam i dotrzymają i przy tym stawać będziemy i będą tak mi panie boże dopomóż i jego męka niewinna reskrypt na króla jego mości. Wszem wobec i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, ku potomnej pamięci oznajmujemy, iż jako nic nie mamy w obowiązku naszym królewskim pożądańszego, jako konserwatjonem praw od nas i najjaśniejszych przodków naszych Rzeczypospolitej nadanych i zaprzysiężonych studere, Tak lubowolna elekcja tymże narodom wedle praw jest dostatecznie warowana tak, że żadnej wątpliwości w sobie nie mające. I nienaruszone ma zachowanie, chcąc jednak to osobliwe nasze studium, na poparcie i potwierdzenie w tejże wolnej elekcji jej praw napisanych od świątobliwych przodków naszych Domu Jagielońskiego nadanych. Jako ostatni ich potomek poświadczyć niniejszym skryptem też prawa stwierdzamy, nienaruszone mieć chcemy i obiecujemy, że zapanowania naszego mimowolną elekcją na królestwo polskie nikogo kwokwo kwo modo wsadzać nie dopuścimy. I owszem, przeciwko temu, który by tego attentować, ważył się jako hostem patrie procedemus, według dawnych i świeżych praw. Na co się dla lepszej wagi ręką własną podpisujemy i pieczęć koronną przycisnąć rozkazujemy. Po skończonym i podpisanym traktacie ruszyliśmy się spod Łęgonic ku Radomiu, bo też i Lubomirski był nad Wisłą. Przyszliśmy pod Jaroszyn. Tam dopiero naznaczono miejsce panu Lubomirskiemu do deprekacji jej i po przysiężenia postanowionego traktatu. Przyjechał tedy w kilkuset towarzystwa i starszyzny do obozu. Dwie tylko chorągwie pancerne królewskie stały w placowej straży, a insze było wojsko po swoich szałasach. Do namiotów jednak królewskich naschodziło się kompanii siła widzieć tę ceremonię. Skoro wszedł do namiotu, przemowę skończywszy, gdy już przysięgać miał, wraz wszystkie płoty u namiotów opuszczono, żeby wszyscy mogli widzieć. Po skończonej tedy owej ceremonii pojechał król do Warszawy a pan Lubomirski do janowca wybierać się to na egzilium za granicę jednak tam nieszczęśliwie wyjechał gdyż tam umarł we Wrocławiu ale umarł dobrowolnie na ból tylko głowy narzekając i tak mówiąc kto głową robi na głowę umierać musi tylko że to był zamieszał rzeczy pospolitą i dlatego jedni go żałowali Drudzy się cieszyli z jego upadku. Aleć potem i Hetman Wielki Potocki podziękował temu światu. Znać, że to królowa Ludwika jako primum caput tych wszystkich fakcji kondeuszowskich potrzebowała na wjazd swój do nieba asystencyjej, zaprosiła z sobą Hetmanów, a potem nie za długo i ślepego konsyliarza, a najwierniejszego swoich fakcji koadjutora a potem i inszych wielu powędrowali za królową, sprawić się na tamtym strasznym trybunale. Skończył się tedy ten rok z wielką mizeryją i uciążeniem nobilitatis i ubogiego poddaństwa, a oni się pogodzili między sobą in perpetuum silentium przed amnestią i już gęby nie śmiał nikt rozdziewić o krzywdy poczynione, ani się do prawa udawać bo zaraz oczy zarzucano amnestyją, że to już wszystko okrywać powinna. A czy nie lepszaż to rzecz była pogodzić się, nie rozlewając tak wiele krwi ludzkiej, nie pustosząc ubogiej ojczyzny? I moglibyśmy byli co dobrego zrobić z nieprzyjacielem koronnym, i wiosek byśmy byli nie spustoszyli, i ci ludzie, których ta wojna trawiła, przygodziliby się byli na inszą pospolitej potrzebę, a nade wszystko Boga byśmy byli nie rozgniewali. Rok Pański 1667 Przyjechałem do rodziców na całą zimę do Węgrzynowic. Tam konwersowałem często z panem Lipskim, wojewodą Rawskim i z panem Śladkowskim, kasztelanem Sochaczewskim. Tym obiema panom Bóg tak do mnie skłonił serce, że obadwa życzyli mię sobie postanowić w domu swoim. Wojewoda upodobał mię z jednej mowy na sejmiku Lekcjoni spodkomorzego i na jego samego wieździe na województwo, i znowu potem, kiedym kilka razy marszałkował na sejmikach. Stąd mi przyznawał jakąś aktywitatem i kochał mię bardzo. Bo przecie i w wojsku służąc, kiedy przyjechał do ojca, a sejmik nastąpił, nigdy nie omieszkałem go to przecie i przysłużyłem się komu i czasem kazali mi sobie marszałkować. I czasem mi się zdarzyła ta usługa, że się ludziom podobała. Z tej tedy racji jej miałem u nich obserwancyją. Na sejmiku przedsejmowym podczas amnestyjej pana Lubomirskiego in anno preterito marszałkowałem. W tym znowu roku także na przedsejmowym, który był 7 februarii w Rawie, marszałkowałem i koniecznie chcieli, żebym był i posłował. alem się wymówił, że mi ojciec denegował kosztu, który też był na tym sejmiku, a tam trzeba się było pokazać. Posłowie tedy Protung, Adam Nowomiejski, wiceinstygator koronny i Anzelm Piekarski, cześnikrawski, Krawski, którym dałem instrukcję z artykułami dosyć ostrożnymi i do materii jej sejmu tego dosyć należącymi taką instrukcja ich mościom panom posłom Ziemie Rawskiej, jego mości panu Adamowi Nowomiejskiemu, wiceinstygatorowi koronnemu, sędziemu Grockiemu Rawskiemu i jego mości panu Anzelmowi Piekarskiemu, Cześnikowi Rawskiemu, zgodnie obranym na sejm sześcioniedzielny z rycerskiego Dana. Wszystkiemu jawno to światu, jak ubolewać cała ojczyzna musi, wziąwszy przed oczy, w jak ciężkie przez nierzyczliwe malevolorum conatus zachodzi labirynty, gdy w tak niebezpiecznym zostawująca paroksyzmie miasto pociechy niewdzięczność i żadnej w obronie swojej przez rozerwane sejmy nie odnosi nadzieje. Co, że jest z nieznośnym jego królewskiej mości, pana naszego miłościwego żalem, przyznać to każdy musi, uważywszy z jak wielkim niewczasem swoim, jako pan dobrotliwy około tego pracował, żeby był po trzech zerwanych sejmach ten przynajmniej czwarty, do szczęśliwego przyprowadził efektu i upadającej mógł dekstram porrigere ojczyźnie lecz w tym terminie przez zazdrościwej fortuny adversitates nie przyszło jego królewskiej mości, panu naszemu miłościwemu, swojej przeciwko tej ojczyźnie wyświadczyć propensyjej, któż nie przyzna jego królewskiej mości około dobra pospolitego pieczołowania, Widząc, jak niewymowny, mimo się puściwszy żal, znacznej z uszczerbkiem zdrowia swego nie uważając fatygi i niewczasów, szczególną przed oczami mając kuram boni publici, sejm piąty po rozerwanych czterech Stanom Rzeczypospolitej składa, chcąc, żeby na pewnym collocare republikam fundamencie, i przez wczesne konsilia jako najpierwszą periklitanti patrie prowidować obronę. Coże z dobrotliwej Jego królewskiej mości, Pana naszego miłościwego z Katurisa, zalecamy to ich mościom, Panom posłom naszym, żeby naprzód szczerą naszą poddańską poniesionego żalu i fatygi Jego królewskiej mości, Pana naszego miłościwego, opowiedziawszy kondolencyją afortunnego w długie lata Jego królewskiej mości, powinszowawszy panowania powinne nominę całego koła naszego za ojcowskie bonum tej ojczyzny pieczołowanie uczynili dzięki. 1. A że przez częste, a nie na żadnym prawnym zasadzające się fundamencie kontradykcje Sejmy się rozrywają. Co że jest cum i publice detrimento Dlatego zlecamy to ich mościom, panom posłom naszym, żeby ante omnia wynaleźli modum konkludendi sejmów, certalegę ograniczywszy, żebyśmy tandem aliquando szczęśliwie skończonych mogli się doczekać konsultacji. Dwa. Potem mają upraszać panowie posłowie nasi króla jego mości, aby traktat Łęgoński, który najgruntowniejszym jest domowego uspokojenia fundamentem, zaraz post absoluta wota ich mości panów senatorów był aprobowany, in quantum, by by się jednak izbie poselskiej wszystkie zdały kondycje. 3 a że in tanto rei publice passu nic potrzebniejszego być nie widzimy nad ukontentowanie wojska które infidem rei publice w borgowej zostawając w służbie tak wiele u Rzeczypospolitej pretenduje sobie zasług którymże Rzeczypospolita, a zwłaszcza województwo nasze, propter visibilem desolationem ordynaryjnymi podatkami sufficere nie może, ich mość panowie dla prędszego długów wypłacenia te podadzą sposoby. Cztery. Naprzód, aby ich mość panowie pułkownicy, rotmistrze, oberszterowie, oberszterlejtmanci, kapitani, porucznicy, towarzystwa i insi oficerowie, którzy mają bona regalia po likwidacji jej przez skarb uczynionej, jak wiele mają u Rzeczypospolitej zasług, do pewnego czasu poczekali. A ta suma propter meliorem certitudinem zapłacenia, żeby im na tychże dobrach asekurowana była. 5. Drugi sposób na zaciągnienie pieniędzy na tak nagłą Rzeczypospolitej potrzebę proponent panowie posłowie, żeby klenodia regnicum scitu jednak izby poselskiej zregistrowane do pewnego czasu zastawić. 6. Prosić będą ich mość panowie posłowie, nasi ich mościów księży biskupów, opatów, proboszczów, żeby pokazawszy się filii z tej ojczyźnie, inkujus sinu urodzeni, wychowani i znacznymi kondekorowani są godnościami, a na ostatek, że całej Rzeczypospolitej na zgubę agitur raczyli charitativum wyświadczyć subsydium, a ponieważ też intraty swoje nie skąd inąd tylko a republika mają, żeby ich dla tejże nie żałowali. Siedem. Ci kupcy, co różne towary, likwory i inne rzeczy dla zysku do Polski przywożą, także cła, donatywy kupieckie, pogłowne żydowskie i inne podatki infructum rej publice pobierane, aby im duplo płacone były, ponieważ też wszystkich rzeczy pretja w codziennym są inkremencie. Osiem. Niemniej też i ten sposób zda się nam być potrzebny, lubo to z ciężkim każdemu synowi ojczyzny wspominać przychodzi żalem, żeby po tych żołnierzach, którzy w różnych przedtem okazjach dobrze wyprobowaną ojczyźnie reprezentowawszy cnotę, na domowej, żal się Boże, pod mątwami poginęli w wojnie, panowie oficjerowie zasług nie brali, ale sedant in commodum rei publice, a zwłaszcza plebejorum. 9 i oto się też mają serio domówić ich mość panowie posłowie żeby te pieniądze które zostały po zawarciu mynnice wszystkie wrócone były na zapłatę wojsku 10. zawsze to zwyczaj że godny proceder godną a zły złą zwykł się nagradzać zapłatą że tedy jest wiele chorągwi takich które za ordynansem jegomości pana wojewody krakowskiego nie poszły pod pana machowskiego regiment Słuszna rzecz, żeby od zasług swoich odsądzoni byli. Bo gdyby non intanta paucitate, a to wojsko było, mogłaby była nie paść na te tam chorągwie taka klęska. Jedenaście a że w nagłej potrzebie różnych szukać należy sposobów i lubo by się nam na mniej potrzebny widział, żeby in fidem rei publice wziąć pieniędzy u różnych osób za różnymi asekuracjami i inne sposoby, które by się najsnadniejsze zdały, proponent ich mość, panowie posłowie. 12. Długi królestwa ichmościów, aby w pamięci zostawały, znosić się będą z całą izbą poselską ichmość Panowie Posłowie. Trzynaście. Co z strony jej starać się będą, ich mość Panowie posłowie, aby sumpt na nią obmyślony zostawał. Czternaście. A lubo wiemy księciu jego mości Brandoburskiemu, że nowe cła na zapłatę jego długu obmyślone były, przecie jednak ich mość, panowie posłowie, wziąwszy już tam kalkulationem et relationem in quantum by, by jeszcze czego potrzeba dołożyć, i inibunt operam. piętnaście. Nie masz nic słuszniejszego, jako księciu jego mości Kurlanskiemu, powinne oddać dzięki, że tak długo czekał. A ponieważ Piltyn ap antiquo należy do inkorporacji jej księstwa kurlandzkiego, zabiegając temu, abyśmy do takich inkonweniencyj nie przyszli jako sprusami, starać się będą ich mość panowie posłowie, aby książę jego mość kurlandzki otrzymał, któremu to merito debetur salvistamen stamen juribus jego królewskiej mości, jako supremi et directi domini et ultime instantie judicis szesnaście. Taki się między nami nie znajdzie, kto by widząc ich mościów, panów obywatelów inflandzkich, braci naszych, wiarecno tej i bonorum, fortunę, wniwecz, obrócenie i zabranie, kto by nie miał za to im oddać powinnych dzień. I nie tylko byśmy mieli być kontrarii, aby afektacji jej że dosyć się stało omni et opera providebunt, ich mości, panowie posłowie nasi, zniustrzy się z posłami ich mościami. Siedemnaście. Przychylając się do recesu Anni 1662, im dalej fidem rei publice utwierdzając u kredytorów uningimus ich mościom panom posłom naszym, aby ich mościom panom Orset albo summa proveniens, tak kapitalna, jako i provisionis, oddana była, albo się im też takowa, jako reces opiewa, a stała. 18. Mennica, która już zawarta była, że znowu bez konsensu rzeczy tej otworzona, a dla borabunt ich mość, panowie posłowie, żeby ex nunc zawarta była i stemple popsowane. 19. Sądy na także i Tynfa popierać będą ich mość panowie posłowie nasi, o co się cała Rzeczypospolita na przeszłych sejmach domawiała. 20. Panowie administratorowie Cłanowego także akcyzy reddant rationem swoich ekspensów i także, żeby byli sądzoni. jeden że wielką szkodę Stany Rzeczypospolitej ponoszą przez nieznośną drogość tak materii, sukien, jako i inszych rzeczy, upraszać ich mość panowie posłowie będą jego królewskiej mości, aby pretiarerum postanowione były. 22. W tym też panowie posłowie pracować będą, żeby nam ta suma, którą mamy na komisji jej dekretem naznaczoną i likwidowaną w skarbie, oddana była. 23 Urgeant, ich mość, panowie posłowie, żeby ci auktore z fałszywej monety Reddan Trationem, gdzie tak wielką sumę podzieli, którą wykonali na tynfy z dobrej monety, ponieważ z jednego talara i osiem wybito tynfów, a sami toż panowie poborcy testantur, że w dobrej monecie do skarbu oddawali. 24 Soli powiatowej żeśmy dawno nie brali upraszać będą króla jego mości, panowie posłowie, żeby nam dana była. 25. Instabunt przy tym ich mość, panowie posłowie, żeby posłów i rezydentów cudzoziemskich, którzy się u nas tak bardzo umieszkali, ex nunc relegować. 26. Posłów prywatnych et sine consensu ordinum, żeby do postronnych narodów nie posyłać, domówić się mają, panowie posłowie. 27. A że przez ustawiczne przechody stanowiska i obozy wojsk takiego królewskiej mości, jako w związku zostających nad wszystkie inne najbardziej nasze zrujnowane jest województwo upraszać będą Panowie Posłowie nasi, aby podatki ad felicjora tempora odłożone nam były. 28 ponieważ per absentiam ichmościów panów hetmanów w wojsku zwykł crescere di zordo, a przez nie zaś znaczne cum detrimentorei publice sequuntur clades instabunt ichmość panowie posłowie żeby ichmość panowie hetmani albo przynajmniej jeden zawsze był prezens w wojsku propter meliorem ordinem et disciplinam solidam 29. Panowie pułkownicy, rotmistrze i insi oficjerowie, aby się od pułków i chorągwi swoich sine legali impedimento nie absentowali pod utraceniem zasług, domówią się ich mość panowie posłowie, aby tak koniecznie było. Bo jeżeli nam ich mość o zasługi takie czynią ciężkości, niechże też i sami przestrzegają, co do nich należy. Także i towarzystwo, którzy by okazy jej omieszkali. A tak możemy pleno numero i zawsze okryte mieć chorągwie 30. W wojsku cudzoziemskim, aby szlachta rodowita i nasi oficjerami byli, mają się serio domawiać panowie posłowie 31. Postulata et desideria ich panów braci, w dawnych instrukcjach będące jeżeli czas zniesie, mają promować ich mość panowie posłowie, aby sum effectum sortiri mogły. Więc za jego mością księdzem biskupem Chełmińskim, podkanclerzem koronnym, który lubo ex officio sue eminentis dignitatis i wysokich zasług swoich in republika meretur łaskę jego królewskiej mości, jednak i my, propter wielkie Jegomości de Republika merita, życząc debitam gratifikacjonem, zlecamy ich mość panom posłom naszym, aby za interpozycją ich drugiego opactwa, primum vacans, prowizyją cum consensu totius publice etiam non obstante lege de incompatibilibus, quod personam Jegomości mości ukontentowany zostawał. 32. Tudzież za jego mością, panem Aleksandrem Załuskim, pod komorzem Rawskim, aby jego mości za wsi i dobra, to jest Pawłowo, Szapoli, Borodyno, Putosze, Czernicowo, Radzynowo, Piotrowo, Cholemszczowo, w województwie smoleńskim leżące, prawulennemu podległe, a przez jego królewską mość post sterilem decessum świętej pamięci jego mości pana stanisława kazanowskiego krościńskiego i przedborskiego starosty jego mości panu Podkomorzemu konferowane a teraz przez moskwiecina zawojowane i posiadłe kompetens rekompensa uczyniona była 33. Miasto Rawa przez kilkakroć stojące obozy zrujnowane i w niwecz obrócone, żeby od podatków i ciężarów innych liberowane było kurę erit ich mość panów posłów naszych. Deziderium jego mości księdza plebana budziszowskiego, tot jest na sejmikach naszych wniesione i w przeszłe włożone instrukcje to jest o uwolnieniu łanu jednego na szpital zakupionego w Budziszowicach w dzierżawie jego mości pana Piotra Śladkowskiego, chorążego Rawskiego, żeby mógł był ten łan jure ecclesiastico gaudere instabunt, ich mość, panowie posłowie. Zlecamy tedy ich mością, panom posłom, fide honore et conscientia, onychże obligując, aby upatrując bonum patrie to traktowali, co by non in oppressionem libertatum onejże, ale magis in elucidationem być mogło i we wszystkim w inszych, żeby się znosili województwy. Dan w Rawie, w kole rycerskim, dnia 7 lutego roku pańskiego 1667. Jan Chryzostom Zgosławic Pasek, komornik ziemski Rawski, marszałek koła rycerskiego. Przed tym sejmikiem na kilka niedziel dali mi to byli, to komornikowstwo, którego lubom akceptował, ale to we mnie umartwili wojewoda z wiceinstygatorem koronnym, powiadając, że to akcesus do wyższych honorów, które mi w województwie obiecowali z kontestacją solenną, byłem tylko nie alienował się od nich, Alterum, że dla samego głosu na sejmiku, żeby się go prędzej doczekać, niżeli ci co bez urzędu są. Bo oni mię chcieli bardzo dźwigać promotjonibus, takie swoje życzliwe przeciwko mnie opowiadając wota, że u nas uroścież do trzech najdalej lat. Posyłali mię w poselstwie do króla, do arcybiskupa, do biskupa kujawskiego, co zawsze było z dobrą reputacją, i już by mię byli ad Altiora zażywali. Chciał mię tedy wojewoda żenić z Radoszowską, a śladkowski zaś, chorąży na ten czas Rawski, potem kasztelan Sochaczowski gwałtem mię ciągnął do panny śladkowskiej, dziedziczki i jedynaczki która miała wieś, Bożą Wolą nazwaną, w ziemi sochaczowskiej, bez najmniejszego długu. Za którą wieś dał był ojciec jej siedemdziesiąt tysięcy, w ten czas, kiedy czerwone złote były po złotych sześć, talery po trzy. Oba dwa tedy psowali mi do owych konkurencji i fantazjią. Śladkowski na tamte powiedział, że matkę miała swowolną występnicę, żeby i sama taka konsekwenter nie była. Wojewoda zaś na Śladkowską powiedał in hek werba, cóż to, choć ma siedemdziesiąt tysięcy, kiedy sama panna na niektórej witia et precipue zła jako jaszczurka i bez mała nie podpija, a tobie trzeba upatrywać, żeby była z dobrymi obyczajami. Żal by się, Boże, ciebie tam. Ale tak, jeżeli ci się Radoszowska nie podoba, jeszcze ja z tobą rozmaicie mogę, a żenić ci się z Śladkowską nie dam. Ja tych rzeczy słuchał właśnie, jak kiedy owo na dwa chóry muzyka gra. I ta pięknie, i ta pięknie. Bardziej mi się jednak serce chwytało Śladkowskiej, bo to tam o jej wiosce powiedali, że nie tylko pszenica, ale cybula w polu na każdym zagonie, gdzie ją wsiejesz urodzi się. A mnie też bardziej apetyt pociągał ad pingłem glebam, niżeli do gołych pieniędzy. Już wtedy mię oba dwa z oka nie spuścili, jak mię wtedy zachwycili, musiałem i po trzech i czterech niedzielach mieszkać u nich, jak mię który zachwycił. Jeżeli im też do rodziców przyjechał, to zaraz poseł od tego, u którego dawniej byłem. Publiczki żadnej beze mnie nie odprawili. Wojewoda wydawał córkę do klasztora w Warszawie do Bernardynek. Mnie zaciągnął, żebym ją oddawał adwotum in frekwent wielu ludzi godnych, jak to w Warszawie. Znowu wydawał drugą za Grzybowskiego, starościca warszawskiego. I tam ja musiał być. Po weselach, przenosinach prawie już mię miał za swego. Podczas ostatków zapustnych wydawał pan Jan Potrykowski pasierbice swoją za pana Macieja Potrykowskiego w glinniku. Pan młody, że mi był krewny, prosił mnie, żebym mu drużbił. Pojechałem tedy na owo wesele, a o tym nie wiem, że ludzie mnie samemu wesele gotują, a to takim sposobem. Pan Śladkowski, teraźniejszy kasztelan ziemi sochaczowskiej, nie mówiąc ze mną nic o tym, sprowadza do siebie na ostatki pannę z matką i z ojczynem Panem Wilkowskim. Mnie tylko simpliciter prosił, ażebym z nim zapust zakończył, obytności panny i o swojej intencyjej nic mi nie powiadając. Ja, prawda, żem się obiecał uczynić jego wolą, musiałem przyzwolić na to. Myślę sobie, że zaś potem przeproszę Śladkowskiego o niedotrzymanie parolu. Pojechałem tedy z nimi do Osowa, a stamtąd na wesele. Pan Śladkowski o tym nic nie wiedząc spodziewał się, że będę. Posyła umyślnie do glinnika z listem, prosząc mię, żebym przyjechał, a po staremu nie pisze o swojej intencji że zaraz i chce akcelerare z matką już postanowił i ksiądz jest, co sine bannis miał dać ślub. Żadnym sposobem moi bracia chociwscy nie dali słowa na to rzec, deklarując, choćbyś się na nas porywał, to cię nie puścimy, bośmy ciebie bliżsi. Ale jutro pojedziesz, a dzisiejszy też dzień daruj nam. Nie mogło tedy być tylko tak, bo i konie i wszystko pochowano, a tu poseł za posłem bierzy, że dzień zszedł. Samym wieczorem przyszedł list od samej pani Myszkowskiej z domu, gdzie mi wypisuje samę rzecz szczerze i oznajmuje, że mężowi mię gniewno, gdyż taką miał intencję, żeby cię w wstępną środę panem młodym nazywano. A teraz żałosny, że jego afektem gardzisz on list pierwej oni przejęli odebrali, a obaczywszy białogłowski charakter tym bardziej, żeby się dowiedzieć jakiej skrytości odpieczętowali go, a przeczytawszy rzeczy Floryjan Chociwski, a już go też teraz nie utrzymamy, ba po prostu i trzymać się nie godzi w takich rzeczach zaledwie i sam z nim nie pojadę, bo to chodzi o przyjaźni konserwacyjną. Tak to u mnie fortuna była jakaś chwytliwa, gorąca, co się temu i ludzie dziwowali, a po staremu postanowienie nie mogło być ani lepsze ani gorsze jeno tak jak Pan Bóg chciał. Nazajutrz podziękowawszy wszystkim już było po południu skoczyłem ja tedy wielką ryścią, a czasem i na cwał, widząc, że wieczór. Nie ujechałem o pół mile, począł się kurzyć śnieg, a potem się zmierzchło. Przyjechaliśmy tedy, zsiądę z konia, aż już rybną wieczerzą noszą i już świta. Drudzy goście spali i ojczym pannin, pan Wilkowski. Obaczą mię oboje gniewliwi. Powiadam ja, że ta przyczyna, żeście mi w pierwszym liście nie wypisali szczerze. Ostatni też list przejęto i nie oddano go, aż już gdym wyjechał ze wsi. Dopieroż trochę ochłodli zaraz uznali żem to nie uczynił na żadną wzgardę miałem też z sobą gębę i konceptu pod podostatkiem którymi ich ukontentowałem i mówię moje zacne państwo dobro któreście mi mieli dziś wyświadczyć przygodzi mi się i jutro wszak to nie nowalia i w wstępną środę wesele a zwłaszcza kiedy mamy prałata nieskrupulata i biskupa się nie boi. Już była poczęła przypadać na to pani kasztelanowa, ba na ten czas jeszcze chorążyna, ale sam deklarował, że to być nie może, ale już to musi być do maju. Jak ci odesłano do maju, to się rozchwiało po gaju, bo znać, że tego pan Bóg nie chciał, jako zaś i sama dama wymówiła na pewnym weselu, lubo była wola Boża, a przecie nie było wolej Bożej. Skoro tedy przyszedł maj, pan Śladkowski był in posłem w Warszawie. Matka też pannie umarła i tak się owa impreza zwlokła. Homo proponit, deus disponit. Lubomirski potem umarł, Hetman Potocki umarł. Komisja lwowska nastąpiła, a tymczasem, że owa impreza poszła w odwłokę, pan Jędrzej Remiszowski, mając za sobą Paskównę, siostrę moją stryjeczną, jako zwyczajnie swój swemu, Począł mi raić rodzoną swoją, remiszowską z domu, Stanisława Remiszowskiego, córkę. I namawiał mnie, żeby jechać w Krakowskie, poznać się tantum Modo, a potem dopiero, jeżeli się będzie zdała ta okazja, dopiero o dalszych terminach konsulere. Miałem to tedy na pamięci, a tymczasem skończyła się lwowska komisja. Namówił mnie, żeśmy pojechali w Krakowskie. Pojechał pan Remiszowski do Olszówki pod Wodzisław do siostry swojej, ja zaś do wuja mego, pana Wojciecha Chociwskiego. Stamtąd, wziąwszy z sobą wuja i syna jego, umyśliłem sobie, nie damy za to nic, choć tej wdowie przypatrzemy się. Wszak mam inszą okazję gotową, jeżeli się ta nie będzie zdała, bo panny Śladkowskiej pewnie przede mną nikt nie weźmie. Przyjechaliśmy tedy do Olszówki ipso die festi beatissime marie virginis, zażywszy nabożeństwa u obrazu cudownego Najświętszej Panny. Przyjechaliśmy tedy bez muzyki, żeby się to nie znaczyło, że w komendy, aleć uznawszy szczerą inklinację i strona gospodarza poczęła się przymawiać o muzykę, posłałem dopiero do Wodzisławia. Wnet ich przyprowadzono. Dopieroż w taniec. Pytam ją, wuj, cóż ci się podobała ta wdowa? Odpowiedziałem, bardzo mi się jej serce chwyciło. Gdyby można mówić z nią dziś i wyrozumieć, jakim mi jest przyjacielem? Odpowie wuj, mówić z nią dziś nie jest moda, bo to pierwszy dzień. Ale co o przyjaźni już ja zrozumiał, że ci jest przyjacielem, bo ja białogłowę zaraz zrozumiem, kogo upodoba, choćby do niego i słowa nie mówiła. Możesz tu nie powątpiewać w tej okazji jej. Jeżeli ci się samemu podoba, pewnie cię widzę nie minie. Jakoż i gardzić nie masz czym, białogłowa poczciwa, gospodyni dobra, w domu porządek i dostatek wszelki. Te wioski, co to trzyma, prawda jest, że to jest arenda, ale ona ma pieniądze i nas mogorzowie do Luboć to tam uwięzili w rękach rodzonego, dziecinnego stryja, u pana Jana Łąckiego, człowieka z głową niespokojną, ale ci ja o ciebie się nie frasuję, będziesz umiał sobie z nim postąpić. Ponieważ ci tu Pan Bóg skłonił serce, Jego to jest święta w tym wola, a ja jutro da Pan Bóg traktować o tym będę. Po tych mowach poszedłem do tańca z nią, a przetańcowawszy usiadłem też z nią zaraz obok. A już mi się przecie podobała była i że to z młodu bywała gładka, mnie się też i na ten czas widziała młoda i nigdy bym nie rzekł, żeby miała te lata, czego potem doszedł. W czterdziestu sześć za mnie szła, a ja supponebam, że nie ma nad trzydziestu lat. Druga racja cieszyła mnie, żem widział córeczkę ostatnią, Marysię, we dwóch lat i miałem nadzieję, że też jeszcze i dla mnie Pan Bóg da jakieś chłopczysko. Jakoż i byłoby było, gdyby była nieludzka złość, bo uczyniono jej, taka była fama, żeby więcej nie miała potomstwa. Znajdowaliśmy w łóżku różne rzeczy i ja sam znalazłem z próchniałych sztuk kilka strumny. W tym tylko z tej okazyjej mojej własnej daję każdemu admonicyją, kto będzie czytał to prejudicatum, że kto się z wdową ożeni, ante omnia starać się o to trzeba – żeby żadnej białej głowy, krewnej i dziecinnej nie trzymać przy sobie i owszem zaraz to z domu posażyć, a u nas tego pełno było i to nas też zdradziło. Ale temu dawszy pokój, bo się to już raz na Pana Boga spuściło, wracam się do owego z wdową komplementu. Mówię do niej te słowa, moja mości pani. Damie w domu wielce miłościwej mości Paniej prezentuje się komplementem, ale tylko za rekwizycją Jego mości Pana Rodzonego, wielce miłościwej mości panie wstąpiłem na czas krótki kłaniać wielce miłościwej mości paniej. Aleć tak mi się tu upodobała pasza, żebym na jedną strawę przyjął służbę do gód, a za dobrym ukontentowaniem i w dalsze nie wymówiłbym się czasy. Jeżeli by na cokolwiek przygodziłaby się usługa moja wielce miłościwej mości paniej, sam się dobrowolnie z tą odzywam ochotą. Bo krwawymi Marsa nasyciwszy się zabawami, już też na potrzebniejszą ku starości radbym odmienił szarżą. To jest uczyć się ekonomiki przy dobrej jakiej gospodyniej, przystawszy za parobka albo jako tu zowią poganiacza. Wielce miłościwa moja wielce mościa pani. Jeżeli nie masz kompletu sług sobie potrzebnych, a ja w kompucie życzliwych zmieścić się mogę, jeżeli moją do swojej usługi gardzić będziesz ochotę, czyli akceptować, racz się rekoligować. O zasługach zaś w żadną nie wchodzę kontrowersyją, aż wprzód od wielce miłościwej mości pani usłyszę, z jaką to moja do przysługi wielce miłościwej mości panie opowiedziana ochota przyjęta będzie wdzięcznością. Odpowiada mi tedy tak: Mój mości panie, prawdać to, że tu u nas w tym kraju sług od gut tylko przyjmują, kto zaś po mianie służbę obejmuje, już ten zasług nie może wziąć zupełnych, tylko co każe dyskrecyja. Ale to ma się rozumieć o podlejszych tylko sługach. — Poważniejszy zaś sługa, kiedy przystaje, już się z nim nie jednamy do gód, ale do tego czasu, o którym przystaje. — Jednak ja z wielce miłościwym mości panem w ten kontrakt nie chcę się wdawać, wiedząc, że wielce miłościwy mości pan, jako człowiek rycerski, wielkim nauczyłeś się żyć żołdem. — Ja zaś, uboga szlachcianka, mogłabym się nie zdobyć na taką zapłatę. Ale tak rada bym ja wiedziała wielce miłościwego mości Pana wolą, czym byś się kontentował, a ja zaś obaczywszy, jeżeli temu wystarczyć będę mogła, deklaruję wielce miłościwemu mości Panu i jutra nie czekając. Ja znowu mówię, Moja mościa pani, wielka mię tu od wielce miłościwej mości Paniej potkała przymówka. Ale nie tylko mnie, ale i cały stan rycerski, kiedy wielce miłościwa mości pani, mizerny żołd nasz, za który trzeba krwie i życia każdej godziny nie żałować, to jest czterydzieści, a najwięcej sześćdziesiąt złotych wielkim mianować raczysz żołdem. To waszeć miłościwa mości pani racz wiedzieć, że gdyby żołnierze z tego kontenci byli żołdu, każdy i ja sam do zgrzybiałej starości pewnie bym go nie odstępował. Ale ponieważ tamte rzucam dla teraźniejszej szarżej, wielce miłościwej mości paniej życzliwe ofiarując usługi, to znać, że pożądanego spodziewam się żołdu, o który z wielce miłościwą mości panią w targ wchodzić nie chcę, ale puszczam się na respekt i tę, w której nie powątpiewam dyskrecją, czekając łaskawej od wielce miłościwej mości paniej deklaracji jej. Odpowie ona. Mój mości Panie, być to każdy, ale i sam wielce miłościwy mości Pan podobno tak czynisz, że kiedy sługę przyjmujesz, sam z Nim wręcz mówisz i opowiadasz Mu przyszłej Jego usługi powinności i kondycje, żeby wiedział, jak o Panu służyć i jakiej się też za swoje usługi spodziewać wdzięczności. Więc wtedy i mnie podobno to ujdzie, choć sama przez się rozmówię się w tym z wielce miłościwym mości panem oraz i deklaruję, jeżeli wielce miłościwy mości pan tego afektu jest, to i dziś jeszcze, jeżeli też dla większej powagi, to już do jutra. Na co ja znowu mówię tak nie damską, ale kawalerską, wielce miłościwej mości i przyznać w tym muszę uwagę i rozsądek, kiedy wielce miłościwa mości pani tę obserwujesz rzetelność, którąż i moja zawsze rada widzi fantazja, żeby w każdym terminie dobrze umyśloną, prędkim słowem deklarować intencję. A to druga, że wdzięczniejsza jest zawsze z ust pańskich, niżeli przez kanclerzów awizacja, której ja, jakakolwiek mię potka, jako pożądanego od Boga wyglądam musztułku. Jeżeli pocieszna, podziękuję, jeżeli przeciwna, za złe mieć nie będę, bo znać, że niebieska nie inaczej każe ordynacja. Mówi ona na to. Zdobić to nikogo nie może, kto szczerą przyjaźń jawną oddaje niewdzięcznością. I ja musiałabym w tym mieć sumnienia skrupuł, gdybym widząc wielce miłościwego mości pana afekt szczery, nie miała go podobnym oddawać afektem. I jeżeli w tym jest dobrego sługi stateczna wola i umysł, znajdzie tu pana i miejsce. Zasługi zaś, że są na dyskrecyjnie dane, dlategoż osobliwego mogą spodziewać się respektu. Dopiero ja podziękowałem. Wypisować, co się przy afektach mówiło, siłaby, a potem, miałem wyrostka dzieńgielowskiego, co grał na skrzypcach i śpiewał ładnie, kazałem mu zaśpiewać. Niech komu nadzieja ściele, różnych fortun na myśl wiele. Ja już będę triumfował, kiedym szczęśliwie stargował. Domyślili się, co się dzieje po tej pieśni. Przyszedł do nas brat jej rodzony. Wierę, siostrzyczko, a godziło się to, nie radząc się nas? Ale dobrze i tak chwała Bogu. Owa się omawia, że tu nic nie masz, tylko że pieśń śpiewają taką, jaki ma w sobie tekst. A oni już wmawiają gwałtem, że jużeś deklarowała. Piją za zdrowie wiwat. Piers cień jej obaczywszy u mnie na palcu, tym że bardziej potem tańcować, podpijać, jak to bywa. Już wtedy bez wszelkiej ceremonii poczęliśmy z sobą mówić de tempore. Ona powiedziała, choćby i jutro, gdyby nie piątek. Ja jednak, podziękowawszy za deklarację skutku prędkiego, mówię, moja mościa pani, ja mam rodziców, bez których błogosławieństwa odmieniać stanu nie mogę, bo takie mam od nich przykazanie. Z łaski wielce miłościwej mości Panie dosyć mi się stało, kiedy mam słowo, którego rozumiem, że mi wielce miłościwa mości Pani dotrzymać raczysz. Ja też pewnie takim nie myślę być niestatkiem, a w ostatku niech będzie to słowo na papirze. Ja za dwie niedzieli te drogę obiadę, wolą rodziców uczyniwszy, krewnych też tu cokolwiek z sobą sprowadziwszy, będę kłaniał wielce miłościwej mości paniej i o efekt danego słowa prosił. Żadnym sposobem to by być nie mogło, ale zaraz żeby było, jeżeli ma co być. Już tedy i pan brat Jędrzej Akcesit do tej rady namawia, prosi, żeby nie odwłóczyć, obiecuje wielkie uczynności. Zapisy. Jak mi wtedy poczęli oboje głowę mozolić brat z siostrą. Jeno koniecznie, żeby to w niedzielę było. Dalej nie odwłóczyć. Pobłogosławią tobie rodzicy i potem. A jeszcze to ważniejsze, kiedy obojgu błogosławić będą. Już mi też i żal było owej kobiety, widząc jej wielki afekt. I mówię, życzysz wielce mości pani, żeby tak było? Odpowie życzę, Bóg widzi, bo ani wiem, czemu mi Bóg do ciebie skłonił serce. Dopiero deklarowałem: niechże tak będzie, jako jest wola boska i wola wasza. W niedzielę piszę list do pana Sochaczowskiego, prosząc na wesele oraz i o muzykę. A tymczasem pojechaliśmy do kościoła do Mironic. Jak tam przyjechał mój Orłowski, przyjdzie śladkowski do żony, która jeszcze leżała, powie jej to. Kiedy się to porwie z łóżka, wypadła do izby w koszuli, pyta, co to tam Orłowski robicie w Olszówce? Sen to ty jakiś powiedasz? Nie wierzę ja temu. Powie Orłowski. Nie sen mościa pani, bo tam już do tego czasu nie wiem, jeżeli do ślubu nie jechali. Kiedy to tak, co prędzej, pisz list. Biegaj do pana, proś, żeby się zatrzymał, aż my przyjedziemy. Gdyby mi szyję stracić, to z tego nic nie będzie. Pobierzał Orłowski, list wziąwszy. A tam rozruch, zaprzągaj, ubieraj się. Przybierzy Orłowski. Już nas zastał w kościele. Przeczytam list. Sama zaś Kasztelanowa na końcu listu przypisała: Przez miłość Boską proszę cię i zaklinam. Zatrzymaj, że się z ślubem aż do mego przyjazdu będzie to z twoim lepszym. Oddałem ja się tedy Panu Bogu, prosząc Boże mój w trójcy świętej jedyny, proszę cię, stwórcę swojego. Jeżeli jest z twoją przenajświętszą wolą, to przyszłe moje postanowienie, racz łaską Ducha Swego Przenajświętszego natchnąć serce moje, czy czekać, czy nie czekać. Skończyła się msza, mówię tedy do żony swojej przyszłej, Mościa pani cóż to czynić, czekać czyli nie. Rzecze dla Boga nie czekać, bo oni nam zatrudnią rzeczy. Poszliśmy tedy do ołtarza, zagranoweni kreator. Wzięliśmy potem ślub idziemy już od ołtarza, aż tu walą się we drzwi jego kapela, a my do usługi wielce miłościwego mości pana. Ja rzekę już ją mieszkali do ołtarza, ale u stołu nagrodzicie to nam. Pojechaliśmy do domu z gościami, aż też dopiero jadą owi państwo. Inwektywa na mnie gniew, furyja, a że tak miało być, A że takie słowo szlacheckie przynajmniej nas było poczekać z ślubem. Im się omawiam, że już list przyszedł po ślubie i pierwszy i teraźniejszy. Darmo. Czemuś do nas nie wstąpił tu jadąc? Gniew. Sam ci zaś przecie już nie uważał, a podpiwszy sobie, był wesół, żonie też swojej mówił, już to temu dać pokój, znać, że to wola boska niech mu Bóg błogosławi. Ale sama gniewała się, jeść nie chciała, przymawiała i w taniec nie poszła aż na nazajutrz. A my po staremu weseli byli. I tak się musiało stać, jako się Bogu podobało, nie jako ludziom. Niech jemu będzie wieczna cześć i chwała. Bo pewnie bym był kontent z tego ożenienia, gdyby mi Pan Bóg dał chłopca jednego z nią, ale i tego nie masz i kłopoty wielkie ogarnęły mię dla jej dziecinnych interesów, o czym będzie niżej. Zastałem tedy w Olszówce urodzaje srogie wszelkich zbóż. Ale cóż, kiedy zbyteczna była taniość, arenda ekspirowała. Trudno było zatrzymać gumna, korzec za nic, to się to tylko trwoniło zboże. W tydzień po weselu jedzie pan Komorowski pod starości Nowomiejski, pod deklaracją ostatnią do mojej paniej, a prawie już na wesele i z przyjaciółmi stanął w Wodzisławiu. Aż mu faktor jego mówi Mości panie, jeżeli waść każesz mięsa kupić na obiad, powiedział nie każę, bo ja w olszówce będę na obiad. Żyd rzecze, bardziej bym ja życzył tu kazać jeść gotować, bo tam waść nie będziesz wdzięcznym gościem. Czemu? Temu, że tam już teraz kto inszy gospodarzem, bo już to tydzień jak za mąż poszła. Dopiero się Komorowski za głowę chwyta. I tak ci tam tamci najadrzy, przenocowawszy i na się rozjechali. Potem zaś sobie poodsyłali owe symbole amicitie pierścienie. Tylko jednej poduszki nie chciał oddać. Jakośmy się potem poznali, winszował mi, żeć się to dostało, co się mnie było podobało. Ale też za to poduszki nie wrócę, kiedy się tobie ta głowa dostała, co na niej sypiała. I był mi zawsze dobrym przyjacielem, ożenił się prędko potem, pojął wdowę, panią Brzezińską, ale tak złą kobietę, że się nieszczęśliwym nazywał i przysiągł księdzem zostać, jeżeli by go z nią Pan Bóg rozłączył. I tak się stało, bo mu prędko umarła, a on został księdzem i umarł. Był też potem pogrzeb królowej Ludwiki w Krakowie, na który pojechaliśmy z żoną i zaraz tam poczyniliśmy sobie dożywocie. Zapisować mi chciała cum asystentia braci reformacyją swoją, ale ja tego nie chciał, mówiąc, że ja sobie urobię substancyją, byle było na czym. Dziwowali się ludzie temu bardzo, mówiąc, że to pierwszy przykład tych czasów, żeby kto wdowę biorąc miał pogardzać jej largicyją. Drudzy to zaś chwalili. Z krewnymi wielu widziałem się w Krakowie podczas pogrzebu. Ci wszyscy niekontenci byli z mego ożenienia z tej przyczyny, że to daleko od nich. Tegoż roku hetmani pomarli Lubomirski i Potocki. Tegoż roku okazyja była pod Podhajcami, a po prostu wojsko nasze z sobieskim Hetmanem w oblężeniu było od kozaków i tatarów, aleć przecie pan Bóg naszych eliberował. Stanęli potem obozem pod Otynią, tam defensywę tę przewlekli kampanią. Potem była komisja. Mnie na tym pierwszym wstępie panowie krakowianie poczęli lekceważyć, nazywając mnie Adweną. Dopiero tego w łeb tego w nos, tego po plecach. I tak ci uczyniłem sobie pokój, żeć mię przecie nie nazywali Adweną. Rok Pański, 1668 Rok pański 1668 zacząłem tamże, w Olszówce, daj Boże szczęśliwie, i o Miławczyce z Bieglowem skontraktowałem z panem Stanisławem Szembekiem, burgrabią krakowskim, po cztery tysiące na rok, bo nam arenda w Olszówce ekspirowała. Zaraz tedy od Trzech Króli wywoziliśmy tam zboża, a obujeliśmy, daj Boże szczęśliwie, od Środopościa. Alem trafił na lata bardzo tanie, arenda też wyciągniona bardzo, bo i piotruszkę i kapustę, nawet i jaje kokosze rachowano na intratę. Dlatego musiało się stracić więcej niż dwa tysiąca, a dwie mlecie tylko trzymał. Weserę też tam sprawiłem pasierbicy mojej, pannie Jadwidze Łąckiej, za Samuela Dębowskiego, siostrzeńca mego i mieszkali rok przy mnie. Dopiero potem dałem im impartem posagu. Puścił im rodzic mój kamień, tamem ich osadził na pierwsze gospodarstwo, a rodziców wziąłem do siebie. Nastąpił potem sejm, na którym król proposui bene volam regnie abdicationem, bo mu ślepy konsyliarz ustawicznie gryzł głowę, prowadząc go kwidem do uspokojenia życia w starości swojej, a w sercu mając to, żeby Francuza wprowadzić na królestwo, na co już i sam król pozwalał tacite, i dlatego z królestwa ustępował. Ale Rzeczpospolita poczuwała się i starała, żeby z tego nic nie było. Wiedział ślepy arcybiskup, że stante abdicatione wszystkiego rządu w Polsce dependencyja od niego będzie. Dlategoż urgebat abdicationem, żeby tym snadniej swojej dopinał imprezy, będąc w Polsce alter rex, a Pan Bóg po staremu inaczej. Perswadowały wszystkie stany królowi, żeby tego nie czynił. Przekładali przed oczy indignitatem, przekładali ojczyzny kontumeliam taką, jakiej od żadnego jeszcze nie poniosła monarchy, przekładali eksprobrationem narodów, które nam dotąd nie miały czym oka zarzucić, żebyśmy którego z królów swoich mieli albo zabić, albo wygnać z państwa, aleśmy każdego cierpieli, jakiego nam pan Bóg dał, tak długo, aż go znowu sam wziął, choć też miewaliśmy niektórych do nieukontentowania. Kiedy już wszystkie życzliwe miejsca nie miały persuasiones, wziął głos Ożga podkomorzy lwowski, którego ja blisko stałem i wszystko dobrze słyszałem. Począł ów starzec bielusieńki mówić «Zelose pro patria et majestate» Nie czyń, miłościwy królu, tej konfuzyjej i nam, i sobie, naszej i swojej własnej ojczyźnie, która cię wychowała i na tym osadziła tronie. Z namiś się w tej urodził ojczyźnie, z namiś się uchował i lata przepędził, od nas wolnymi głosami wezwany, abyś nam panował. Nie odstępuj, że nas, etc. Było wiele takich, co płakali ale też i sam król a na ostatek kiedy już żadne nie miały miejsca perswazyje i prośby rzecze tenże ożga jakby tak z afektem. Nu, no, miłościwy królu, ponieważ nie chcesz nam być królem, bądźże nam bratem. Potem zaś insze były żarty, śmiechy z owej jego niby przecie lekkomyślności, że się dał do tego przywieść. Różni, różnie dyskurowali, jakogo będziemy nazywać. Nie Królewicz, bo już był królem, ale niech będzie pan Snopkowski ex ratione, że to Snopek miał za herb. Kazimierz po sejmie przyjechał do Krakowa, stał w kamienicy pod Krzysztofory. Już począł żałować tego, co uczynił, ale pokazować tego nie chcąc, wesół był i pił. Tańcował. Potem wyjechał do Francji Tam zrazu uznał ochotę, ale po elekcji jej króla Michała, jak przyszła wiadomość, że nie tak rzeczy idą, jako sobie Francja obiecowała, zaraz też stary król poszedł w lekką wagę, wygoda już nie taka jak zrazu. Gryzł się mówiąc, że mi to Polacy na złość uczynili, co obrali królem chłopca mego. Żałował, narzekał na tych, co go do tego przywiedli. Wspominał mowy życzliwych konsyliarzów, a potem aprehensyja, desperacyja, już nie był tak wesołej fantazyjej, jako przedtem, niedługo potem umarł. A toż masz miłościwy król efektum niecnotliwych konsyliarzów, którzy nie twoje dobro, ale swoje prywatne, upatrując interesa, do tego cię swoimi przyprowadzili radami. Posadzałeś nimi krzesła, podawałeś im najwyższe subselia, poczyniłeś ich panami, takich ludzi, gdzie sumnienia nie masz, Boga w sercu A gdzie Boga nie masz, tam darmo spodziewać się upamiętania difficile est ex animo recipistere Póko zginę, póko nie zginę, puty swoich dopina interesów Choć widzi, że grzeszy przeciwko Bogu i prawu, nic to Koloryzuje rzecz swoją, powiada że to czyni dobrze, powiada że to jest republice emolumentum, powiada że status tak każe. Ale stójcie statystowie. Jako tam status celestis terrenos status cenzuruje i sądzić będzie, obaczysz. Ustały wtedy według zwyczaju judicja po całej Polszcze, zaczęły się kaptury, które żałobę Rzeczypospolitej signifikant promotores abdicationis cieszą się, mając nadzieję, że już swojej dopną imprezy. Dyrektor Monoculus już absolutę triumfuje. Już koronie francuskiej i konkurentowi doskonałą i nieodmienną przez gazety czyni otuchę widzi, że w rękach jego jest dyrekcja królewska. Pyszni się z tego, że z lichego plebana doczekał być wiceregem. Widzi, że ma po sobie wielu, którzy u tego, co i on, bywają żłobu. Już jakoby wszystkiego dokazał, tak się cieszy. A Pan Bóg inaczej. Rok Pański 1669 w Miławczycach mieszkając i smogorzów trzymając, poczęli mię kolaterale posponować, pretendując, że to adwena z inszego województwa. Jedno znosiłem cierpliwie, nie mając okazji do resentymentu, a bardziej czasując rzeczy i uważając, że to tak zwyczajnie bywa, gdy kto z inszego województwa wnidzie inter sympatriotas. Drugie też, kiedy się do resentymentu podała okazja, refutować non neglexi. Jednego czasu przyjechali do mnie krewni żony mojej z matki pan Stanisław Szembek burgrabia krakowski i pan Żelecki Franciszek przyprowadzili z sobą jakiegoś też swego krewnego niejakiego wielkiego pijaka Byłem im rad ale mi wielce gniewno było na owego Kardowskiego bo ustawicznie przymawiał mazurom jak się ślepo rodzą jako ciemną gwiazdę mają etwaria oni się tym srodze delektowali i przyświadczali mu też, chcąc mnie skonfundować, i na to go umyślnie zaciągnęli. Przyniesiono na stół główkę cielęcą. Powiedział na nią, że to mazowiecki papież. Obaczył ciasto, kładzione pod cielęciną żółto, powiedział, że to mazowieckie komunikanty. Zgoła wielkie dawało okazję. Ja, widząc, że to na mnie te przemówki, mówię mu, panie bracie, nie trzeba by ku nocy Mazurów wspominać, żeby się nie przyśnili, a do tego nie masz ich tu, ale jam jest mazowiecki samsiad, muszę waści za nich odpowiadać. On po staremu persistit. Po wieczerzej poszedł w taniec szembek. Żelecki mówi do mnie, pójdź wam mu służyć. Odpowiem, dobrze. Tańcujemy tedy. Aż skoro już wielkiego poczęli tańcować, a on stojąc na trakcie, począł śpiewać. Mazurowie nasi po jaglanej kaszy, słone wąsy mają, w piwie je maczają. I tak owe piosnkę kilka razy powtarza, mnie też już gniewno się uczyniło. Wezmę owego Żeleckiego na ręce tak, jak dzieci noszą, bo chłopek był mały, Rozumieli oni, że ja to czynię z kochania, i idę z nim, a pomijając Kardowskiego śpiewającego tę piosnkę, uderzę go w piersi żeleckim. Padł w znak. Srogi chłop, jako dąb, dosiągł jakoś ławy głową, uderzył się w tył, zemdlał. Żelecki też, bo nim o drugiego ze wszystkiej siły uderzył, nie mógł wstać. Potem do szabel. Było ich kilka czeladzi w izbie, bo już drudzy po kątach pijani spali. Wyparowałem ich z izby. Wróciłem się do Szębeka, przyłożę mu sztych do tłustego brzucha, zawoła stój, com ci winien, a owi dwaj na ziemi leżą. Dopiero mówię, bodej was zabito, na coście przyjechali, żebyście mię konfundowali? Że to ja widzę, że mi przez tego pijaka cały dzień życie pod nos, a ja cierpiałem. Dłużej też znieść tego nie mogę. Skoczyły kobiety, stój, stój. Daliśmy sobie pokój. Dopiero pana Żeleckiego podnosić z ziemię, pana Kardowskiego trzeźwić, wódki w nos lać, zęby rozdzierać, a potem i po cyrulika biegać, bo sobie łeb rozciął on o ławę. Poszedł tedy szembek z Żeleckim spać. Jam sobie pił na fantazję i czeladzi swojej dawać kazałem a potem z pijanymi ich pacholarzami cuda robili, w nos im papier zapalali, wąsy im różnymi rzeczami smarowali, bo to leżało jak drwa po sieniach i lada gdzie. I jakie się mogły wymyślić konfuzyje, takie mieli. Poprzepraszaliśmy się na zajutrz, ale potem ile razy ze mną siedzieli, zawsze poważnie i w wielkiej modesty jej. Wstydzili się zaś potem tego, bo się to rozgłosiło między samsiadami, ale nie wiedzieli co z tym czynić, a mnie już lepiej szanowali. Tam w Miławczycach mieszkając, arenda była wyciągniona lata tanie. Straciłem na tej arendzie więcej niż dwa tysiące złotych. Z tego tylko był tam kontent, że mliszek szczwał bardzo siła trojgiem hartów bez gończych psów, a woziłem po trzy, po cztery na dzień. Nastąpiła potem elekcja króla. Wyszły od arcybiskupa innotescencyje do województw, zagrzewając ordines publice do elekcji jej prędkiej, a życząc, żeby się ten akt per deputatos mógł odprawić. Aleć województwa słowa na to nie dały rzec, ale żeby wszystkim wsiadać na koń, tak jako na wojnę. Wiedzieli, co za ducha ma w sobie arcybiskup, wiedzieli, że on do śmierci praktyki francuskiej nie odstąpi wiedzieli też i to, że wiele nowych do tej oblubienice gotuje się konkurentów jako to książe Longville książe Nejburskie, książe lotaryńskie gromadzą się tedy województwa dobrym porządkiem każde u siebie w domu a potem ruszyły się ku warszawie Jażem się w krakowskiem ożenił jużem też tam z nimi był pod chorągwią krakowskiego powiatu gdzie pisarski achacy Poszliśmy tedy pod Wysimierzyce. I tam staliśmy więcej niżeli tydzień. Potem pod Warszawą Primis Diebus Junii stanęliśmy. Potem jako z rękawa wysypały się województwa, wojska wielkie, poczty pańskie, piechoty, zgoła ludzi bardzo pięknych i wiele. Sam radziwił Bogusław, miał z sobą ludzi z ośm tysięcy bardzo pięknych. W ten czas najpierwszy raz w Polsce muzyka, którą zowią Pruska, słyszana była, co na tych pomortach grają przed Rajtarią. Opuścił tedy uszy arcybiskup, powątpiewając w swojej intencyjej, ale po staremu nie ustaje w dopinaniu i ma nadzieję. Ale jak się kołowanie zaczęło, różni różnie sądzą. Ten będzie królem, ten będzie, a o tym nikt nie wspomnie, którego sam Bóg przejrzał. Ci co posłali swoich posłów, starając się o to mając nadzieję, że się według ich stanie intencyjej, a ten nie spodziewa się niczego, wiedząc, że do tego żadnego nie było i nie masz podobieństwa. Francuskie subiekta jako schukane laborant skrycie, ale neiburskie i lotaryńskie jawnie. O polskim zaś konkurencie i wzmianki żadnej nie masz. Tam dają, darują, sypią, leją, częstują, obiecują. Ten nikomu nic nie daje, ani obiecuje, ani o to prosi, a przecie odnosi. A kiedy już po kilku sesyjach i po odebranej od posłów cudzoziemskich legacyjej i podeklarowanej deklarowanej każdego posła za swego pana dla Rzeczypospolitej uczynności, najbardziej nam przypadł do serca lotaryńczyk ex ratione, że to pan wojenny i młody, a jego też poseł w swojej powiedział perorze na końcu te słowa Quod kwot sunt inimici vestri cum omnibus in hac arena certabit. Ilukolwiek macie nieprzyjaciół, ze wszystkimi walczyć będzie. Soluta sessio ad cras. Odroczono posiedzenie do jutra. Nazajutrz pozjeżdżali się do szopy. Okryły wojska pole. Dopiero różni różnie dają sentencyje. Ten tego, ten zaś inszego chwaląc. Ozwie się jeden szlachcic z województwa łęczyckiego, którzy zaraz nad kołem stali na koniach. Nie odzywajcie się, kondeuszowie, bo tu będą kule koło Ubala Senator jeden odpowiedział mu coś krude. Kiedy to poczną ognia dawać, senatorowie z miejsc w nogi między karety pod krzesła rozruch tumult. Zaraz insze chorągwie skoczyły z drugą stronę piechotę potrącać, deptać. Piechota w rozsypkę. Obstąpiono cirkum cirka koło. Kiedy to poczęto egzorty prawić zdrajcy, wytniemy was nie wypuściemy was stąd, darmo mieszacie rzecz pospolitą inszych senatorów konstituemus, ex gremio sobie króla obierzemy, jakiego nam Pan Bóg poda do serca. Tak ci skończyła się owa sesyja tragicznym widowiskiem. Starczyzna przecie powyjmowali koszdy swoich obróciły się chorągwie w pole. A panowie biskupowie, senatorowie powyłazili spod krzeseł, spod karet, w pół ledwie żywi, i pojechali do gospod. Drudzy też, co w polu stali, do namiotów. Nazajutrz sesyja nie była, bo się panowie smarowali po utrząśnieniu i olejki, hijacynty pili po przestrachu. Województwa też w pole nie wychodziły, ale w obozie stały. Posyłają województwa Sedeci Mojuni do arcybiskupa, żeby wyjechał na sesyją i zagaił według prawa Continuatione Moperis. Odpowiedział, że nie wyjadę, bo nie jestem securus zdrowia i insi panowie senatorowie nie wyjadą. Posłano znowu, że już wojska zmykają się ku szopie. Kto cnotliwy i senator i kto chce niech z nami wyjedzie obierzemy sobie pana kto nie wyjedzie będziemy go mieli za zdrajcę ojczyzny i jaka stąd będzie konsekwencja niech się domyśli stanęły tedy województwa jak o pół ćwierci mile od szopy już wtedy senatorowie nie do szopy zjeżdżali się ale do nas nasz kasztelan krakowski warszycki i insi senatorowie przyjechali do nas Dopieroż w radę de preteritis, co się komu ten podoba postępek? Pan Krakowski rzecze, imię jego święte, bo to jego przysłowie, chwalę ja ten postępek. W tym się ma pokazać polska generositas, że to króla powinna obierać wszystka nobilitas non certus numerus personarum. Nie mam ja o to urazy, lubo mi kule świstały nad głową, bo wiem, że to u każdego szlachcica heret inpektore ta malevolentia ludzi, która się już wszystkiemu światu ogłosiła i owszem, jeżeli pożyje na tym będę stał, aby sejmy odprawowały się na koniach, bo inaczej nie upilnują nam posłowie tych naszych wolności, których antecessorowie nasi krwawo nabyli. Dawał przykłady dawne, że puko Polacy tak czynili, puty, floruit złota wolność. I teraz trzeba się nam koniecznie ze snu porwać, odstąpiwszy też pro tempore w czasów domowych. Przysyłają wtem do nas wielgo Polacy: Co z tym mamy czynić, ponieważ o nas nie dbają panowie senatorowie? Odpowiedzieliśmy i zaraz swoich posłaliśmy posłów, że my mamy swoich senatorów, ruszamy się do szopy i będziemy o sobie radzić. Ad locum electionis ruszyły się województwa i stanęły. O kiedy się to z Warszawy karety wysypią, jedni ryścią, drudzy na cwał, do koła co żywo, bo się spodziewali, że ich województwa prosić będą i nic bez nich nie zaczną, a potem i arcybiskup przyjechał, obaczywszy, że się nie kłaniają i przepraszać nie myślą za onegdajsze naprztykanie. Zasiedli tedy już non tam numerozę, jako przedtem, bo kto bardzo tchórz, to ten uczynił się chorym, obawiając się takiego drugiego albo gorszego huczku. A drudzy też i prawdziwie w chorobę powpadali z przelęknienia, albo też brzuch tłusty utrząsnął się. O jednym powiadali, że padł przez dyszel uciekając, ledwie szyję nie złamał i jego właśnie hejducy ledwie go z ziemię podnieśli i na nogach postawili. Zasiadszy w kole, siedzą, jakoby z choroby powstali, nic nie mówiąc żaden do żadnego. Ozwie się ktoś tam skupy. Mości panowie, nie na próżnowanieśmy tu przyjechali. Milcząc, a patrzając na siebie, nic tu nie sprawiemy. Ponieważ ksiądz, jego mość sprażmowa funkcji jej urzędowi swemu należytej nie czyni dosyć, więc prosimy jego mości pana Kasztelana Krakowskiego, jako pierwszego in regno senatora, aby nam był dyrektorem. Wszakże też to nie papieża obierają. Możemy się obejść i bez księdza. Dopiero się arcybiskup porwie. A moi mości panowie, pukomiarzy w, w tych wszystkich okazjach quesunt mei muneris, ojczyźnie i każdemu z wielce miłościwych mości panów specjali ter służyć non desinem. I teraz zaczynajmy szczęśliwie, a za Bóg pobłogosławi o co dnia dzisiejszego cum toto clero jego świętego prosiłem majestatu, żeby łaską ducha świętego raczył nakłonić serca nas wszystkich, co by mogło być z jego świętą chwałą, a z dobrem ojczyzny naszej, et similia. Wielce miłościwi mości panowie, mianujcie, kto się z tak wielu zacnych podoba konkurentów, a ja, starszy brat i sługa wielce miłościwych mości panów, do gotowego. Brali insi głosy pro et kontra. — My też już zacinamy się, Rationibus. Ja tego, ja też tego życzę. Mnie się podoba ten, mnie też ten. Racja tego taka, tu też taka. To się agituje, a wielgopolacy już krzyczą — wiwa, Treks! Skoczy od nas kilku, na kogo wołają. Przynieśli nowinę, że na Lotaryńczyka. W Łęczyckim województwie znowu i w brzeskim kujawskim intulerunt to, że nam nie trzeba bogatego Pana, bo On będzie bogatym zostawszy Królem Polskim. Nie trzeba nam z inszymi kolligowanego monarchami, bo to jest periculum libertatis, ale nam trzeba virum fortem, virum bellicozum. Gdybyśmy byli mieli Czarnieckiego, pewnie by był usiadł na tronie, że go nam Bóg wziął, obierzmy jego ucznia, obierzmy Polanowskiego. To się agituje. Ja per kuriozitatem skoczyłem do Sandomirzanów, którzy najbliżej nas stali, aż tam trafiłem na tę materię, że życzą sobie de sanguine gentis i mówią, niewiele by nam trzeba szukać króla, mamy go między sobą. Wspomniawszy na cnotę i poczciwość i przeciwko ojczyźnie wielkie merita księcia świętej pamięci Jeremiego Wiśniowieckiego, słuszna by rzecz zawdzięczyć to jego posteritati. Owo jest książę jego mość Michał, czemuż go nie mamy mianować. Alboż niezdawna wielkich książąt familiej, alboż niegodzien korony. A on siedzi między szlachtą pokorniusieńki, skurczył się, nic nie mówi. Skoczę ja znowu do swoich i powiedam. Mości panowie, już w kilku województwach zanosi się na Piasta. Spytam ją pan Krakowski, a na któregoż? Powiedam, że na Polanowskiego, a tu na Wiśniowieckiego. A tymczasem huknął w Sandomirskiem. Wiwat Piast! Dębicki pod komorzy ciska czapkę do góry, wrzeszczy na wszystkie głos. Wiwat Piast! Wiwat Rex Michael! A tu też nasi Krakowianie. Wiwat Piast! Rozbierze się nas kilka między województwa insze z musztułkiem, wołając wiwat piast. Łęczycanie i kujawianie, rozumiejąc, że na ich Polanowskiego poczęli zaraz też wołać, insze województwa toż. Wrócę się nazad do swoich, a tu go już biorą pod ręce, biorą go dokoła. Starczyzna nasza krakowska negat, contradicit, bo od inszych pieniędzy dużo nabrali i obietnice mieli wielkie, osobliwie pisarski i lipski mówiąc, dla Boga co czyniemy, czy nas szaleństwo ogarnęło, stójmy, tak nie może to być. Pan Krakowski już od nas odstąpił, bo to jego był krewny, tam jest przy nominacie. Inszych senatorów idzie obwiam wiele. Jedni powtarzają, drudzy też milczą. Rzeczy do mnie pisarski, bo też on mię przecie miał w powadze, mości panie bracie, co w tym terminie rozumiesz? Odpowiem, to rozumiem, co mi Bóg do serca podał, wiwat Rex Michael. Potem zaraz wyjadę z szerega, skoczę za sandomiżanami, co żywo za mną, że i chorążowie z chorągwiami musieli, a pisarski czapką tylko o łeb uderzywszy pojechał na stronę. Wprowadziliśmy go tedy koła szczęśliwie. Tam dopiero gratulationes, tam dopiero pociecha dobrych, a smutek złych. Czynił ci arcybiskup te ceremonie, co do jego urzędu należały, jako to cyrka inaugurationem i w inszych gratiarum actionis po kościołach cyrkumstancyjach. Ale z jakim sercem, z jaką ochotą? Właśnie kiedy owo wilka zaprzęgą do pługa i każą mu gwałtem orać. Co wybuchnęło potem in publikum, co z dobrym panem robili za dziwy, o tym się niżej napisze. Nazajutrz zaraz był król kilką milionów droższy. Tak wiele mu nadano podarunków, karet, cugów, obiciów, śreber i różnych splendorów. Nawet sami posłowie tych książąt, którzy o koronę konkurowali, dawali mu podarunki. Dosyć na tym że tak pan Bóg ku niemu skłonił serca ludzkie, że to kto co mógł mieć najspecjalniejszego to mu niósł a oddawał. Nie tylko z koni pięknych rumaków, ale i z rynsztunków kto miał choć parę pistoletów w heban oprawnych albo w słoniową kość. Rozjechali się tedy do domu nobilitas już nie pod chorągwiami, ale z parsim Ja też u moich rawianinów pobawiwszy pojechałem do domu. Koronacja potem była w Krakowie dnia 29 września, w wielkiej ludzi różnych jej i sejm Coronationis zaczął się zaraz, ale molo eventu rozerwany przez Olizara posła województwa kijowskiego, który proceder już to był z praktyki. Wojsko na ten czas stało pod Bochryniem, ale żadnego z nieprzyjacielem nie uczynili eksperymentu. Wyprawiono Nichilominus po tym zerwanym sejmie księdza Andrzeja Olszowskiego, biskupa chełmińskiego, do cesarza jego mości prosząc o siostrę jego w małżeństwo królowi. Wszystko to otrzymał snadno, bo cesarz tego sobie życzył i sam się z tym odezwał. Rok pański 1670. Rok pański 1670 zacząłem w Miławczycach, alem się od środo pościa wyprowadził do Smogorzowa, bom był niekontent z tej dzierżawy. Wesele królewskie odprawiło się w Częstochowej w wielkiej frekwencji naszych Polaków, ale Niemcy dosyć błazeńsko pokazali się i pannę młodą wyprawiono jak niecesarską córkę. Ja też w Smogorzowie mieszkając, najpierwszy raz puściłem się na flis. Będąc frycem, trzymałem się starszych szyprów, którzy mi grozili, że mię tam miano podgolić na mieszku jako to fryca. Aleć z łaski Bożej, przedałem drożej od nich, czterdzieści złotych wyżej, a to tym sposobem. Starosta Ujski, Piegłowski i Cześnik Warszawski opacki pogniewali na się kupców, którzy obesłali się, żeby na złość nie kupować. Mnie zaś, com był w ich kolejej, zapłacili pszenicę po sto 150 złotych onym na złość. Kupił u mnie pan jarlach, a oni aż prosili, żeby u nich kupiono. Zapłacono im tedy po 110. I tak co mnie grozili podgoleniem, to onych samych podgolono. Rok pański 1671. Rok pański 1671 zacząłem w Smogorzowie, alem się przeprowadził od śrzodo pościa do Skrzypiowa, dawszy na te dobra i na zakrzów panu kasztelanowi bełskiemu, myszkowskiemu florenów dziesięć tysięcy, a Smogorzu wpuściłem na rok w arendę panu Trębickiemu, który przedtem Skrzypił wtrzymał, bo się nie miał gdzie podzieć. W tymże roku zaraz pan myszkowski spisał ze mną kontrakt o arendę olszówki i brześcia, ale że tych dóbr nie mógł z rąk panów hełmskich windykować i dlatego musiałem ich czekać w skrzypiowie lat sześć lubom na nie wyliczył indeportationem różnych długów z dóbr ordynackich złotych dwadzieścia jeden tysięcy. I co koło tych dóbr zażył kłopotu i kosztu, niżej się o tym napisze. W Skrzypiowie dobrze mi się powodziło i byłem kontent z tej dzierżawy. I w tym roku chodziłem do Gdańska, przedałem panu Wandernemu, poczciwemu bardzo kupcowi. W tym roku wojsko stało pod Trębowlą, pod Kalnikiem, ordebitomocno a potem trościaniecka okazja nastąpiła dałem, znosząc długi ordynackie za afektacją jegomości pana Myszkowskiego, Jegomości panu Szandorowskiemu, Rotmistrzowi Florenów cztery tysiące, jej mości pani Miklaszowskiej Florenów trzy tysiące, książęciu Jegomości mości Ostrokskiemu Aleksandrowi trzy tysiące, samemu jegomości panu Podkomorzemu Bełskiemu na wyprawę ludzi do obozu trzy tysiące. Sejmiki przedsejmowe były innowembre, a zaś Sejm Warszawski in Januario. Rok Pański 1672 Rok Pański 1672 mieszkałem w Skrzypiowie, bo moja żona nigdy nie chciała w Smogorzowie mieszkać ex ratione, że to tam powiedali locus fatalis, że panowie albo panie umierali. Przecie ja tam jednak często przemieszkiwał, a Pan Bóg mię zachował, choć tam byłem Panem dwadzieścia lat. Wici na pospolite ruszenie wyszły. Turcy z wielką potęgą wyszli. Na Batochu wojsko nasze pod komendą pana Łużeckiego, kasztelana Podlaskiego. Ślepe oczko nie przestaje swoich fakcyj, chcąc drugiego króla stronu, na którym go sam Pan Bóg posadził de turbare. Zgoła wielkie i straszne interwisce ramotus. W rączkach w tym roku przypadła sukcesyja na Domy Panów Łąckich, gdzie ja odebrałem per ex divisionem część dziecinną, drugą część kupiłem u panów konsukcesorów i puściłem te obie dwie części córce żony mojej, Jadwidze, która była za siostrzeńcem moim, Dębowskim Samuelem. Puściłem im to z łaski, nie biorąc od nich z tego nic lubom na to kosztu wiele łożył przez kilka lat, a co turbacyj, przejazdek, zwady, bitwy, pojedynków tego nie rachuję. Smogorzu wpuściłem przez arendę na rok pani Gołuchowskiej Wojciechowej, wdowie grzecznej, i tam poszła za mąż za pana Tomasza Olszamowskiego. Wyjechałem z domu do obozu, stanąłem pod Kosiną, gdzie się województwo krakowskie gromadziło. Stamtąd poszliśmy pod Gołąb i tam król przyszedł do obozu i wszystkie województwa skupiły się. A Turcy już byli, wzięli kamieniec, ale Werius z Dikam nie wzięli, ale go sobie kupili u zdrajców ojczyzny naszej i wszystko po dole i Ukrainę zawojowali, szable nie dobywając lipkowie albo raczej czeremisi tatarowie litewscy nasi wychowańcy z kryczyńskim wodzem swoim zdradzili nas i do turków wszyscy poszli po wzięciu kamieńca puścili tatarowie zagony głęboko ale się im nie poszczęściło z łaski bożej kiedy wojsko nasze na imię króla pobożnego wszędzie ich potężnie biło pod niemirowem pod komarnem pod kałuszą naginęło tego jak psów a w lasach, po błotach najwięcej tego nabili chłopi. My zaś i z królem stojąc pod gołębiem trudno było dalej progredi i łączyć się z wojskiem kwarcianym, bośmy mu nie ufali, widząc, jakie konspirationes zachodzą kontra koronatum kaput, żeby byli radzi króla wydali nasz tych nieprzyjacielowi. W tenczas, kiedy Orda brali jasyr koło komarna, posłano na podjazd komenderowanych z pospolitego ruszenia, ludzi wybierając i na koniach dobrych rozdzielono nas na dwie watachy dano nad jedną watachą komendę kalinowskiemu nad drugą zaś mnie poszliśmy dwiema szlakami nocą ja tedy wiedząc dobrze tryb podjazdowy poszedłem tedy na bełżyce wszystko manowcami a nie zdało się to panom pospolitakom. Poczęli narzekać, że to niebitym gościńcem, że to czasem koń usterknął się na pniaku, czasem gałązka przez gębę zacięła. Nad dniem stanąłem pod Bełżycami w brzegu lasa i żeby koniom trochę odpocząć, tak w rękach trzymając paśliśmy konie. Jak świtać poczęło rzekę, mości panowie, trzeba się wywiedzieć, co się dzieje w mieście. Jeżeli byśmy tu kogo nie napadli po swoich plecach, bo psy słychać szczekające, a ludzi nic. Za czym podjechać trzeba w kilku koni, a nam dawać znać, albo też jeżeli by was postrzeżono, to ich wywabić w pole, żebyśmy zagonionych mogli obskoczyć i dostać języka. Z ochoty nie porywa się nikt, gniewno mi okrutnie i mówię, także się to będziemy słuchać, mości panowie? Jak pójdziemy dalej? Nic tu wprawdzie po moim starczyństwie, kiedy taka będzie obedientia. Pojadęż ja sam, a wy przynajmniej bądźcie pogotowił, jeżeli bym wam tu przyprowadził gości. Potrwożyło się to wielce, bo taka była fama, że tatarowie już są koło Bełżyc, jakoż i byli koło południa wczorajszego, ale coś niewiele. Rzecze Chociwski. Jadę ja z waścią Sieklicki i ja, bo to jakoby moi byli, jeden brat, drugi wielki przyjaciel. Stroński młody rzecze. Kiedy waść sam jedziesz, to i ja jadę, ale z kim innym nie pojadę. Pojechaliśmy tedy. Przyjedziemy pod miasto, nic nie słychać. Wjedziemy w miasto, nic, tylko znowu psi się podrażnili, co już byli trochę umilkli. Do domów szukać ludzi i człowieka nie masz, co żywo w lassach. Wyjechaliśmy znowu z miasta, stanęliśmy między folwarkami cicho, już też oświtło, aż chłop wyjrzał z stodoły przez poszycie snopka podniósłszy Do stodoły owej wołać go szukać, żadnym sposobem znaleźć go nie mogli, bo pełna stodoła zboża Aż dopiero pocznę wołać, chłopie, a toż ty swojej zguby pragniesz i co się kryjesz przed Tatarami, od chrześcijanów zginiesz bo mnie tu nic więcej nie trzeba, tylko wypytać się, co się dzieje, bo ja od króla, a tu nie mogę w całym miasteczku znaleźć człowieka, i ty się nie pokażesz, chociażby cię już widzieli. A toż nie możemy się inaczej nad tobą zemścić, tylko cię tu zapalemy. Aż dopiero chłop. Mości panie, już wylezę. Wylazł tedy. Pytamy byli tu tatarowie? Byli wczoraj w południe, gonili chłopów dwóch, ale im uciekli w las. Oni też zaraz stanęli w brzegu. Ale jednego chłopa postrzelili z łuku po plecach, kiedy już wpadał w las. Znowu zaś przed samym wieczorem widzieliśmy ze trzydzieści konnych, ale nie wiem, kto to byli, bo z daleka. Posłałem ja tedy po owych swoich ludzi. Przyszli tedy w radę. A tymczasem po snopie zboża koniom położono. Jedni mówią iść dalej, drudzy nie iść, wrócić się, pogubisz nas. Dość na tym, cośmy tu dotarli. Nie wódź nas dalej. Przecież prewaluj, żeśmy poszli. Idziemy mile i drugą już tu westigia tatarskie, co to niektóre rzeczy upuści, zgubi, niektóre też i rzuca, kiedy mu się co lepszego trafi. Tchórz ich oblatuje. Ja jednak cieszę, że to ludzie, uciekając, upuszczali, nie tatarski podjazd. Wtem szlachcic wyjechał do nas z Lassa i ten dopiero prawi że tu milę tylko pojechawszy nabierzemy Tatarów co chcemy bo się włóczą po wsiach nie trudno będzie o języka Jam wczoraj między nimi jeździła nie śmieli się na mnie porwać tak są obciążoni i konie mają pomordowane Sam was poprowadzę ścieżkami chrustami Po tych jego powieściach chwyciło się mnie tego serce bardzo i mówię mości, panowie, teraz nam trzeba pokazać, że nas Bóg i natura formawit ludźmi, nie grzybami. Będziemy mieli nad inszych, kiedy się z tym popiszemy królowi, że przyprowadzimy języka. Sam to Bóg podaje nam tę okazyją, tak snadną do nabycia dobrej reputacji jej. Pokażmy się, żeśmy ludzie. O Boże, kiedy to okrzyk na mnie. Albo my to kwarciani, albo my to wołosza, albo ludzie służebni. Mamy my wojsko kwarciane, któremu płacimy, żeby się za nas biło. Nie posłano tu nas dla języka, tylko dla wiadomości, którą już wziąwszy, nie pójdziemy stąd dalej. Mam ja żonę, mam ja dzieci, nie będę się tak szarzał, jak się komu podoba, bo mnie powinien. Perswaduję, jak mogę, że to i my ludzie, jako i kwarciani, nie bądźmy hierozolimską, ale polską szlachtą. Pamiętajmy na Boga i Ojczyznę, Wstydźmy się słońca tego, które nam świeci, gdy się ludzi nie wstydziemy. Surdys fabula narratur. Swoje oni prowadzą, że nie powinniśmy, nie pójdziemy. Pytam, kiedyście z domu wyjeżdżali, kwa intentione wyjeżdżaliście? Czy jak na wojnę, czy jak na wesele? Żadnym sposobem nie wyperswadowałem. Uczyniwszy wotum i wymówiwszy... Puko żyw będę nigdy się już takiej komendy nie podejmę i wolałbym paść świnie, niżeli z pospolitego ruszenia komenderowanych prowadzić na podjazd. Wróciliśmy się tedy nazad z owej wojny. Miałem wyrostka leśniewicza, co mi konia powodował, a frant był wielki. I mówię mu Miły bracie, każ od siebie konia wziąć inszemu, a ty znajdź sposób, żebyś nam jaką uczynił trwogę. Pojechał, że ów i uczynić deklarował et interim, powiedziałem niektórym konfidentom, że tu wnet będziemy mieli trwogę, tylko nic nie mówcie, doświadczemy tu się wnet dobrych pachołków. Przyjeżdżamy już wieczorem przed wioskę, aż ów wyrostek zapalił kopę konopi ułożonych w ogrodzie, jak to zwyczajnie w jesieni układają opodal od chałup. Kiedy to huknie, dopieroż wcale rozumieli, że to Tatarowie. Uczynił się szelest po wsi, hałas. Ja mówię, mości panowie do nich, a mości panowie od nich, każdy w swoją drogę co żywo. Na mnie wołają, mości panie komendancie, lepiej uchodzić, bo i nas zgubisz i wojsko zawiedziesz, i króla, kiedy na sobie przyprowadzimy nieprzyjaciela. Ja po staremu mówię, ej, nie wytrwam, skoczę pod ogień, dowiem się, co się dzieje. Owi też już konstcji tego terminu mówią: Jedźmy, skoczmy, dyć nas całkiem nie połknął. Skoczyliśmy tedy pod wieś, a ich mość w drogę. Powróciem nazad nie masz nikogo. Ponajdowaliśmy tylko co poodbiegali sakiew z sucharami, a z wędzonkami, z serem opończy, kańczugów i inszych drobiazgów. Między innymi rzeczami cynowa ładownica została na rzemiennym pasie, a w skórę powleczona, Pełna gorzałki zacnej, ze dwa garca w niej. To się tak za nią wstydzili, że się nikt do niej przyznać nie chciał, choć ją pokazowaliśmy na wysokiej tyce uwiązawszy. Tak tedy myślę sobie, powróciwszy i do drugich, mówię, Niedobrześmy uczynili, kiedy tamci tchórzowie przybierzą i potrwożą wojsko. Jaki, taki, prawda, prawda, cóż z tym czynić? posłać trzeba takiego, co by wszystkich wyminął i tam, jeśliby który tchórz co powiedział, żeby świadczył, aby mu nie powierzono. Rzecze pan Adam Sieklicki. Niech jedzie mój Wilczopolski. Z koniem mi służy. Przykażę mu, żeby go nie żałował. Wlot tedy stało się tak. Daliśmy mu łyknąć owej gorzalice i mówię mu. Nie żałujcież, panie konia, bo to o wielką rzecz chodzi. — Strzeż, Boże, potrworzyć wojsko i króla dla naszych żartów. I twoja szyja byłaby w strachu, bo też to tam był z moim wyrostkiem jako wiadomy miejsc, bo Lublanin był szlachcic. — Jeżeli być koń miał zdechnąć, nie żałuj. On jakoś nieochotnie podejmuje się, bojąc się o konia, jako chudy pachołek. Dopieroż ja rzekę — wsiadaj, że na mego, a swego oddaj pod mego czeladnika. Tak się stało. Podoganiał ich, powymijał i owszem bardziej doganiając Postraszył, powiadając Oto ja już nie na swoim koniu siedzę, bom go stracił I musiałem na cudzego wsiadać Skoro już wszystkich wyminął, jechał sobie powolej z przodownikami Dopiero kiedy już wydrapali się z lasów Tylko polami jechać było potrzeba Perswadował, żeby się gdzie na paszej zabawili Gdyż tam nasi panowie są na odwodzie Gdyby im ciężko było, już by ich tu za nami widać było. Owi też uważając, żeby to ich wielka była sromota, gdyby bez komendanta i z inszej kompanii powrócili, zatrzymali się już w mili tylko od obozu, ba i tyle nie było. Nadrapawszy się po owych lasach, na obie nautykawszy i do tygodnia drugi nie mógł przyjść do siebie, oliwę pijąc i boki smarując. My zaś na owym koczowisku zanocowaliśmy. Mieliśmy się dobrze i sami, i konie. Jak świtać poczęło, ruszyliśmy się za nimi powoli człapią, zbierając po szlaku czapki, kańczugi, et varia. Wyjeżdżamy z lasa, aż też oni, obaczywszy, biorą się do koni i wsiadają. Mówię do nich, przyjechawszy, a mości panowie, trzeba się wstydzić Boga i ludzi. Upuściliśmy dla nieposłuszeństwa okazyją taką, żebyśmy byli i języków nabrali i dobrą otrzymali sławę. A to było kilkanaście tatarów, a pouciekali nam, że nie miał kto wioski obskoczyć. Nas było mało, sprawa nocna, nie mogliśmy temu sami suficere, a przecie gdyby kilkaset ludzi było, pewnie by był żaden nie uszedł. Nie wierzyli zrazu, mówiąc, że to tak nami łudzisz ale jak obaczyli szkapę, co go wziął pana pachołek w krzakach, co też to od niego ktoś uciekł, uwierzyli dopiero, bo też podobny był do Bachmata i łączek na nim goły, z kurką tylko powleczony na kształt mody tatarskiej. Dopiero ucieszyli się, poczęli prosić, żeby nie powiedać, żeśmy Tatarów nie widzieli, bo by ta wszystka wina i sromota na nas przyszła. Staliśmy na tym traktacie z godzinę w polu, relegowawszy czelać na stronę, których potem informowano, żeby też powiedzieli, że nie widzieli Tatarów. Dopieroć obiecałem im to z wielkim ich ukontentowaniem, że nie będę powiedział, mówiąc, że wy Pana Boga nie obrażacie nieprawdą, powiadając, żeście Tatarów nie widzieli, ale uważajcie, jaka to jest infamia i obelga narodu, kiedyśmy ludzie bez serca, po sejmikach, po kołach generalnych siła mówimy, hałasy robimy, a kiedy przyjdzie do czego, to nie umiemy nic. Wymawiałem ja to jednak w każdym posiedzeniu, chwaląc ich kwidem: To to komiliton mój, odprawowaliśmy z sobą podjazdy, bywaliśmy w okazyjach, stawaliśmy tak i owak. Kto wie, termin to się tylko śmieje. Zabieramy się potem ku obozowi, aż też Kalinowski z swoją partyją idzie. Złączyliśmy się tedy. Pyta, jak mi się powodziło. Powiem że wolałbym świnie paść przez ten czas póko się podjazd nie powróci niżeli nad takimi ludźmi mieć komendę on też konformiter powieda i tak przez całą drogę pókośmy nie weszli w majdan o tym był dyskurs stroną sobie jadąc powróciwszy do obozu kazano nam iść do króla z relacją nie chciałem ja iść czyniąc się chorym ale kalinowski przyszedł do mnie Pójdź waść, bo będą rozumieć, że to waści ta praca zdebilitowała. Ja mówię, nie chce mi się i wstyd mię tam pójść, i nie mam co powiedzieć, bo nie masz co, ługać też nie umiem. Rzecze Kalinowski. A toż ja będę relacją czynił, byleś i waść był ze mną jako komendant drugiej dywizji podjazdowej. Poszedłem tedy z nim do namiotów królewskich, zastaliśmy tam różnych senatorów, panów. Czyni tedy Kalinowski relacją, prawi jak na mękach, koloryzuje, powiada na ostatku, żeśmy się dusznie starali o języka, ale dostać żadną miarą nie mogli, bo już były zaciekłe czambuły do kosza poschodziły. A on z swoją dywizją i w pół tej drogi nie dotarł gdzie ja i szlaku tatarskiego nie powąchał, bo go także nie słuchali. Jak on skończył, aż mówi pisarz polny Czarniecki Stefan do mnie. A właśnie na inszym szlaku byłeś z swymi ludźmi? Powiem, tak jest. Więc trzeba osobną relacją uczynić z swojej przysługi. Rzekli insi senatorowie. I bardzo trzeba. Dopiero ja mówię. Powinność to jest nasza poddańska mandata waszej królewskiej mości – Pana mego miłościwego protung, wielkiego wodza i szafarza krwie naszej, którąże ochotnie każdy z wiernych poddanych in aleam fortunę nieść i łożyć powinien, o tym się sądzę. Kwo animo zaś i z jaką gotowością in prezenti termino należytą za dostojeństwo majestatu waszej królewskiej mości, Pana mego miłościwego, kto ofiarował victimam non indago. Moje i komilitonów moich actiones, choćby najlepsze chwalić non expedit, ganić zaś, jeśli nikczemne, krudele. Tych rzeczy, które się ponderować mogą instatera judicii, ani ganić, ani chwalić. Mało po tym, ponieważ eventus acta probat. Nie wiem czy złe oko żeśmy dotarszy szlaków nieprzyjacielskich widząc ognie i tumany pewnym językiem nie mogli się przysłużyć waszej królewskiej mości panu memu miłościwemu relacji jego mości pana łowczego podlaskiego miłościwego mości pana i brata taki jest sens volui set non potui ja zaś mam litwo jako pana boga obrazić i lenistwem i nieprawdą wolę się przyznać verius dicendo potui set nului, wielkiego zażywszy słów monarchy, veni vidi set non vici. Imposterum, jeżeli by się waszej królewskiej mości panu memu miłościwemu, na podobną imprezę moja zejść będzie mogła usługa, wolę susci suscipere provinciam z piętnastą ludzi służebnych obedientiam obserwujących. Niżeli ze stem i drugim panów swoimi sentymentami rzeczy wojenne dyrygujących. Oto upraszam pokornie majestatu waszej królewskiej mości, pana mego miłościwego. Spojrzą po sobie, poczną się okrutnie śmiać. Rzeczy Potocki Szczęsny, wojewoda Sieracki do króla, jeszcze mnie widział tak prawdziwej pochwały. Odpowie Czarniecki, starostakaniowski pisarz polny, nie dziwować się, nauczył się, bo w dobrym porządku wojować. Rozgłosiło się tedy, gniewali się. Stary Misiowski mówił przed niektórymi Nie uroście u nas w województwie pan pasek za taką braci naszych dyfamacyją. Jam też zaś mówił e kontra, że oni sami na taką zarobili infamią i zawsze im na oczy wyrzucać będę. Przysłał ci zaś był potem pan Sobieski, Hetman i marszałek koronny kilku Tatarów. Ale i na tego fremebat popularitas, że go to fama uczyniła drugim po arcybiskupie malkontentem. Poczęto zaraz traktować konfederacją, albo raczej praktykować, żeby się sprzysiąc unanimi woto króla do garła nie odstępować, bo miał wielką popularitatem i u wszystkich stanów miłość. Z tej racji jej inwehebant na wszystkich bardzo malkontentów. Ruszyliśmy się tedy pod Lublin i tam zaraz stanąwszy, mówili demodo consulationis, jako to chrzcić, czy sejmem koronnym, czy konwokacją, czy kołem generalnym. Konkluzum tedy, że nie może być konwokacja, bo ta per certum numerum personarum odprawuje się nie sejm, bo ten per pernuntios terrestres a tu to ta republika i każdy sobie jest posłem ale musi być koło generalne ponieważ pospolita in armis existit obraliśmy tedy marszałkiem Stefana Czarnickiego pisarza polnego starostekaniowskiego człowieka tante activitatis który tak umiał rzeczy akkomodować żeby wszystko przyprowadzić ad eum finem per quem nie byłaby damnificatio rei publice sam to znać, Bóg ordynował serca ludzkie, żeby obrać tego, który by nie tylko na przednie, ale i na ostatnie miał wzgląd koła. Bo gdyby był kto inszy z tych, co sobie tego życzyli, dostąpił pomienionej dyrekcji jej, infallibiliter zamieszaliby byli rzecz pospolitą tak, jako nigdy bardziej. Bo jedni zelebant proparte coronati capitis, jej lesionem zakładając probasi et angulari lapide, i radząc, żeby się tego upomnieć i przy tym stawać im gradu absoluto. Drudzy zaś uważali prejudicata antecedentia, że to trafiały się podobne okazyje do jednej tylko osoby regulujące się, a czego w ojczyźnie narobiły, do jakiego przyprowadziły krwie rozlania. Uważali, że to wielkie za sobą pociągnąć musi krwie rozlanie, zamieszanie, a Bóg wie, jeżeli nie ostatnią zgubę nie tylko tego jednego królestwa, które jest antemurale christianitatis, ale i wszystkich inszych monarchii chrześcijańskich, a znać, że to sama wola boska milita bat nobis, bo się nam wszystkie rzeczy klejeły. Tamci zaś cholerycy pragnęli miecza i krwie rozlania, wołali pretendując, że nie może być dobrze w Polsce póko perwersa kapita, której z dobrym panem nie dadzą nam spokojnie zażyć swobód naszych, nie wezmą swego karania. Tak tedy stanął szczęśliwie elektem na marszałkostwo Czarniecki. Zaraz przy tym konkluzum, żeby kołowanie odprawiało się przez deputatów z powiatów. A to propter meliorem ordinem, żeby sami tylko deputaci z marszałkiem, zasiadając na sesjach, traktowali celeriorem cursum consultationum publicarum, żeby głosami czasu nie zabierać i prędszą w każdej materii i nomine powiatu swego dać deklaracyją, non prekluza jednak wia przymówienia się każdemu szlachcicowi. Choć nie deputat. Uprosiwszy sobie głos u marszałka do materyjej, o której powinien był wprzód mieć dobrą od deputata swego informację. Poobierano tedy w partykularnych kołach deputatów po dwóch z każdego powiatu, gdzie też i mnie z powiatu lelowskiego kazali ich mość sobie służyć i stanąłem deputatem z panem Wojciechem Giebułtowskim. Zasiadaliśmy tedy w polu przed namiotami królewskimi koło wielkie założywszy, a koło nas arbitrów konnych zawsze kilka i kilkanaście, czasem tysięcy, jednych trzeźwich, drugich pijanych. Zagaił marszałek Facundissima Oratione. Nastąpiły Gratulationes od króla, od senatu, a prekando Felicem Eventum, każdemu marszałek odpowiedział Informa Amplissima. Proponowano materia Materias Consultationis – ale specjaliter punkta kardynalne, to jest defensionis patrie i należytej potędze tureckiej resistencyjnej, a drugi custodie corporis, króla pana et securitatis ab impetitione et insidis male contentorum. Od czego najpierw począć? Petit consilium marszałek od koła. Poczęli zabierać głosy, wywodząc, że utrum necessarium, ale kura salutis Jego Królewskiej mości, Pana naszego miłościwego, ma być w tym u nas predykamencie, żeby Ante omnia był obmyślony majestatowi zaszczyt. A potem o inszych konsulere materiach. Taką miał miłość ten pan, że wszyscy unanimi woce na to się zgadzali, żeby zaraz w obozie zaciągnąć i zostawić do boku jego piętnaście tysięcy wojska i pospolite ruszenie omni necessitate za pierwszymi zarazwiciami, aby w pole wychodziło, liberę deklarowali. I nie wzięła ta materia więcej czasu nad trzy godziny. De metodo jednak kontribuendi na tę wyprawę zgodzić się nie mogli po kołach partykularnych kilka dni, bo niektórzy chcieli przez pobory, drudzy przez podymne, etc. A że nierychło na owe zebrałoby się wyprawę, gdyby czekać wybrania owych podatków, tedy i w tym nie mniejsza poddanych przeciwko Panu pokazała się miłość, że kto miał leżące po depozytach pieniądze w domu, dobrowolnie z swoją odzywali się ochotą. Ja województwu memu pożyczę pięćdziesiąt tysięcy, ja sześćdziesiąt, ja dziesięć, ja piętnaście, ja dwadzieścia, etc. I tak wnet sumy było i nadto. Sami, wtedy swoich sum poborcami byli, sami je za asygnacjami rotmistrzom wydawali, których rotmistrzów województwa sobie obierały. Drudzy też, co byli bliżsi, zaraz do obozu posprowadzali pieniądze i tak w lot zaszczyt panu obmyślony. Co wszystko sprawiła miłość prawdziwa poddanych przeciwko królowi, któremu właśnie trzeba było zaszczytu, bo już wojsku tamtemu pod hetmanami będącemu nie konfidował. Z strony zaś jej potędze tureckiej ta była konsideracja, że to cokolwiek my teraz czynimy dla króla hok bonum jest publici terbonum, bo kiedy króla będziemy mieli mocnego, nie tak się o niego oburzą te zawzięte impety. Obmyślili tedy obronę. Dopiero wkroczono w materię, żeby sądzić tych, którzy niewinnie konsurgunt przeciwko panu i wydać im mandat. Mówią insi, perswadują, osobliwie marszałek, że to podczas strasznej wojny nie tylko by non irritare crabrones. Ale i owszem zamilczyć swojej krzywdy. Król jegomość jako pan miłościwy non urget tego propter bonum pacis. Jeżeli by się kto taki znajdował, będzie na to czas uspokoiwszy da pan Bóg wojnę tak straszną turecką. O, po staremu darmo, o, po staremu sądzić, co którego ex magnatibus wspomną. To nie rzeką, tylko zdrajca, katowskiego, godny miecza, etc. Długości zdrajcy swimi będą nas inkwietować przewrotnościami, zły im był król Kazimierz, nie przestali go tentować, aż go do wiecznej infamii przyprowadzili. Dał nam Bóg teraźniejszego ojca, nie pana, już się im i ten nie podoba. Trzeba się nam otrząsnąć tym rektorom, co to nami tak się bardzo opiekują, bo inaczej nigdy nie będziemy mieli uspokojenia. To to tu się w kole traktuje. Tu deputat deputatowi odpowiada rotjona liter, a tu od owych cirkumstantów z ledwa słowa stanie się huczek, oleda słówko trzaskanie szablami, obuchami kiwają, do pistoletów się porywają. To zaś deputaci wstają z miejsc swoich ujmować każdy swego, bo taka była ordynacja, żeby każdy, kto przyjechał lub przyszedł do koła non capiat miejsca, tylko za swoimi deputatami. A tu wre, jak w garku. To leda materijka, choć lekka zabrała czasu, godzinę i drugą. Bywało tego często nawet i po partykularnych kołach, które się sesjonem pod chorągwiami odprawiały, nie bywało bez wielkich tumultów. Dosyć na tym szkoda było nie tylko co wymówić, ale i mruknąć przeciwko królowi. Tak był chwycił ludzi wszystkich za serca bo mówili, że to król nasz, krew nasza, os de ossibus, dawnośmy się cieszyli królem swego narodu. Niewielkie rzeczy rzekł pisarz Ziemię Bielskiej w kole generalnym, tylko to, kiedy starosta rzecki Zelose mówił przeciwko Malkontentom, a na ostatku próbował pismem, że wyciąć to trzeba, ten pisarz ziemski-bielski, człowiek biały jak gołąb, żołnierz kwidem wielki, poseł na każdym sejmie z Podlasza, to tylko wyrzekł. Pane starosto, nie zderżysz. Bo tak był deputatem jako i starosta. O Boże, kiedy to wstanie tumult? Jako pogański synu, ne zderżyt? Ale my zderzymo, nie odstąpiemy się, choćby jeden na drugim upadł. Podobność to i ty ich duch. Weź, bij, podajcie go nam sam za koło, poślemy głowę w podarunku panu Sobieskiemu. Już go poczęli siekać. Skoczył dziad jako sarn pod marszałka. Marszałek woła piechoty, piechoty. Tu piechoty zaraz sześciuset za marszałkiem stoi. Muszkiety im w rękach drżą. Oficierowie mówią, jak my się tu porywać mamy. Skoczyli biskupi, skoczyli senatorowie, ledwie ujęto. My też w kole ścisnęliśmy się tak, żeby się do niego nie przedarli, bo go nam koniecznie napierali się wywlec z koła i rozsiekać. Ci też, o których było to rozumienia, że są Ejusdem Spiritus, bo panowie malkontenci byli protung niektórzy u koła generalnego, kiedy się tumult zaczął, pouciekali do namiotów, nie ufając swojej sprawiedliwości, osobliwie rotmistrze niektórzy nasi krakowscy. Kilka razy się tedy zanosiło na rozlanie krwie i po staremu przyszło, bo w kilka dni potem stało się spektakulum tragiczne, kiedy niejaki firlej Broniowski, przyjechawszy do koła pijany, stanął najpierw na koniu za nami, to jest za deputatami województwa krakowskiego. Począł wołać, krzyczeć, wrywać się w głosy. Ja rozumiejąc, że który Podgorzanin, nasz kolegowie moi mówią, nie z naszego to województwa człowiek, potem jak wziął coraz to bardziej wrzeszczeć, ja mu mówię, Panie bracie, nie potrzebujemy tu tywona. Jest to tu miejsce województwa krakowskiego. Albo waść spokojnie stój, albo ustąp. Osunął się na mnie, począł fukać. Wolno mi stanąć, gdzie się podoba. Porwą się tedy kolegowie moi, rzeką mu, że nie wolno, albo nie wiesz ordynacji jej, że każdy za deputatami swego województwa stać powinien, odstąbrze bodejcie zabito, albo się wstydzisz za swoje województwo. Nasi też konni, co między nimi stał, rzeką, ustąp waść, bracie, do swego województwa. I wypchnęli go. Przejechał na drugą stronę, znowu tam począł hałasować. A wiedzieli na niego, że też i on mal kontent. I mówi mu tam ktoś Ej, panie bracie, ostrożnie, żebyś waść na co złego nie zarobił. A on tym bardziej. Potem rzekł coś przeciwko królowi. Do szabel na niego. Począł uciekać między szałasy województwa bełskiego i stamtąd go wygnali. Dopiero w polu rozsiekalić go okrutnie. My tu w kole nie wiemy, co się tam stało, a oni go wleką koła i wołają tam ustępujcie. Przywlekli go tedy dwaj pacholcy w turkusowej barwie za nogi o jednym bucie. Rzucili go w środku koła, mówiąc A toż macie pierwszego malkontenta, tak i drugim będzie. Jakoś tak się stał żal na sercu i okropność patrząc na owego rozsiekańca. Ci zaś, co się poczuwali być malkontentami, wpół obumarli od strachu, kiedy leżał jako bydle jakie zarznięte w swojej krwi. Tak ci posiedziawszy z pół godziny limitował sesyją marszałek, rozeszliśmy się. Napadły potem jesienne słoty, śniegi, mrozy tak, że drugi swego konia nie poznał rano wstawszy, kiedy go śnieg przywiał. Jużeśmy tedy miewali sesyję w namiotach dla owej niepogody. Szlachta się poczęli rozjeżdżać do domów, deputaci tylko z marszałkiem musieliśmy kawęczyć do końca. Przed dokończeniem koła o mało nie zabito zamojskiego kasztelana takim sposobem, jako i broniowskiego. Jeden szlachcic zadał mu, żeś ty mówił o królu tak, podobniejszy on mydło z krupką po zamościu nosić, niżeli królować. O włosek nie rozsiekano, a on klęczał, przysięgał, że nie mówił, ręce złożył, prosił za nim marszałek: Dla boga mości panowie, dosyć już tej krwi. Król przysłał choćby i to, i co większego mówił, odpuszczam i proszę za nim. Dalić pokój. Skończyliśmy koło generalne Decima Novembris, którego akta popodpisywaliśmy wszyscy deputaci, królaśmy pożegnali. Marszałek miał mowę nominę o bardzo wyborną, elokwencyją, której i niewiele ludzi do niego wiedziało. Dopiero tym marszałkostwem rozsławił się, że jest wielki orator. Porozjeżdżaliśmy się tedy szczęśliwie. Przyjechawszy do domu sexta decima novembris, trafiłem na żałobę po matce mojej kochanej, która w wigilię świętych Szymona Judy Panu Bogu Ducha oddała. Utinam inam in sancta pace requiescat. Pochowaliśmy ją w stopnickim kościele u ojców reformatów. Rok Pański 1673 Rok Pański 1673 zacząłem, daj Panie Boże szczęście, w Skrzypiowie. Odebrałem smogorzów z arendy roczniej od Pani Olszamowskiej, która tam poszła za mąż. Sejm Warszawski nastąpił, podczas którego arcybiskup Prażmowski snem śmiertelnym zawarł oko, bo nie miał tylko jedno. Ale siła widziało i siła złego robiło. Umarł w jazdowie, a przecież apręchesyje jej, że nie mógł francuskich interesów dopiąć. Po nim prymasem został książe Czartoryjskie, zacny wielce pan i świątobliwości wielkiej senator. Na tę zimę Turcy nie schodzili z pola, ale okopali się pod Chocimem i stali obozem. Nasi panowie hetmani, mając wojsko porządne, litewskie i koronne, Wyprawa też była dymowa z województw, chorągwie pancerne bardzo dobre, chcieli im dać pole. Turcy w pole wynieść nie chcieli, że już tatarowie poszli byli od nich. Nasi tedy inaudito egzemplo rezolwowali się do nich szturmować, poszli tedy pod okopy, obstąpili obóz Circum Circa. Piechoty, podsadziwszy się, rozwalili wały w kilku miejscach Neminę reklamantę, bo i razu z armaty nie strzelono, choć mieli dział tak wiele. Pan Bóg podobno zaszlepił był poganów i serce odjął, że tak modeste przyjmowali naszych, do siebie dobywających się, właśnie kiedy owo gość, jaki przychodzi, nie nie przyjaciel. Stali tylko na koniach watachami wielkimi w okopach, aż do nich powchodziły nasze chorągwie owymi dziurami w wałach poczynionymi. Dopiero tam w okopach uderzyli na naszych, ale nie mogli długo wytrzymać. Zaraz poczęli uciekać do mostu, który mieli na Dniestrze ku kamieńcowi. Tam ich dopiero nasi cieni. Więc, że tłumem wielkim nacisnęli się na most, złamał się most. Dopieroż tonąc jednych wycięto drudzy potonęli inszych nagnano na skałę i tam pospadali także na łeb i z końmi zdobycz nasi wielką wzięli w rzędach w srebrach w namiotach bogatych w sepetach zaś owe specyjały wyborne co mógłby drugi sepet na sto tysięcy rachować one szable bogate one janczarki naprowadzono do Polski wielbłądów siła tak że go dostał i za podjestka. Ale też to jeden syn osobliwie ucieszył ojca zdobyczą, a był to ten syn jego rotmistrzem Dymowskim, miał wielbłądów kilka zdobycznych. Przyjeżdżając pod dom, chciał się też ojcu pokazać na powitaniu tureckim strojem. Ustroił się w ubiór wszystek turecki i zawój, wsiadł na wielbłąda, kazawszy czeladzi zatrzymać się na wsi, pojechał przodem do dwora. Ociec staruszek idzie przez podwórze z laską do jakiegoś gospodarstwa, a owo straszydło wjeżdża we wrota. Starzyc okrutnie uciekać począł, żegnając się. Syn, widząc, że się ojciec zaląkł, pobierzy też za nim, wołając, stój, dobrodzieju, ja to syn twój. Ojciec tym bardziej w nogi. Potem rozchorował się z przelęknienia i nie za długo potem umarł nasiało się wtedy po wszystkiej polszcze rzeczy tureckich, owych haftowanych, rzeczy ślicznych, koni pięknych, łubiów bogatych i inszych różnych specjałów. Cudowną to Bóg dał narodowi naszemu wiktoryją, a najbardziej z tej okazy jej cudowną, że się i bronić zapomnieli. Nawet kiedy w przód brano obozy wołoskie i multańskie, nie przyszli ich Turcy bronić, a potem i sami się nie bronili – Chyba w ten czas dopiero, kiedy ich wyparto z obozu. Podostawało się i naszym. Pisarski, starosta Wolbromski, rotmistrz z swoim porucznikiem zginął, także i Żelecki, starosta Bydgowski i insi. To wojsko Primowere miało pość pod Elwów, a wziąwszy go dalej w Polskę. Jużeśmy się prosili i przyjąć chcieli poddaństwo, bośmy nie mieli kwimanum od ponad. Prosiliśmy, żeby nas tak zostawił jako Wołochów i multanów, a żeby nam wiary nie psował. Nie mogło to być, że Wołosza i Multani dobrowolnie się poddali, a wyście zawojowani. Prawda, że to jeszcze posłów z tym nie posyłano, ale przez Hana Krymskiego już to poczęto było traktować. Zgoła strach był wielki, trwoga wielka, aż Pan Bóg to inaczej wnet obrócił, dawszy tę Wiktoryją Chocimską. Bo zaraz Turcy spuścili nos, zgubiwszy to wojsko, które mieli za najlepsze. Zaraz pozwolili na pokój i ukontentowali się samym Podolem, co byli na całe królestwo gębę rozdarli i mówili podolskiej szlachcie, że wy nie możecie u nas uprosić takiej wolności, jaką mają Wołochowie, boście wy swowolni, ale was dyzarmujemy i będziemy was tak tylko do robót zażywać aż pan Bóg inaczej nie dając swym świątnicom i nam też upadać. Ta wiktoryja stanęła na imię króla pobożnego Michała, który po niej zaraz umarł. Rożni, różnie uważali, jakoby miała być jakaś suspicio veneni w cyrance, którą on rad bardzo jadał. Nie posądzam, ale to tylko pisze, o czym też ludzie gadali. Rok Pański 1674 Rok Pański 1674 zacząłem, daj Boże szczęście, w Skrzypiowie. Interregnum było, sądy kapturowe. Przejeżdżałem się często do Radomia z strony rączek. Elekcję nowego króla złożono pod Warszawą in majo, ale już nie tak wielkim zgromadzeniem jako Michałowska. I tam po staremu było wiele konkurencji, a po staremu nam Pan Bóg dał piasta os de ossibus nostris Jana Sobieskiego, hetmana i marszałka wielkiego koronnego, który stanął elektem dnia dziewiętnastego maja i nauguratus dnia dwudziestego pierwszego ejusdem, nam dziś szczęśliwie panujący, który utinam diutissi pro progloria dei et utilitate rei publice christiane, żeby Bóg jego plemię rozkrzewił jako niegdy Abrahamowe i żeby korona z głowy posteritatis jego nie schodziła, jako w austriackiej familiei tego wszyscy życzymy. Nie była jednak koronacja aż w trzecim roku, bo nastąpiły wojny wielkie od Turków, Tatarów i Kozaków, którzy się poddali Turczynowi, inwitując go na wojnę przeciwko nam i chcąc nas przed ich potencją zniszczyć ale sami zdrajcy imię swoje tym bardziej zniszczyli i ostatek potęgi swojej zgubili, o czym się niżej napisze. Żałując Turcy przeszłorocznej ludzi straty, snadno bardzo dali się namówić kozakom na wojnę do Polski i przyjąć ich w protekcją. Wyszły wojska wielkie. Został Chmielnicki młody w Stambule zastawnikiem. Już to impreza na nas była Jungtis viribus, aleć ich Pan Bóg pomieszał, że się z sobą powadzili i bili, a nam dali pokój. Turcy pobrali miasta szturmem, Ładyżyn, Humań i inne. Po wszystkich, prawda, miastach, ale osobliwie w Humaniu, stało się tak wielkie krwie rozlanie, że tam więcej niż dwakroć sto tysięcy kozactwa zginęło, ale i Turków w szturmie naginęło bardzo wiele. Tak tedy, co się na naszą krew grozili, swojej się dowolej napili. Rok pański 1675. Jaką osiadł w skrzypiowie, nie robiłem nic, tylko sprawiał obłóczyny, profesję, bo trzy pasierbice za mnie, czwarta jeszcze za nieboszczyka zostały bernardynkami. Marianna, Aleksandra, Barbara i druga Marianna, najmłodsza. Te panny nie z żadnego przymuszenia albo z jakiej potrzeby zostały zakonnicami, bo dziewki były i urodziwej z posagami, ale z samej boskiej wokacyjnej. Koszt jednak na to wielki łożyłem, bo to nierówno więcej kosztuje, niżeli za mąż dając pannę. Kto tego nie świadom, ja bym powiedział, co to za koszt i po staremu nie dosyć, że już wyprawę dasz i postanowisz, ale musisz zawsze dawać do klasztora. Do Gdańska też chodziłem i w tym roku, przedałem panu Wilhelmowi Braonowi. Turcy z ordami wielkimi wpadli i poplądrowali, popalili koło wiśniowca pod Chajec, z baraża i wiele szkód narobili. Elekt nasz jako mógł tak się im oganiał zdrajcom. Rok pański 1676. W Skrzypiowie i tego roku mieszkałem. Do Krakowa przywieziono króla ciało Michała. Przywieziono też i Kazimierza ze Francji, choć z nami nie chciał życia swego kończyć, a po staremu po śmierci do nas przyjechał. Miły królu, to widzisz, że to przecie dulcis locus patriae, wzgardziłeś dobrowolnie ojczyzną, która cię wychowała i dotrzymowała zawsze miłości i wiary, a kości twoje pragnęły, żeby się do niej powróciły i w niej spróchniały. Wielkiej tedy nowali jej doczekał się Kraków, trzech razem królów polskich intermenia przyjmować, dwóch simul et semel na jednym katafalku, trzeciego widzieć na majestacie. Bo nasz elekt, Joann Nestertius ognawszy in parte ojczyzny ścianę od nieprzyjaciół koronnych, i widząc, że też już deklarowaną zasłużył od Rzeczypospolitej koronę, wjeżdża do Krakowa dnia dwudziestego stycznia, z wielkim aplauzem i radością przyjęty. Nawet i ci, co przeciwko tej elekcji jej mówili, uznali taką serc swoich transfiguracyją, że się wszyscy z jego cieszyli panowania, widząc, że pan rozumny, dobry, wojenny, pracowity i szczęśliwy. Nie było tedy malkontentów, tak, jako za Michała, co sam pan Bóg ordynował. Był tedy pogrzeb obudwu razem królów na zamku krakowskim, dnia 31 pierwszego stycznia. Obudwu trumny, pole siebie stojące, na jednym wozie wieziono, obudwu na jednym katafalku wedle siebie postawiono, ceremonie wspólne odprawiano. Król Jan III wszystkim ceremoniom asystował jednak nie w jednym ich grobie chowano. Kazimierza w kaplicy Zygmunta, ojca jego, Michała zaś w kącie po prawej ręce w Kościół wchodząc w kaplicy nie wiem którego króla. Po ceremoniach pogrzebowych dnia trzeciego, to jest sekunda februari, w dzień najświętszej panny gromnicznej, była koronacja króla jego mości Jana III, który kwam felicissime diutissime regnet na chwałę majestatu boskiego, i obronę Rzeczypospolitej chrześcijańskiej. Kwarta februari zaczął się sejm Coronationis, przez który ledwie nie przez Wszystek musiałem się bawić w Krakowie, mając sprawę z Niemcami o wiolencyje poczynione w Smogorzowie. Otrzymałem penam Collina Chrzanowskim i kapitanie i demeku poruczniku w kajdankach chodzili. Wakanse porozdawano. Buławę Wielką Książęciu Dymitrowi Wiśniowieckiemu, Małą Zaś Jabłonowskiemu, Pieczęć Małą Biskupowi Warmińskiemu, Laskę Mniejszą Sieniawskiemu. Pod Wojniłowem była potrzeba z ordą, potem obóz pod Żurawnem, od Turków i ordy w oblężeniu, aż nasi radzi nie radzi musieli straktować z nieprzyjacielem. Stanęły tedy traktaty z Turkami, pozwolono im Podole i Ukrainę, Aleć to traktaty niedługowieczne z nieprzyjacielem takim, który zawsze chciwy apetyt ma na pożarcie ubogiej ojczyzny naszej. Rok pański 1677. Daj Panie Boże szczęśliwie obujołem molszówkę i brzeście per arendam na siedem lat takim sposobem. Kontrakt o te dobra spisałem i pieniądze wyliczyłem przed sześcią lat. Pan Chełmski, oboźny koronny, nie chciał tego ustąpić protunk, lubo było paktum z bratem jego Krzysztofem uczynione, że tak miało być, ale aż po wyjściu lat kontraktem wyrażonych. Skoro zaś lata wyszły, począł mi odpowiadać, żebym ją był odstraszył od tego kontraktu. Ja tedy układam się z panem kasztelanem bełskim, odjeżdżającym na Sejm do Warszawy, żeby on ordynował, aby mi dobra oddano, jak dies expirationis przyjdzie. Ordynuję tedy odjeżdżając, żeby jak czas przyjdzie, żona jego zajechała i mnie dobra oddała. Tak się stało. Lubowrota zamykano, upilnowaliśmy tak, że kiedy chłopów puszczano do Młocki, skoczyło kilku konnych, przytrzymali wrót, a żeśmy powjeżdżali. Oddano mi tedy dobra i gromady. Ale dawszy temu pokój, wracam się ad cursum anni. Z tego sejm naznaczony posłem do Turek Gniński, wojewoda Chełmiński. Komisja odprawowała się w Sandomierzu. Obóz zaś stał pod trębowlą, dobrze, bardzo i wygodnie, bo sobie żołnierze gospodarowali, siali, orali, łąki kosili i zimie taką wygodę mieli jak w domu i na bazarze, taniej, wszystko niżeli po miastach. Bo w obozie piwa i miody ważono i wozy tak szły na targi w Majdan, jak przed laty do Kazimierza. Ordynacja taka wojska bardzo dobra. Gdyby tak zawsze, lepiej by, niżeli się po polszcze włóczyć na stanowisko i z stanowiska konie w niwecz obracać. Do Gdańska tego roku odłożyłem septima majulii. Stanąłem we Gdańsku sexta decima augusti. Eodem anno, rodzic mój kochany, umarł tertia decembris devotissime i właśnie po chrześcijańsku, w wigilią świętej Barbary, do której on miał wielkie nabożeństwo. Z wielką pamięcią i dyspozycją umierał, bo nie w gorączce, ale tak prawie usypiał. Pochowałem go w Krakowie u karmelitów na piasku. Niech mu Bóg da wieczne odpocznienie w królestwie swoim. Rok pański 16 siedemdziesiąty. Rok pański 1678 zacząłem Utinam Feliciter w Olszówce. Potkała mnie w tym roku szkoda niemała z tej okazy jej. Jego mość pan Bełski prosił mnie na zgodę z jego mością panem Czernem, starostą parnawskim, o defalkę kozubowską, gdzie pojechawszy wziąłem z sobą suknię i futra, bo zaraz stamtąd miałem jechać na komendy pana Łąckiego Floriana pod Stolego Malborskiego do Kiełczyny do panny Borowskiej. Gospodę tedy dano mi w karczmie. Karczma się zapaliła, a my we dworze byli. Zgorzały moje suknie, czy je ukradziono. Najmniej na cztery tysiące szkody. To to tak przyjacielska usługa. Co też to te przyjacielskie usługi mnie w życiu kosztują, sam tylko Pan Bóg wie. Tak tedy mówię, że ci przyjaciele, którym ty służysz, w jakiej okazji jej prawda, że się oni za tę twoją usługę odsługować ofiarują, ale prędko tego zapomnią. Rzadko się kto obierze, żeby do trzech lat pamiętał dobrodziejstwo, a kiedy ty potrzebujesz jego usługi, to on albo nie chce, albo choćby chciał, nie umie. I kiedy ludziom trzeba przyjaciela, to cię znajdą, a kiedy go zaś ty potrzebujesz, to go trzeba z świecą szukać. Bo są insi, co się nie aplikują, choćby też i mogli. Są insi, co im pan Bóg tego nie dał, żeby umieli zażyć nauki, lubo jej mają dosyć. I tak choć ludzi jest gwałt, a o człowieka czasem trudno. Nos numerus sumus et fruges consumere nati. Bo też drugi grzyb obleży się w domu, już o niczym na świecie ani o publice nie myśli, ani o tym, żeby imię jego znano, ale tak tylko zanurzywszy się w domowe w czasy, na nic się nikomu nie przygodzi. Jakoby też nie żył, nie uważając regulam wite, że to nie dla siebie tylko rodziemy się, jak owo mówią, kto przy mnie za łeb pójdzie pieniędzy pożyczy, poradzi, a gdy jechać siła mil nie liczy, to mi prawy przyjaciel takiego szanuje, tym czworgiem niech mi służy, ostatkiem daruje. A znajdzie takich braci naszych, co w żadnej z tych okazji nie użyjesz go, a każdy szlachcic przynajmniej jedną z tych czterech kwalitates powinien mieć w sobie denecessitate. A jeżeli ex his qualitatibus żadnej nie ma, to też jak owo mazurowie śpiewają, cztery dzieweczki za korzec sieczki. Siła by podobno i za dziesięć takich dać korzec sieczki, albo ich też tak drogo poprzedać, jak owo tam pisze Historia o Żydach, że ich tam kiedyś w Majdanie Wojska Rzymskiego trzydzieści za pieniądz sprzedawano. Ale ex okazjone te uczyniwszy dygresyją, wracam się do materii, jej, żem ten rok cały prawie strawił na usługach przyjacielskich, po ugodach, kondescencyjach, lokacyjach, kompromisach, aktach weselnych. Pogrzebowych. W tym roku Turcy zrujnowali Międzybórz, Niemirów, Karnik i innych wiele miast i wsi. Rok Pański 1679 Rok Pański 1679 zacząłem, daj Boże szczęście, tamże w Olszówce. Ten rok z łaski Bożej spokojny był, ale bardzo nieurodzajny i nieplenny, a po staremu taniość wielka, na arendażu w źle i powietrze było miejscami. Tegoż roku najpierwszy Sejm w Litwie odprawował się w Grodnie. Panowie Litwa to na nas wyswarzyli, że musiała stanąć konstytucja aby dwa sejnu odprawowały się po sobie w koronie, a trzeci w Litwie, co jest bardzo molestum naszym tam jeździć, a już to jest perpetuitas, kiedy wpadło in usum. Wojsko nasze tego roku, stojąc obozem pod trębowlą, lecie i zimie, nie żołnierzami, ale gospodarzami byli, bo tak ekonomikę traktowali, siejąc, orząc i wszystkiego dostatek mając, właśnie jako w domu. Żonek im tylko nie dostawało. Rok Pański 1680 Zacząłem i ten rok, daj Boże szczęście, w Olszówce. Zaraz na początku tego roku doczekaliśmy nowych rzeczy, bo zima, która już była gruntownie, stanęła, zginęła. I stało się tak ciepło, tak pogodno, że bydła poszły w pole. Puściły się kwiatki i trawę ziemia wydawała, orano i siano. Jam przecieć długo deliberował się z siewem, ale widząc, że ludzie już w pół pozasiewali jarzyny, Jam też dopiero począł siać. Kiedy jeździł w zapusty z ludźmi po komendach, po weselach, to takie były gorąca, że trudno było zażyć sukni futrzanej tylko letniej, jako in Augusto. Już wtedy zimy nie było nic, tylko deszczyki przechodziły. Owe tedy zboża in januario osiane wyrosły tak przed Wielkanocą, że aż na nich bydła pasano, i tak tej zimy mało co bydło słomy zażyło, mając bardzo dobre pożywienie w polu. Przysłał do mnie król jegomość Pana Straszewskiego, sługę swego, z listami prosząc solenniter o darowanie wydry, którą chowaną miałem, tak rozkoszną, że wolałbym był partem substancji jej mojej dać, niżeli one, co mią tak kochał. A najpierw dowiedział się tam od kogoś o tej wydrze, że jest cum his et his qualitatibus wydra u jednego szlachcica w województwie krakowskim, ale nie wiedziano, jaką ją zowią i nie wiedziano, do kogo owe prośby ordynować. Najpierwiej tedy pan Koniuszy Koronny pisał do pana Bełchackiego, co potem został wicesregentem krakowskim, żeby się dowiedział, u kogo się taka znajduje wydra i jako zowią. Więc, że to była wydra sławna na całe województwo krakowskie, a potem i na całą Polskę, dowiedział się pan Bełchacki i dał wiadomość, że u mnie jest. Dopiero wtedy król ucieszył się nadzieją, mówiąc, że mnie pan Pasek dawno znajomy, wiem, że mi jej nie odmówi. I przysyła pana Straszewskiego z listem. Pisze oraz pan koniuszy koronny, pisze pan piekarski Adryjan krewny, mój dworzanin królewski, prosząc, żebym tego podarunku królowi nie odmawiał, gdyż się to nagrodzi wszelką łaską i respektem króla jego mości. Przeczytawszy listy, zacudowałem się kto to tam o tym zwiastował i pytam dla Boga, cóż to królowi jego mości po tym? Powiedział poseł, że bardzo król jego mość żąda i prosi. Ja dopiero, że nie masz tej rzeczy u mnie, co by miała być odmowna królowi jego mości. Ale mi było tak miło, jakoby mnie ostrym grzebłem po gołej skórze drapał. Posłałem tedy do browarnego arendarza Żyda, żeby rękawa wydrzanego przysłał mi, który jak przyniesiono, kładę mu na stół i mówię, a toż waść masz prędką ekspedycją. Uf, patrzy, a żywa to tu ma być pieszczona, o którą król jego mość uprasza. Ja tedy pożartowawszy, jużem ją musiał prezentować, a że jej nie było w domu i tam się gdzieś włóczyła po stawach, napiwszy się wódki, wyszliśmy na łomki. Począłem ją wołać jej przezwiskiem, bo się robakiem nazywała. Wyszła mokra z trzciny, poczęła się koło mnie łasić, a potem i poszła za nami do izby. Zdumiał się Straszewski i mówi, a dla Boga, jakże to król tego nie ma kochać, kiedy to tak łaskawe. Odpowiem ja, to waść samę tylko łaskawość widzisz i chwalisz, ale dopiero bardziej chwalić będziesz, kiedy obaczysz cnoty. Poszliśmy nad staw, stanąwszy na grobli i mówię, robak, trzeba mi ryb dla gości, hul w wodę. Wydra poszła, wyniosła najpierwej płocice, drugi raz kazałem, wyniosła szczupaka małego, trzeci raz wyniosła półmiskowego szczupaka, trochę tylko na karku obraziwszy. Straszewski się za głowę porwał. Dla Boga, co to ja widzę. Mówię tedy, każesz waść więcej nosić, bo ona puto będzie nosiła, puko mi nie będzie za dosyć. i trzeba ryb cebra nanosi ona, bo ją sieć nic nie kosztuje. Straszewski rzecze, już wierzę, kiedy widzę, gdyby mi kto powiedział, nie wierzyłbym chwycił się bardzo straszewski tego et consensit widząc że to z mniejszym jego nierówno będzie kłopotem nihilominus, minus żeby królowi umiał opowiedzieć jej qualitates puko nie odjechał pokazałem mu wszystkie jej umiejętności które były takie najpierw ze mną sypiała w pościeli a była tak ochędożna że nie tylko w pościeli źle nie uczyniła ale pod łóżkiem nic ale poszła do jednego miejsca gdzie jej stawiono skorupkę to tam dopiero odprawiła swój wczas. Druga stróż taki w nocy panie zachowaj do łóżka przystąpić. Chłopcu ledwie pozwoliła z butów zzuć, a potem już nie ukazuj się, bo narobiła wrzasku takiego, że się musiał obudzić, choćby najtężej spał. A kiedy był pijany, to ona po piersiach deptała, wrzeszcząc tak długo, że obudziła, gdy się kto koło łóżka przechodził. A w dzień spała tak rozwaliwszy się gdziekolwiek, że choć się na ręce wziął, to oczów nie rozdziwiła. Tak bestyja konfidowała człowiekowi. Surowej ryby, surowego mięsa nie chciała jeść. Nawet kiedy w piątek albo w post uważono jej kurczę lub gołębie, a nie włożono pietruszki i nie dano tak, jako należy, to nie chciała jeść. Rozumiała też tak, jako owo i pies. Nie daj ruszać, kiedy mię kto poszarpnął za suknią, a rzekłem rusza, to skoczyła z krzykiem przeraźliwym, szarpała za suknią, za nogi, równo ze psem, którego też jednego tylko kochała, zwał się Kapreol, niemiecki kosmaty, i u niego się wszystkiego nauczyła i inszych sztuk. Z tym psem tylko swoje miała komitywę, że to był izdebny i w drodze bywał z nią wespół. Inszych psów nie lubiła i jak do izby przyszedł, zaraz go wycięła, choćby był najroślejszy hart. Przyjechał do mnie pan Ożarowski Stanisław, a po prostu wespół ze mną jadąc wstąpił do mnie. Byłem Murat, wydra też, że mnie trzy dni nie widziała, przyszła do mnie, nie mogła się nacieszyć, naigrać. Miał z sobą gość harcice piękną i rzecze do syna, Samuelu trzymaj te harcice, żeby tej wydry nie zajadła. Ja mówię, nie turbuj się, waść, nie da sobie to zwierzątko krzywdy uczynić, choć małe. Aż on rzecze, co waść, żartujesz? Ta harcica wilka się chwyta, liszka jej tylko raz ziewnie. Poradowawszy się mnie, wydra obaczyła psanie domowego. Przyjdzie do owej harcice i patrzy jej w oczy i harcica też na nią. Obeszła ją dokoła i powąchała jej w nogę za nią. Odstąpiła się od niej i poszła. Ja myślę, to to już nic nie będzie czyniła. Jedno coś my o czymś i poczęli mówić, aż wydra znowu wstała, co mi się układła, była pod nogami i idzie cicho po podławiu. Zaszła jej znowu z tyłu. Kiedy ją wytnie przez łydkę, harcica skoczy do drzwi, wydra za nią, harcica piec, wydra za nią. Kiedy widzi, że nie ma gdzie uciec, skoczy na stół, chce w okno uderzyć, aż ją Ożarowski uchwycił za nogi. Dwa kieliszki jednak szlufowane z winem stłukła, a potem, jak ją wypuszczono, nie pokazała się do pana, choć nie pojechał aż na zajutrz po obiedzie. To się jej tak wszędzie psi bali. Ale i w drodze jeno jej pies powąchał, a ona skrzeknęła przeraźliwie, to pies zaraz uciekł. W drodze wielka była z nią wygoda kiedy w post. Bo jak to u nas osobliwie w tym kraju przyjedziesz do miasteczka, spytasz dostanie tu ryb kupić, to się jeszcze dziwuje, a skąd ci by się tu wzięły? I nie znamy ich. To jadąc gdziekolwiek mimo rzekę, staw, a wydra była, sieci nie trzeba. Csiatrzy trochę z woza, robak, hul, hul. To robak poszedł, wyniósł, jakie ryby ta woda miała, jedną po drugiej, aż było dosyć. Jużem tam nie przebierał, jako w domowym stawie. Ale co przyniosła, to bierz, oprócz jednej żaby, bo i te często nosiła, gdyż jaką już napisał, że ona tam nie brakowała osobami, ale co napadła, to wzięła. To i ja, i czelać mieli się dobrze, a czasem i gość pożywił się, jak się to trafia w jednej stanąć gospodzie i kilkom gości. To się dziwowali. A Jan kazał ryb szukać w tym, a w tym mieście, a nie możono nic dostać. Wielce miłościwy mości pan, gdzie dostał ryb zacnych? Tomia powiedział, że w wodzie. Nawet i w mięsny dzień czasem to czelać. Ej, dobrodzieju, rzucają się tu ryby w tym stawie, niech wydra idzie. Tom poszedł z nią, bo ona za nikim oprócz mnie nie chciała iść, to wyniosła. Jeżeli dobra ryba, jako to szczupak, okoń rosły, to mia sam jadł, nie tylko czelać, bo ja najlepszej mięsnej potrawy gotów odstąpić dla dobrej ryby. W tym z nią w drodze było uprzykrzenie, że gdzieś jechał, to się dziwowano, ludzie kupami schadzali się właśnie, jakby to co z Indyjej przywiezionego. Asystency jej było nieskąpo osobliwie też w Krakowie, to już kiedy jechałem przez ulicę różnych ludzi wyprowadziło mnie z Krakowa kupa. Jednego czasu byłem u wujecznego mego pana szczęsnego, chociwskiego. Był też u niego ksiądz Trzebieński i usiadł podle mnie za stołem, a wydra leżała podle mnie na ławie. Obiadła się i spała, w znak rozwaliwszy się, bo to jej był najmilszy zwyczaj w znak leżeć. Ksiądz posiedziawszy obaczył wydrę i rozumiejąc, że to ręka, w porwie wydrę chcąc obejrzeć. Wydra przebudzona zaskrzeczy okrutnie uchwyciła go za rękę i ukąsiła. Ksiądz i z bólu i z przestrachu zemdlał. Ledwie się go dotrzeźwiono. Kiedy już Straszewski widział owej wydry qualitates obaczył też i insze myślistwo moje jako to. Zwierzyniec ptaszy, który miałem zbudowany kratami drutowymi nakryty, a w nim ptastwo omnis generis, które tylko mogły się znajdować w Polsce, gniazdka robiło i lęgło się na drzewkach tam posadzonych, a nie tylko to ptastwo, co może być w Polsce, ale i inne cudzoziemskie, cokolwiek mogłem przybrać i skądkolwiek zaciągnąć. Straszewski był też na ten czas, kiedy ptaszki na gniazdkach i kiedy jest ich generatio Widział wszystko, że mię ptastwo słucha. Widział, że się na gniaździe da pogłaskać, widział kuropatwy tam wylężone i stadami swoje potomstwo wodzące, na zawołanie, tak jako kurczęta do sypania ziarn idące. Pojechał do króla i wszystko to, co widział, powiedział. Ledwie co Straszewski przyjechał i uczynił relację, Wzięła króla taka chęć. Nie może być, tylko jedź znowu, a przywoź już jakimkolwiek sposobem bylem wydremiał. Listy znowu do mnie popisano, pytając, co sobie za nią każe dać. Pan koniuszy koronny, pan piekarski pisali prosząc, dla Boga już, że się nie wymawiaj. Wolisz dać i zbyć kłopotu, bo pokoju nie będziesz miał, gdyż król i jedząc, i chodząc i śpiąc, tylko o tej wydrze myśli która, żeby nie miała żadnego impedymentu, darował swego kochanego Rysia, panu wojewodzie malborskiemu, Kazwariusza zaś ptaka, odesłał do Jaworowa, żeby już z samą Wydrą cieszył się. Przyjechał znowu na odwrót Straszewski, listy oddał, powiada jako król wdzięczny obietnicy Wydry, bez której tęskni i prosi mówiąc, quicito dat bis dat. W listach piszą obietnice srogie. Straszewski mi powieda, że chciał król posłać pieniądzmi ukontentowanie, ale pan Piekarski powiedział, miłościwy królu, darmo tam pieniędzy posyłać, bo ich nie wezmą. U tamtego szlachcica fantazja dobra pewnie tego nie uczyni. Ale tak by co posłać, co by to Politius wziąć. Posłał tedy król do Jaworowa po dwóch koni tureckich, żeby ich mi przyprowadzono. Konie tam bardzo piękne, a kazał je oddać i z wsiadaniem bogatym. Ja powiedział, że nie tylko pieniędzy, ale i koni nie wezmę, bo bym się tego wstydził za tak nikczemny podarunek takie odbierać, honoraria. Wyprawiłem ją tedy na nową służbę. Niewdzięcznie bardzo akceptowała tę wyprawę na nową służbę, piszcząc, wrzeszcząc w klatce, kiedy przez wieś jechali, ażem poszedł do izby, nie chcąc słuchać tego, co mi jej żal było w drodze jadąc gdzie upatrzyli wodę im plano żeby się nie skryła wypuszczali ją przecie kilka razy do wody dla ochłodzenia i ucieszenia swojej natury po staremu i to nie pomogło było pisku wrzasku podostatku stęskniło się to znikczemniało przywiedli królowi tak jak osowę odętą niezmiernie rad król widząc mówi stęskniło się to ale się to obaczy komu ją każą pogłaskać to go wydra za rękę Król rzecze, Marysieńku, odważę się ja pogłaskać ją. Królowa perswaduje, żeby niechać, aby nie ukąsiła. On przecie usiadszy po niej, jak ją znowu na łóżku posadzono do niej z ręką powolej. To sobie będę miał za dobry znak, jeżeli mię nie ukąsi. Jeżeli też ukąsi, oto mniejsza, pisać tego nie będą po gazetach. Pogłaskał ją tedy. Przychyliła mu się. Jeszcze bardziej się król udelektował, że i więcej począł ją głaskać, potem jej jeść kazał przynieść, tak ci dawał jej po kawałku, a ona jadła nie jedząc na owym złotogłowie. Już tam chodziła po pokojach, gdzie chciała coraz swobodniej. Byłaż wtedy dwa dni. Postawiono jej wody w naczyniach wielkich, napuszczano tam rybek, raków, to się cieszyła, wynosiła. Król rzecze do królowej Marysieńku, nie będę jutro jadł ryby, tylko co mi ta wydra ułowi. Pojedziemy jutro, da Pan Bóg do villa Nowa i tam ją będziemy próbować, jeżeli się tam pozna z rybami. Napisałem tedy informację jej arkusz, jako z nią mają postępować. I to też napisałem, żeby jej nigdzie nie wiązać za obrączkę, ale podle obrączki za szyję, dlatego że u wydry grubsza jest szyja, niżeli głowa. To choćby najciaśniejsza obrączka, to się zaraz precz głowę zdejmie. Tak się stało. Uwiązali ją za obrączkę. Wydra zdarła z siebie obrączkę i z dzwonkami wyszła. Łaziło to po wschodach przez noc, że wyszło jakoś i na dwór, jako to w tęskności. Nauczyło się u mnie chodzić, gdzie chciało, bobrować sobie po stawach, po rzekach, póko się jej podobało, według swojej natury i przyjść według zwyczaju do domu. Ścieżkami tam gdzieś wyszedłszy, błąkało się, nie wiedząc, gdzie się obrócić. Skoro rano potkał ją dragon, nie wiedząc, co to, czy chowane, czy dzikie, uderzył berdyszem, zabił. Wstaną, wydry nie masz, wołają, szukają, kweres srogi. Rozesłano po mieście i z prośbą, i z groźbą, kto by się ważył, znalazłszy nie oddać. Aż idzie żyd podróżny pińczowski, a dragon za nim już to po zapłatę za skórkę. Co to masz żydzie spyta go szwajcar. A żyd w kieszeni trzyma rękę. Zajrzy mu pod suknią, aż skórka słomą napchana. Wzięto zaraz i żyda, i dragona i przyprowadzono przed króla. Spojrzy król na skórkę, zatka oczy jedną ręką, drugą ręką się porwie za czuprynę, pocznie wołać: zabij kto cnotliwy, zabij kto w Boga wierzy. Wrzucono obudwu do wieży. Konkluzum, żeby dragona rozstrzelać, dysponować mu się kazano. Przyszliż jednak do króla księża spowiednicy biskupi. Perswadowali, prosili, że nie zasłużył śmierci, ją zgrzeszył. Ledwoć effecerunt, że nie kazano rozstrzelać, ale na praszczęta przez Gałeckiego regiment. Stanął tedy regiment dwiema szeregami według zwyczaju. Dekret taki, żeby piętnaście razy biegał, odpoczywając, nihilominus na skrzydłach. Przebieżał dwa razy. Ludzi w regimencie półtora tysiąca, każdy po razu zatnie, trzeci raz padł w pół szeregu, nad prawo sieczono i leżącego. Tak ci wzięto go w prześcieradło, ale zaś powiadano, że się nie mógł wysmarować. I tak one srogie pociechy obróciły się w wielki smutek, bo król przez cały dzień i nie jadł, i nie gadał z nikim, wszystek dwór jak poważony. Tak ci i mnie zbawili tak kochanego zwierzęcia i sami się nie nacieszyli, jeszcze sobie turbacy jej przyczynili. Bywało też to u mnie myślistwo z podziwieniem ludzkim. Począwszy od ptaków, zawsze miewałem bardzo dobre sokoły, jastrzęby, drzemliki, kobuzy, kruki co do berła chodziły i kuropatwy pod nimi olegały, zająca zalatowały jako raruk. Wszystko to ptactwo praktykowało swoją powinność. Ja Jastrzębia raz miałem takiego, który był zbyt rosły, a tak rączy, że każdego ptaka uganiał i do najmniejszej ptaszyny nie lenił się, okraczywszy go owymi srogimi szponami i zawszem żywiusieńkiego odebrał. Rzuciłeś go też do największego ptaka i tego się nie wstydził. Gęsi, kaczki, czap, plekanie, kruki uganiał tak jako przepiórki, bo ich i kilka na dzień ugonił. Tak był mocny, że z zającem starym, związawszy się i udusiwszy, to czasem poprawił się i na drugi zagon podlatując sobie z nim, podnosząc go od ziemi jak kuropatwę. Miałem go ośm lat, pół kominie zdechł. Do myślistwa zaś z harty mówiąc, rozmnożyłem był sobie gniazdo hartów od brata mego, pana Stanisława Paska, z ziemi sochaczowskiej, które harty były i piękne, i rosłe, a przy tym tak rącze, że nie trzeba było nigdy dwóch zmykać do zająca i do liszki, tylko jedno którekolwiek alternatą. Jednak do każdego zająca insze, a nigdy zając nie uciekł. Do wilka zaś to już pospolitym ruszeniem. I takie to bywało przy słowie umyśliwych sąsiadów moich, że to nieszczęśliwy zwierz, który się z panem paskiem potka, bo mu się już nie dostanie uciec. W tym zaś osobliwą miałem komplacencję, żem zawsze dzikich zwierzów tak ćwiczył, że to i łaskawe było, i ze psy przestawało, i równo ze psy swego dzikiego brata goniło. Przyjechał kto do mnie. To liszka po podwórzu z hartami igra, wnidzie do izby, to szyc pod stołem leży, a zając na nim siedzi. Potkał nimię też kto nieznajomy na polowanie jadącego, obaczył, a tu idzie kilkoro hartów pięknych, wyżłów kilka, a tu liszka między nimi, kuna, jaźwiec, wydra. Zając też ze dzwonkami za koniem podskakuje, jastrząb umyśliwce na ręce, kruk nade psy lata, Czasem też padnie na harcie i tak się powozi, to się ów tylko żegnał. Dla Boga czarnoksiężnik to, zwierz wszelaki między psy chodzi. Czego szuka? Czemu tych nie szczuje, co za nim chodzą? Porwał li się też zając, to wszyscy za nim, nawet i ten chowany kiedy widział, że psi skoczyli, to też i on za nimi poskoczył. Ale jak się tam już zając począł modlić, to wychowaniec uciekał nazad do konia, jakby mu oczy wybrał. To ludzie rozsławili to moje myśliwstwo na całą Polskę, jeszcze i więcej rzeczy przykładając. Ale zaniechawszy tego myśliwstwa, wracam się ad cursum Anni. W tym roku stanęło z Turkami rozgraniczenie nieszczęśliwe o Podole. Wojsko tego roku stało pod Mikulenicami. Do Gdańska chodziłem dwiema szkutami. Stanąłem we Gdańsku dziewiątego dnia, bo woda była donośna i cicho. Przedałem jego mości panu Tynfowi pszenicę po złotych sto sześćdziesiąt. Ja powróciłem lądem, a statki stanęły upala w niedziel sześci. Tegoż roku septem decima octobris samym wieczorem zgorzały gumna Smogorzowskie, a była taniość zbytnia i dlatego nie przedawałem nic. We gdańsku też nie płaciło żadne zboże, tylko jedna pszenica. I mam przez to szkody, lekko rachując na dwadzieścia tysięcy złotych. Okazjonem ognia chłopi włożyli byli na karbownika ex invidia, jakoby miał ogień zapuścić, szukając z światłem wieprza swego. Kazałem go wprawdzie pociągnąć, prawo sprowadziwszy, nie przyznał się, bo był niewinien, a zdrajcy z nienawiści udali go i mnie do grzechu przyprowadzili i gospodarza mię dobrego zbawili, bo mi zaraz obmierzł, że już był u kata w ręku i kazałem mu precz. A potem żałowałem tego, dowiedziawszy się, że mię z innej okazy jej szkoda potkała. Bo u kowalów zapaliło się, wiatr w ten czas był srogi, prosto na gumno, podobieństwo, że się stodoła poczęła palić, non ab intra, ale ab extra, a potem się i drugie stodoły, sterty, stogi, brogi zapalały. Co jest wola Pana Boga, dominus dedit, dominus abstulit. Rok Pański 1681 Daj Panie Boże, szczęśliwie zacząłem ten rok w Olszówce. W ostatki zapustu żeniłem jego mości pana Aleksandra Tomickiego w Krakowie z jej mością, panią Makowiecką, wdową z domu Gołuchowską. In junio, it est dwudziestego pierwszego, chorowałem periculosissime, ledwiem się od furtki wrócił, za co niech będzie imię boskie pochwalone. Niech mię Bóg miłosierny takiej drugiej zachowa jej. In augusto chodziłem do Gdańska, z łaski Bożej przedałem i powróciłem szczęśliwie. Powróciwszy, odprawiłem zgodę między jego mością, panem Trzemeskim, bratem moim, a jego mością, panem Kiełczowskim, klimontów. Potem zaraz byłem na weselu jej mości, panny Tomickiej, kasztelanki wieluńskiej w Pińczowie, która za pana Walowskiego wydana. Wesele było bardzo zacne i zjazd wielki. Z tego wesela jechaliśmy wszyscy do Krakowa na wiast księdza biskupa krakowskiego Jana Małachowskiego na biskupstwo krakowskie. Była zaraz tamże konsekracja na arcybiskupstwo lwowskie jego mości księdza Konstantego Lipskiego. Jeżeli wjazd biskupi pięknie się odprawił, nierówno piękniej konsekracja i wielce dostatnie i bogate częstowania. Byłem zaś na pogrzebie w stobnicy Wielkiego mego Inwita nieprzyjaciela, a przed śmiercią na lat dwie nieodmiennego przyjaciela, Aleksandra Komornickiego, rotmistrza, który na moich rękach umierał. I zapraszałem na chleb żałobny, z ukontentowaniem ludzi jest ta mowa. Tego roku pokazał się kometa ad occidentem. Książę Dymitr hetman Wielki Koronny umarł. Wojsko stało obozem pod trębowlą, nie było in operebelli w tym roku, tylko leżeli, jedli, a pili, a my im po staremu zapłacili. Rok pański 1682. Rok pański 1682, daj panie Boże szczęśliwie, zacząłem w Olszówce. Zima tego roku była właśnie włoska, bo wszystka bez śniegu i mrozu, na saniach nie jeżdżono, rzeki nie stawały. Trawy zielone, listki na drzewie i kwiatki przez całą zimę. Ludzie orali i siali w ten czas, kiedy najcięższe bywają mrozy. Nawet marzec był tak ciepły, suchy i wesoły, że prawie przeciwko naturze swojej. Dopiero w kwietniu śniegi i mrozy i na same święta wielkanocne śnieg spadł i miejscami jarzyny, osobliwie grochy, poważyło, które już były, powschodziły. W przewodni tydzień śnieg i mróz wielki, że mógł saniami jechać, a panowie minucy nic o tym nie napisali. Wiedzą wierę, co się w niebie dzieje, albo raczej napisano, podobniej by mu wiedzieć, kiedy żona do kogo inszego kartki pisze, a nie wie chyba dopiero się dowiedział, kiedy przestrzeżony faktorkę złapał i kartkę jej wydarszy przeczytał: Wjazd na margrabstwo do książa, jego mości pana margrabie Stanisława, oraz i przysięga prima decembris. I nie poszczęściło się też, bo się niedługo panowało. A przecie to zawsze obserwować trzeba i wystrzegać się. Tego roku wojska nasze na miejscu stały, nic nie robiły. Buławę wielką dano panu Jabłonowskiemu, polną panu Sieniawskiemu. Rok Pański 1683 Rok Pański 1683, daj Panie Boże szczęście, zacząłem tamże w Olszówce. Zaczął się ten rok od wesela jego mości pana Margrabie z jej mością panną Bronicką – Daj Boże, żeby wszystek był wesoły aż do końca. Sejm warszawski potem nastąpił, na którym koniunktio armorum stanęła magno motu et deliberatione, cum imperio et republica veneta contra potentiam ottomanicam. Niechże Bóg błogosławi te pobożne intencje monarchów chrześcijańskich et totius Christianitatis. Wiedeń w wielkiej od Turków opresyjej, wojska cesarskie już go odstąpiły, nie mogąc wytrzymać, bo zaraz primo kongresu Niemców nacięto, nabrano i z pola zegnano. Wiedeń atakowano, dziury w murach porobiono, szańce minami porozrywano, miny pod miejskie bramy pozaprowadzano, że już Wiedeń wiks, wiks, spirabat właśnie kiedy owo mocny, słabego nasiędzie, a zagarło ściśnie, już ów nie myśli, żeby mu się wydarł, ale tylko żeby u niego uprosił miłosierdzie. Było prawda w Wiedniu prezydium wielkie, komendant, dobry kawaler, generał Starenberg, armaty i prochów podostatku, prowiantów też kwantum satis. Ale cóż kiedy to kontramoderna z z opugnationum już nie masz i jednej pod słońcem fortece, żeby propria virtute wytrzymać miała. Insza to bywało owych lat, że kamykami a oszczepami do siebie ciskali, taranami mury tłukąc, a insza teraz, kiedy to granaty i bomby kartacze wypuszczą, kiedy z okrutnych kartanów jako cebry kule wylecą kiedy uczynią deszcz ognisty i przez pancerz i przez łosią skórę i przez wszystkie westimenta ciało aż do kości przenikające i jak świderkiem wiercące, kiedy wyrzucą ognie okrutnymi fetorami lud zarażające, mortyfikujące i prawie pestilentiam robiące, kiedy poszlą insze elementa korrumpujące i wody ad usum potrzebne trujące, kiedy na ostatek rozumiesz, że sekurę stoisz na ziemi, od Boga i natury mocno ugruntowany, a nie wiesz, co się pod tobą dzieje, że w tej minucie i z miejscem, na którym stoisz, i z beluardami, z kamienicami, potężnie wymurowanymi, jako mucha wylecisz z dymem pod obłoki. Już teraz forteca na to tylko potrzebna, żeby furman nie wyjechał przed dniem z miasta, w gospodzie nie zapłaciwszy siana. Albo żeby wilk pana burmistrza nie porwał śpiącego, ale żeby miała która wytrzymać opugnationem inwencji teraźniejszych, nie masz jej. Tak i wiedeńska forteca. Kto by spojrzawszy na piękność i fortyfikacyją jej nie pomyślił, że chujk operii chyba boska, nie ludzka, dokuczyć może ręka. Patrzcież przez krótkie we dwóch miesiącach oblężenie, jaką poniosła deformitatem, kiedy non oppressa, ale pressa, i już extremis laborans, już w swoich labefactata siłach, już od pana i narodu swego omni destituta sukursu, bo tak byli Niemcy schłukani, i serce stracili, żeby się i samym Tatarom założyć nie umieli, nie tylko by Turkom rąbano w każdym potkaniu jako drwa w lesie niemców nieboraków wiednia tedy jako mówię już nic nie trzyma tylko jedna nadzieja sukursów wojska polskiego o którym przeciemiewał wiadomość staremberg przez skrytych szpiegów od cesarza posłanych już wtedy niebożęta owe dziury powybijane i prochami powyrzucane, piersiami tylko swymi zasłaniali, a poddanie odwłóczyli ode dnia do dnia już dawno postanowione i kondycyj poddania opisanie. Wiedzielić i Turcy, że Polacy idą na pomoc albo raczej na odsiecz, ale temu nie wierzyli, żeby sam król in persona i żeby całe wojsko, ale supponebant, że pewna część wojska. Dlatego powoli sobie poczynali Etnon nimis Urgebant wzięcia tej fortece, mniej się obawiając tych sukursów i biorąc miarę, jeżeli tak wielkie wojska niemieckie pierwszego zaraz impetu wytrzymać nam nie mogły i teraz w oczy zajrzeć nie śmieją, choć im o stolice państwa ich chodzi, choć przy swoich śmieciach pewnie i ta mała garść polskiego wojska nie zwojuje nas. Już tam był u cesarza kawaler lubomirski i z tymi Polakami, których za cesarskie pieniądze zaciągano i dobrze tam stawali, lubo też tak było im otłóżku na zaciągano leda pokojowy to pan Rotmister, pan porucznik leda pacholec przyszedł piechotą na zaciąg, kupiono mu konia, to pan towarzysz. A po staremu Niemcy dawali im dobre słowa, ale się to działo dobrym wodzem. Kiedy tedy król wybierał się na tę kampanię, była ochota we wszystkich ludziach taka, że duszkożby było i ptakiem jako najprędzej przelecieć, a znak to już był przyszłej fortuny. Nawet sam król z taką jechał fantazją, właśnie jak po pewnej i nieomylnej zwycięstwo, bo zaraz i historyków, aretalogów, żeby jego i narodu polskiego dzieła pisali i głosili, zaciągnął z sobą. I Kochowskiego nie inszą intensyją na te inwitował wojnę, tylko żeby przypatrzył się i umiał kondignę opisać zwycięstwo. Nawet w ten dzień, kiedy już miał z Krakowa wsiadać na koń, słyszałem z ust jego te słowa: Boga proszę, żebym ich tam tylko zastał. Wnet nietrudno będzie w Polsce o tureckie konie. Tak mi to dziwno było, usłyszawszy potem o Wiktoryi, jak to on profetico spiritu mówił, co się wkrótce stało. Niektórzy na ten czas murmurabant przeciwko tym słowom, mówiąc, dla Boga, żeby go nie skarał Pan Bóg, jeżeli to z hardości mówi, bo to przecie cum potenti et vitrici populores est. Ale znać, że to mówił z ufności w Bogu Wielkiej, kiedy się tak stało. Oczekiwał król na wojsko litewskie długo, a tu lecą od cesarza poseł za posłem, prosząc dla Boga, żeby pośpieszyć, bo Wiedeń ginie. Już wtedy Litwy nie mogąc się doczekać, poszedł król, wota solenne Bogu uczyniwszy, a tendentiam krajów ruskich Potockiemu, Kasztelanowi Krakowskiemu zleciwszy, królową zaś w Krakowie osadziwszy. Jak król wszedł za granicę, prowianty na wojsko wielkie dawano i wygody czyniono. Szedł jednak król z wojskiem Magnis Itineribus, obawiając się, żeby Wiedniowi nie było post bellum auxilium, któremu też już na ten czas Turcy, jak się dowiedzieli o następującym blisko polskim wojsku, mocno poczęli dogrzewać. Bo dowiedziawszy się cesarz turecki o jej, obawiając się przecie tej, która go nie minęła konfuzyjej, posłał emiry do Wezyra pod Wiedeń i zaraz mu posłał postronek i zaraz upewniając go, że cię ten postronek nie minie na szyję, jeżeli w tych dniach Wiednia nie weźmiesz. Bo tobie się zachciało tej wojny, tobie też za to odpowiadać, jeżeli malo eventu pójdzie. To zdrajca janczarów przekupował, poił, żeby odważnie stawali. Niewolników przodem przed janczarami gnał do szturmów. Sam jako wściekły latał, ten postronek włożywszy sobie na szyję, animował, prosił przez wielkiego proroka Mahometa, aby pamiętali na sławę niezwyciężonego narodu swego, aby respektowali na jego zgubę, której nie minie przez ten powróz, który na szyi nosi, jeżeli Wiednia nie dostanie to to pogaństwo oślep na ogień lazło, a jako snopy padało. Kiedy już król z wojskiem szedł od Tulna, w ten czas oni najpotężniejsze szturmy czynili. Nawet choć już stanęło wojsko, już się pułki nasze i regimenty niemieckie zwierały, przecie on Janczarom szturmu poprzestać nie kazał, a konne wojsko Sipachierów, Tatarów i Węgrów Tekielego na nas obrócił. Uderzyli się Tatarowie raz i drugi o naszych, potem stanęli sobie osobno. Posyła Wezyr po Hana i pyta go, cóż ty rozumiesz, jeżeli tu jest król Polski? Han powiedział i rozumiem i widzę, że jest, bo kiedy są ci drążnicy, to i król musi być. Rzecze Wezyr, rać o mnie. Han odpowiedział radź ty sam o sobie a ja też o sobie wszak ja tobie dawno radził żeby było dawno odstąpić od Wiednia nie czekając nawet Polaków skoczywszy od wezyra do swoich Allah, Allah zaraz jak piłką rzucił poszli tatarowie Turcy też poczęli słabieć a potem w nogi dopieroż ich przeżynać, siedz, gonić z miasta też oblężeńcy, widząc, że już uciekają, wypadli na owych, co u szturmu byli, nóż ich kosić. Ległoż to tedy pogaństwo mostem, żywcem to gnano stadami do Wiednia, żeby naprawiali za pokutę te dziury, co je w murach i w wałach porobili. Armaty zostały wszystkie, obóz został ze wszystkimi bogactwami. Złota, koni, wielbłądów, bawołów, bydeł, owiec stadami koło obozu pełno. Onych namiotów ślicznych, bogatych, onych sepetów z różnymi specjałami ad munditiem, nawet pieniędzy nie dostarczyli pobrać, bo tego po wszystkich namiotach zastawano dosyć. Wezyrskie namioty tak wielkie, jako jest cała Warszawa w swojej cyrkumferencyjej, na króla naszego ubierzano ze wszystkimi dostatkami. Nawet worki talerów wielkimi na ziemi leżały stosami, dywanami złotymi, srebrnymi ziemia usłana. Łóżko z pościelą, kilkadziesiąt tysięcy talerów szacowano. Pokoiki w tych namiotach tak skryte, że ledwie trzeciego dnia znaleziono utajoną jakąś wezyrską dylektę, a drugą, strojną bardzo, ściętą przed namiotem leżącą za zastano. Powiadano, że ją sam ściął wezyr, żeby się w ręce nieprzyjacielskie nie dostała. Stały drugie namioty i tydzień i dwie niedzieli, bo tego i przebrać nie możono nasi też Polacy, co tego byli nabrali, to znowu, jak kazano iść do Węgier, powyrzucali z wozów albo lada gdzie na przeprawie, gdy konie uwięzły w błocie, to podesłał pod konie ów namiot, który był wart tysiąca i drugiego, żeby prędzej wóz wyciągnęły. Powiedali nasi, jakie to tam turcy mieli wygody w tych swoich namiotach, co to i wanny i łaźnie ze wszystkim jako w miastach apartamentem, i zaraz przy nich studnie śliczne cembrowane, mydła perfumowane, po lisztwach stosami leżące, wódki pachniące w baniach. A ptyczki znowu osobne z różnymi balsamami, wódkami i innymi należytościami, srebrne naczynia do wody, nalewki i miednice, takież do umywania, noże, andżary, rubinami i diamentami nasadzane, zegarki specjalne, na złotych obiciach wiszące. Pacierze albo szafirowe, albo jeżeli koralowe, rubinami, albo jakim drogim kamieniem nasadzane. Nawet pieniądze, albo stosami w workach na ziemi leżące, albo tak goło na ziemi w namiocie na kupach posypane, nigdzie w szkatułach chyba u tych mniej dostatnich to w sepeciku zasznurowane, bo tam nie masz zwyczaju, żeby miał jeden drugiemu ukraść i złodzieja między turkami nie znajdzie. Wiktualia zaś różne specjalne, od ryżów, miąs, chlebów, mąki, maseł, cukrów, oliw i inszych. Cóż, tedy obóz dokuczy w takim porządku. Ale to wszystko dostatek, jako mówią, czyni statek. Nie dziwować się, bo to depopulatores totius mundi et possessores quadraginta regnorum. Miła tedy i ochotna każdemu ma być wojna naturczyna. Nie żal i skóry szczerze nadstawić, kiedy wiem, że zwyciężywszy, będzie za co plasterek kupić i czym ranę zawinąć. Koniom także u nich wielka jest wygoda, bo nie spluszczeje, bo też nie pod niebem, ale pod namiotem sucho i pięknie stoi. Chodzą, nakrywają, dery ciepłe, prześcieradła, jedwa i złotem szyte. Zgoła w co tylko tkniesz, to wszystko specyjał. Słusznieć każdemu trzeba mieć ochotę do wojny przeciwko Turczynowi, bo się tym i Bogu przesłużysz z nieprzyjacielem jego wojując. A już też to naród jest delikacki, nie tak pracowity, jak przedtem bywał. Te ich bogactwa i dostatki zatopiły w delicyjach, już ich effeminarunt. Oni tylko tatarami, a brańcami wojują, których z inszych narodów biorąc akomodują do wojny, czyniąc z nich janczarów i sipachierów. Ale sami już zdelikatnieli i ta mollitie z prędką im też podobno przyniesie zgubę. Jako mamy prejudikata, że i inszym narodom pernimiam mollitem et voluptatem, tak się stało, które przedtem rej wodziły i całemu światu straszne bywały. Dobre to już teraz na zwojowanie Turczy na początki, kiedy Bóg takie na zniszczenie jego i rekuperowanie tak wielu królestw i świątnic podał sposoby. Stanęła ta Wiktoria szczęśliwa dnia 12 września. Rozweseliła wszystko chrześcijaństwo, rozweseliła cesarza zdesperowanego, Bogu się tylko w opiekę oddającego. Rozweseliła całą Rzeszą Niemiecką, a osobliwie Inkolas miasta wiedeńskiego, których grzbiet najbliższy był tej dyscypliny. Narodowi naszemu wieczystą zjednała sławę, gdyż i teraz przyznają to narody. Słyszałem to z ust jednego godnego pana z francuskich krajów człowieka, który mówił, że Poloni sunt genitores Germanie. bo to jest rzecz pewna, że już by był w jeden trzech dni więcej nie wytrzymał, który gdyby był zginął, zginęłyby wszystkie ditiones imperiet consequenter i drugie chrześcijańskie państwa. Królowi Panu Naszemu jest za co dziękować, że sam in persona na te nie chronił się wojnę, bo ta jego ochota wiela chrześcijaństwu uczyniła dobrego. Osobliwie jednak te pożytki przyniosła, że każdy z paniąt, z panów polskich, sam personaliter poszedł na wojnę, akomodując się królowi i uczyniło się owymi asystencjami wojsko nierówno większe i okazalsze. Drugi pożytek, że większy strach ogarnął nieprzyjaciela i skonfundował, dowiedziawszy się, że sam król jest in persona, wiedząc o nim, że pan jest wojenny i szczęśliwy i nie zapomniawszy jeszcze łaźni, którą im anno 1673 sprawił pod Chocimem nad Dniestrem, Wszyscy tedy katolickiej religii ludzie byli i są kontenci z tej króla, pana naszego rezolucyjej, oprócz luteranów i kalwinów, bo oni tę wojnę za swoją mieli i Pana Boga prosili, żeby Turcy zwyciężyli, mówiąc, że to inrem ich, mówią ujmując się za opresyją Tekielego i wszystkich dysydentów. Byłem w ten czas we Gdańsku. To pana Boga proszono po zborach, żeby dał zwycięstwo Turkom nad cesarzem. Jak tam już z gazetów cokolwiek doczytali się, że się Tekielemu poszczęściło, że tam gdzie na podjeździe udławił kilku Niemców, to zaraz triumfy, zaraz gratiarum akcjones. Och, Hergot, och, Libergot. Obrazy Tekielego na koniu, armatnego, przedawano. A wizy drukowane ci, którzy przedawali, zaraz jej śpiewali. Idę raz, a jeden śpiewa. Podpięłem trochę i pytam, co to takiego śpiewa, że go tak z pilnością słuchają. Powiedziano, że to nowinę o panu Tekielem, jako cesarza szczęśliwie zwycięża. Usłyszawszy ów, co je śpiewał, że się o to pytam, pokaże mi po niemiecku pisane, ja mos pan kupić, kupić. Pytam, co za nie. Odpowie grosz. Dałem mu. A szło za mną chłopów kupa do gospody, co im miał dawać pieniądze. Był jeden frant i mówię mu, miły bracie będziesz miał tynfa, utrzyżę zadek tą kartą. Chłop z wielką ochotą spuścił spodnie, golusieńką panewkę wytarł owymi awizami i cisnął do motławy. Niemcy, niemki poczęli mruczeć, szemrać, a jam poszedł katolicy zaś i ci co z okrętów na to patrzali, okrutnie się śmiali. Kiedym to zaś powiedał katolikom mieszczanom, także Dominikanom, Jezuitom, to mówili, szczęście, że na waści tumult nie był, bo tu oni Tekielego ledwie nieboskim wenerują honorem. Rajono mi konie kupić na nowych ogrodach u kupca. Tamto ku Oliwie to przedmieście zowią nowe ogrody. Poszedłem tedy tam w niedzielę na odwieczerzu, w ten czas, kiedy Wszystek prawie lud ze Gdańska wychodzi i wyjeżdża na spacyjery. Idąc od tamtego kupca nazad już, deszcz począł padać. Więc, żem w pogodę wyszedł, nie wzięli mi opończy. Wstąpiłem do Austeryjej, chcąc przeczekać ów deszcz. Owi też spacyjernicy, gdzie kto mógł, to uciekał pod dach. Wpadło ich wtedy kilka i do owej izby, gdzie ja siedziałem. Posiedli u stołów i poczęli sobie o wojnie dyszkurować. Jam tam tego nie rozumiał, mało co niektóre tylko słowa. Ale zaś powiedał ten, o którym pisze. A deszcz wielki leje i woda rynsztokami jako rzeki płynie. Patrząc oknem na owę wodę, rzecze jeden, ej, dajże Boże, żeby tam pod Wiedniem katolicka krew takimi strumieniami płynęła jak ta woda. Rzecze drugi, nadzieja w Bogu. A jeden Niemiec, osobno od nich siedział, ściśnie ramionami, wywróci oczy w niebo i obejrzy się na mnie. Nic nie rzekł, tylko głową potrząsał. Ja to widzę, ale nie wiem, na co to on czyni i owych też słów nie rozumiem, co oni wymówili. Nie pytam go też, bo człowieka nie znam i konfidencji jej do niego nie mam. Aż oni znowu mówią na króla te słowa. Ale ten świnia karmna, po co on tam poszedł? Co tam po nim było? Bodajże tam oba dwa z cesarzem doczekali kajdankami brzękać. A tymczasem ów, co osobno siedział, już nie mógł wytrzymać, bo katolik. Był to Niemiec, ale nie gdańszczanin z któregoś pruskiego miasta. Fakturowaniem się bawił przy kupcach. Ozwie się do nich nie po niemiecku, ale żebym ja zrozumiał po polsku i mówi te słowa rozumiałem że siedzę z chrześcijanami a ja siedzę z poganami rozumiałem że z ludźmi ale widzę z bestyjami a godzi się to takie zbrodnie mówić bodaj was zabito a oni do szpad on tylko trzcinkę miał chciał go jeden uderzyć płazem czyli też ciąć zastawił mu się laską obraził go trochę Zawołał ów na mnie bo spanie przeciwko królowi to mówią ja do szable niemcy z izby Trudno już było za nimi wypadać do Gdańska. Dopiero mi rzetelniej powiedział, co mówili. Ja mówię: Pójdź ze mną do prezydenta. Pójdę. Zeznasz to? Zeznam. Poszliśmy. A na ten czas był prezydentem niejaki Szuman, człowiek grzeczny i rozumny. Przyszedłszy, nie zastaliśmy go. Odjechał do majętności. Poszedł znowu ze mną ten człowiek do gospody. Przed samym wieczorem posłałem znowu do prezydenta. Przyjechał, ale się już położył sturbowany i wieczerzy nie jadł. Więc wtedy kras. Miał do mnie pan Baleński przyjść rano i do prezydenta pość. Nie masz go drugi dzień i trzeci nie masz. A jego już ukontentowano i tak stronił ode mnie. Pytam się jednego o niego inszych faktorów, machlerzów, jako ich tam zowią. Powiedział mi felski faktor, że tam siedzi w komorze ukępki. Poszedłem tam, zastałem go i mówię: Słowo kędy. Pocznie wykrącać, że ich nie znam, nie wiem jak się zowią, skarżyć nie wiedzieć na kogo. Jam zrozumiał sprawę i mówię, przefakcyjowano cię nieboże, ale wiedz o tym, żeby to więcej uczyniło, gdybyś chciał popierać takiego kryminału. Jest to crimen lese majestatis, a do tego wielkie przeciwko Bogu skandalum. Przyznał się, że go proszono i zapłacono, żeby milczał. Prosiłem go, żeby mi przynajmniej powiedział, jak się zowią, bo bym był ich pewnie aresztował u magistratu, a potem miastu mandaty przysłał. Ale i tego nie chciał uczynić, wymawiając się, że to panięta, ludzie znaczni, a ja tu służę, Gdańskiem żyję, musiałbym się tu nie zostać. I tak przepadło. Tego mi tylko żal było, że in absentia prezydenta do inszych eks magistratu nie poszedłem i nie oświadczyłem się zaraz in recenti, bo już by się był trudno miał zaprzeć słów swoich, zeznawszy choć mu było i najwięcej dawano. To to takiego tej wojnie i sami chrześcijanie życzyli sukcesu, jedni dobrego, drudzy złego. A pan Bóg z tymi, którzy przecie byli bonarum partium, dał zwycięstwo szczęśliwe, dał zawziąć serce i siły dobrym chrześcijanom, a skonfundował sektarzów i ich protektora. Po owym szczęśliwym zwycięstwie, skoro się zjechali monarchowie ad mutuum amplexum, cesarz chrześcijański Leopoldus z królem polskim Janem III, jakie tam były pociechy, jakie gratulacje, jako principes imperii, Pozjeżdżawszy się, to jest książe lotaryńskie, książe bawarskie, książe de Baden i insi, jako mile króla witali, jako wdzięcznie tę przysługę przyjmali, będą o tym obszernie pisać historię. Jechał potem król oglądać Wiedeń i dezolacyją jego. Tam go zaprosił Staremberg i u niego jadł. Kiedy jechał przez miasto, nie było podobno tak wielkiej ciżby, broniąc szturmów, jaka była ciżba widzieć króla polskiego. Ludzie niebożęta z wielkiej radości płakali, ręce do nieba wznosili, błogosławieństwa i zapłaty od Boga wołali, króla zbawicielem swoim nazywali, aż uszy zatykał. Od żołnierzów po gospodach zapłaty za wina i za insze rzeczy brać nie chciano, inci też brali, kto grubian. Poszły potem wojska cesarskie i polskie do Węgier szukać Turków i niektóre atakować fortece, a pominąwszy komarę, fortecę cesarską, która jeszcze w pogańskich nie była rękach, lubo dalsze za nią pobrano fortece. I nowe zamki, które pobudowali Turcy, a przychodząc ku Strygoniej, zastali pod parkany wojsko tureckie, o którym lubo nasi wiedzieli, ale rozumieli, że to tamtego coś niewiele, nieostrożnie postąpili sobie w przedniej straży jak wsiedli Turcy, aż nie przyszło i ognia dawać. Dragoniej regiment zupełny Strażnika Koronnego Bidzieńskiego wycięto w pień. Inszej dragoniej, co do przedniej straży poprzydawano, wycięto wiele. Sam Strażnik ledwie uciekł, aż zgubił ludzi więcej niż dwa tysiące. Oficyjerów młodych, szlachty, tak wiele krewnych swoich pogubił. A tak się to cicho i prędko stało, że wojsko niedaleko za pagórkiem będące, nie wiedziało o tym. Przyjdzie tedy król z wojskiem nad owe trupy. Zaraz serce naszym upadło. A wtem turcy skoczą obses na naszych. Poczęli się im trochę zrazu opierać, a potem jak wzięli tył chorągwi wojewody ruskiego hetmana koronnego, zaraz chorągiew hussarska poczęła uciekać druga za nią trzecia za nią wszystko wojsko w nogi i król i hetmani i wszyscy z wielką hańbą i pośmiewiskiem niemców sromotnie uciekali mile wielką aż się o cesarskie wojsko oparli wojewoda pomorski denhoff człowiek był ciężko tłusty zginął siemianowski porucznik zginął kompanie jej naginęło chorągwie kopie kotły precz porzucali pod królem już się był koń począł rozpierać Aleć go z obu boków łechtano płazami, Rzecz przecie wyniósł pana I tak wiedeńskiej wiktoryje i niewypowiedzianą sławę Zmazalibyśmy byli wiecznie czwartkowej ucieczki infamią Gdyby był pan Bóg nie pogłaskał jej znowu sobotnią Jeszcze większą, niżeli pod Wiedniem wiktoryją Podobnośmy to byli podnieśli serce w pychę słysząc owe «Blandientis fortunae ap ore populi» słowa «Salvatorze, Zbawicielu nasz». Podobnośmy z owym pysznym zwycięzcą pomyślili sobie «Quis est quidemanibus meis eripere possit populum hune» Któż jest, co by lud ten z rąk moich mógł wyrwać? Położył trupem przed oczyma naszymi kilka tysięcy dobrej kawalerii, żebyśmy widzieli, że jako tych wałami leżących tak i nasze w jego świętej zdrowie jest dyspozycji jej. Żebyśmy widzieli, że nie wielkość ani moc wojska, ale niebieskie biją nieprzyjaciela moce, żebyśmy widzieli, że nie rozum ani eksperiencja nasza, ale ręka boska daje nad nieprzyjacielem i przynosi zwycięstwa. Wzięliśmy chłostę we czwartek, żałujmy za grzech i upokoszmy się Bogu w piątek, a znowuć Bóg nas podniesie i da się zemścić w sobotę, z psalmistą wierząc, że kogo dziś zafrasuje, to go jutro umiłuje. Pasza sylistryjski, tedy Wiktor Triumfator, zwyciężywszy za wolą boską naszych i spędziwszy z pola, pozbierał z pobojowiska owe porzucane kopie Kotły, bębny, chorągwi wiele i więźniów posłał to do budy-seraskierowi, opowiadając, że zniósł wojsko polskie wszystko. Posłał potem i głowę wojewody pomorskiego-denhofa, twierdząc zapewne, że to jest głowa królewska, żeby ją cesarzowi zaraz odsyłano i submitując się, że intriduo tak będzie i wojsku niemieckiemu, gdyż są już prawie jak w saku. Seraskier ucieszył się tą wiktoryją ad recognescentiam owej głowy konwokował ludzi, którzy króla dobrze znali, różni różnie twierdzili. Posyła tedy seraskier wojsko, które przy sobie miał w sukursie sylistryjskiemu paszy, winszując mu tego zwycięstwa, prosząc, żeby prosekwował zaczętą wiktoryją, informując go, jak o sobie ma dalej postąpić. Mieli tedy most na dunaju między Budą a Parkany przeszło wojsko tureckie na tę stronę dunaju do Paszy Sylistryjskiego w piątek już tedy miał potęgę większą niż przedtem nadzieję pełen że mu się i Niemcy już nie oprą ponieważ mu pan Bóg tak poszczęścił nasz też król lubo skonfundowany tym nieszczęściem po staremu sobie dobrze tuszył mówiąc przed cesarskimi generałami że będzie to inaczej Pan Bóg też to na nas zesłał belli vicis citudinem. i tak obie strony cieszyły się nadzieją w sobotę rano to jest nonum octobris poszło wojsko nasze pod nieprzyjaciela niemiecka batalia za nimi w trop przyszli pod parkany i stanęli szykiem turcy też jako namiód wyszli w pole z swego obozu i zaraz niewiele myśląc najpierwej na te chorągwie skoczyli które we czwartek poczęły uciekać nóż się bić dopieroż insze ich chówce na insze też nasze pułki uderzyły paszowie przywodzą osobliwie ten to sylistryjski jako ogień wpada na szeregi Zaweźmie się bitwa Cezariani też już blisko następują, zamieszają nas i Turków, przerznęli ich na dwoje. Turcy w nogi, jedni do mostu, drudzy do fortece, do parkanów. Cezarscy też pośpieszyli tamtym skrzydłem od pola. Bili-że dopiero jak swoich. Co uciekali pod fortece, zmieścić się tam nie mogli, ale zaraz zatarasowali sobą bramy, a drudzy w Dunaj. To tak cięto trup na trupa padał i zaraz za jednym zamachem i fortece wzięto, z której lubo zrazu poczęto ognia dawać, ale potem i dano pokój, nie wiedząc do kogo strzelać, bo się tak nasi pomieszali z Turkami. Owi tedy, co nie chcieli szable polskiej czekać na lądzie, a uderzyli się w Dunaj, jedni toneli, drudzy napływawszy się, wracali się nazad do lądu, dając się na dyskrecyją jeden z nich z podziwieniem od strygoniej przepłynął że jako nie może lepiej ryba pływać ten koń tak dobry pływacz znowu się naszym dostał jak strygonium wzięto i w wielkiej powiadano cenie chodził jak to powiedają, co wilk o zionie to go nie minie Tamci zaś co do mostu uciekali, jeszcze mizerniejszą ginęli śmiercią, bo w owym tumulcie u mostu sami się zabijali, ten tego, ten też tego uprzedzając, a tu z tyłu koszą strzelają, po prostu zły strach. Jak się już tego nacisnęło na most, gmin wielki, owi znowu, co pospychani z mostu, kto Primo Instanti nie utonął, każdy się przecie trzymał mostu, uczyniła się wielka mostowi wiolentia, że się rozerwał. Dopieroż panowie otomani pływać, dopieroż się topić. Owi też co powyżej pod parkany tonęli, napłynęło to z wodą, że się Dunaj tak zatkał owymi ludźmi i końmi tak bardzo, aż woda na łokieć i lepiej na brzegi wystąpiła. Parkany wzięto z armatą, lubo ich strygoniej bardzo broniono, potężnie z armaty strychując z tamtej strony, i kule przenosiły i raziły, drugie też w wodę pluskały. Tam w Parkanach, kto we czwartek zgubił swoją chorągę w kotły, zaraz to znalazł i wziął jako swoje sine contradiccione jegomości pana Pasze Sylistryjskiego. Nawet i więźniów żywcem wziętych tam zastano, bo kilku tylko posłał był seras kierowi przy głowie wojewody pomorskiego, a byli tak błaznowie, że niektórzy mówili, że to królewska głowa, bo też i podobnym był Wojewoda Pomorski kompozycją królowi i tak zupełnie tłusty. Legło tedy owo mnóstwo ludzi. Którzy się mieli za zwycięzców we czwartek, ci w sobotę zwyciężeni. Którzy we czwartek gonili, ci w sobotę uciekali. Którzy we czwartek cudzej głowy sięgali, swojej przed szablą polską w sobotę umknąć nie mogli. Którzy chrześcijańskiej krwie z wielkim apetytem we czwartek pragnęli, swojej się w sobotę podostatkiem nasycili. A toż ze wszystkim dostatkiem wzięto paszu w sześciu, zabito dwóch, żywcem wzięto pasze Alepu i pasze Sylistryjskiego, najwyższego nad nimi regimentarza. Cesarscy uprzedzili naszych do zrabowania ich obozu, bo nasi prima fronte potykając się już prosekwowali. Mszcząc się czwartkowej konfuzyjej i krwie braci swoich, już się nie oglądali na rabunki. Aleć i Niemcy nie tak się obrali jak pod Wiedniem, bo to tam byli ci ludzie, co pod Wiednia uciekli, już pod Wiedniem zostawili swoje pignora, co kto miał, chyba kto co stamtąd spod Wiednia wyprowadził w sepetach, to pod parkany utracił, a przy tym i zdrowie. Jaka wszystkiemu rycerstwu niewymowna pociecha, kiedy ojciec łaskawy, pogroziwszy nam, znowu obejrzał się okiem miłosierdzia swego, redintegrował intriduo narodu polskiego sławę, Dał się zemścić do woli krwie braterskiej, usłał sowicie pola trupem otomańskim i bystre nurty i bezbrodne Dunaj owe głębokości. Nie nowina to Bogu mieć kuram w protekcji jego świętego zostającego ludu. Jakie tam wdzięczne było spektakulum chrześcijaństwu nabić się do woli boskich i swoich głównych nieprzyjaciół, aż ręce ustawały, a przy tym i oczy udelektować zgubą awindicimanu dei potłumionych, kiedy to ten się tego chwytał, ten tego topił, jedni długo pływali, salwując się, drudzy zaś jako kamień do dna grąznęli, a zawoje jako stada kaczek pływały po Dunaju, kiedy ów hardy sylistryjski pasza od towarzysza nie bardzo poczesnego do hetmana za kark przyprowadzony, drugi pasza alepu jako gołą psiwy, temuż hetmanowi koronnemu jabłonowskiemu przyprowadzony, swoją w niewolą zabraną opłakiwał sędziwość. Kiedy tak wiele inszych i znacznych prezentowano królowi i hetmanom, kiedy leda luźny pachołek w szubie i zawoju tureckim na owych gładkich arabskich prezentuje się skoczkach, Zgoła dość szczęśliwości i wielkiej swej Bóg pokazał łaski, kiedy owe czwartkową konfuzyją tak znacznym zaraz in recenti nagrodził zwycięstwem. Niemcy zaś żywcem nic nie brali, ale zabijali krudelissime. Nawet i po śmierci z nimi cuda robili. Włóczyli, pasy z nich darli, rzemień na potrzeby z tych passów wykrącali. Jak trzeciego dnia po bitwie to już z trudnością było obaczyć turczyna na pobojowisku z całymi plecami. Nawet kiedy który z naszych nieostrożnie prowadził więźnia, a wjechał między Niemców, to mu go w rękach zabili. Synowiec mój Stanisław Pasek prowadził turczyna znacznego jakiegoś, bo strojno i na pięknym koniu siedział. Już go dyzarmował, tylko tak konia pod nim za cugle prowadzi, aż przyjechał Niemiec i zrównawszy się z turczynem. Pchnął go szpadą Turczyn tylko stęknął Synowiec się obejrzał A on już tylko ziewa A z konia leci A niemiec Kolnąwszy zaraz na stronę Pocznie mu łajać A szoldra taki synu Zabiłeś mi niewolnika Godzi się to Niemiec się tylko śmieje A mówi Ja pan brat Pan pola gdy ja była tego żywić On mu łaje żeś ty szel mnie kawaler Już w rękach więźnia zabijać A niemiec się tylko umyka A śmieje Cóż czynić dalej? Bo Niemcy wielkie do Turków mają, zajątrzenie ex ratione, że im tak wiele poodbierali państwa, prowincji i fortec, a druga, że oni są a natura krudeles i nie umieją in victoria kawalerskiej obserwować kontencyjej, a do tego, że ich we wszystkich okazjach bijali Turcy i cale z nimi nigdzie szczęścia nie mieli. Gdziekolwiek się porwali, to jak na nich wsiedli z szablami, to jako bydło rznęli. I w tej nawet okazyjej kiedy przystępował wielki wezyr ad oppugnationem Wiednia, nigdzie mu się nie śmieli opponere offensive, puko jeszcze Polaków nie było, ale tylko zasłaniali się defensive przy fortecach. Kiedy już przeszedł wezyr przez wszystko państwo, cale nie dobywając szable, bo nie miał na kogo... Posłał najpierwej Tatarów pod Wiedeń jako prekursores, którzy sami, bez Turków przypadłszy na wojsko niemieckie, tak na nich wsiedli rezolutnie, że kilka regimentów ognistych ledwie nie w pół wycięli. Wszyscy Niemcy za mosty sromotnie ustąpili, mosty na Dunaju kosztem pobudowane samiż spalili, liberum accessum do Wiednia nieprzyjacielowi zostawiwszy. Doznali panowie Niemcy w tych i inszych przedtem okazyjach, co to Tatar umie i jaka z nimi wojna. Co przedtem z nas urągali się, et tot jest eksprobrabant, że z narodem gołym, niechorężnym, z ludem do uciekania gotowym, z ludem takim wojujemy, których sto przed jedną rurą ucieka, aleć spróbowali, kiedy to ich ogniste rury szabli tatarskiej wytrzymać nie mogły. I wielka pusza za nic. Ja tak mówię, że nie tylko to kawaler, który wytrzyma impet pugna stataria, ale i tego nie trzeba lekceważyć, który choć trochę placu ustąpi, a znowu wraca się i bije. Tamten, kiedy wygra szczęśliwy, kiedy przegra rzadko na zdrowie. Ten zaś jako ptak i odleci i nadleci. Fugiendo pugna fugiendo vincit. Wojowałem ja też z Tatarami, a przecie nigdy trupa tatarskiego na kupie tak wiele jak Niemców, Moskwy i inszych narodów, po potrzebie nie widziałem. Trzysta, czterysta Tatarów zabitych w kupie widzieć wielka to wiktoria, a inszych napatrzyło się jako drew na kupie. Bodaj przecie z Niemcem wojować. Zwycięży mnie, nie goni mnie. zwyciężę ja go, nie uciecze mi. A tatar zaś i uciekać mu źle, i gonić go rzecz uprzykrzona. A choć go i dogonisz, to się przy nim nie obłowisz. Ale wracam do odbieżanej materii. Po tej tedy tak szczęśliwej wiktoryjej parkańskiej i wzięciu strigonium poszło wojsko nasze ku granicy przez węgierską ziemię. Tam między góry wszedłszy, wypadali z gór i lasów kurrucy węgierscy i bardzo się naszym intraktu przeciwiali, porywając i zabijając czelać na czatach i na tabory napadając pozostałe, i rabując, a w góry potem, kiedy źle uciekając, mając po sobie wygodę a natura locorum. Nastąpiły potem słoty jesienne koni siła nazdychało i narzucono także i wozów z ową wiedeńską zdobyczą drudzy to woleli palić niżeli tym bogacić rebelizantów węgierskich dosyć na tym że drudzy tak czynili kiedy mu wóz uwiązł na przeprawie, to wyjąwszy namiot z woza, słuszny, turecki zdobyczny, to go posłał przed konie, żeby się prędzej z błota dobyły, i tak wóz wyprowadziwszy owego namiotu w błoto wtretowanego, odjechał, który wart był kilka tysięcy. Cyny, miedzi, santuków, burdziaków i różnych tureckich specjałów, co tego nawyrzucano w błota w rzeki, komu już konie ustawały bo chciał cesarz żeby było wojsko nazad poszło do Polski prosto na Śląsk wytchnąwszy w morawie ale samiśmy się naparli do Węgier spodziewając się czegoś tam dokazać ale to trzeba było te rzeczy na całe lato począć nie na zimę a przy tym znać że wola Boża z naszą nie zgadzała się intencyją dlatego nam rzeczy nie poszły tak jakośmy sobie życzyli jadąc jednak przez Węgry wzięli nasi lewczą i seczyn gdzie były tureckie prezydia kiedy postępowali pod ten seczyn, trzeba było języka z miasta koniecznie. Kazano kozakom, żeby się starali, obiecawszy nadgrodę. Poszło ich kilka wsady, nikogo porwać nie mogli, bo ostrożni byli i nie wychodzili nic z miasta. Znajdują sposób taki: zasadzili się w sadach kilkanaście, a dwaj poszli pod miasto i przypatrując się, chodzą coraz bliżej. Skoro tam w mieście zrozumiano, że ich może kula donieść, wyrychtowano tam do nich, z hakownice czy z janczarki strzelono. Uf jeden, choć mu nic, uderzył się o ziemię. Drugi począł go kwidem trzeźwić, podnosić, a potem go i rozbierać z sukien. Widząc to turcy i do owego dali ognia z kilku sztuk. On rozebrawszy go w nogi i nie obejrzał się, a jeszcze gołymi miejscami uciekał, żeby z miasta widziano, że ku obozowi idzie. Ów kwidem zabity leży, ubrał się jasno w suknią czerwoną, aż po małej chwili idzie Turczyn rozbierać go. Dochodząc do niego stanął obejrzał się na wszystkie strony pod drzewa podejrzał nie widać nic przymknie się do niego spojrzy mu w oczy a on oczy zawarł zęby wyszczerzył pocznie się już sposobić do owej nieborakowi atamanowi posługi nie ubierał go a rozbierać chce przyklęknie a guziki mu chce rozpinać a kozak go za krzyknie turczyn wezmą się z sobą tu miasto daleko i przez fosse ratować trudno a tu kozacy z zasadzki lecą turczyn się wydziera radby bardzo puścił kozaka a kozak go nie chce przypadli wzięli przyprowadzili królowi jaka to piękna inwencyja i kunszt kozacki wyrozumiawszy król z języka, że przy nadziei Bożej może być w rękach naszych pomieniony seczyn czyli syczyn kazał do szturmu gotować się tam też przygotowano się dla gości dosyć porządnie, a skoro już przystępowały regimenty do szturmu, dawano ognia potentissime. Nastrzelano naszych i oficjerów kilku znacznych postrzelono. Ale jak obaczyli Turcy, że to jak głodne muchy do oprawnego, a tłustego cisną się wołu, że nic nie uważając na owo ich gęste strzelanie, oślep, jako mówią, idą do szturmu, poddali się, prosząc o miłosierdzie. I dano im weniam. W tym szturmie ustrzelono nogę lewą odważnie stawającemu kawalerowi Franciszkowi Zbrzezia lanskorońskiemu, staroście Stobnickiemu, który przypadek tak skonfundował króla i hetmanów, że woleliby byli tej fortece nie mieć, nie znać i zdaleka ją ominąć, niżeli tak godnego i ojczyźnie potrzebnego pozbyć kawalera. Bardzo się tedy zawiodła zazdrosna fortuna chcąc ojczyznę naszą i tak potrzebnego z syna. Łaska i protekcja samego Boga nie dała jej w tym triumfować. Jest serce i fantazyja, co i przedtem, aktywitas i rezolucja jako i była. Wigor jest, ochota do usługi ojczyzny taka albo jeszcze lepsza. Krótko mówiąc, uczynimy, co należy, zajedziemy, gdzie potrzeba. Będziemy tam, gdzie i drudzy nie wzdrygajmy się pokazać tyriiis in locis. Nie może tedy zła fortuna dobrych ojczyzny ukrzywdzić synów, których ręka boska w swojej łaskawej konserwuje jej i owszem chcąc zepsować, bardziej czasem naprawić, kiedy dobrą, sławę i nieumierającą nagali reputacyją Takim ojczyzny synom, aby nieba obfitych dodawały szczęśliwości, Optandum, mówiąc z poetą. Vivite fortes, fortiaque adversis, opponite pectora rebus. Nie traccie odwagi i mężnym sercem znoście złej fortuny plagi. Apostrofę Białego orła synu kwitnie w swej ozdobie gniazdo jego, które cię wychowało sobie, ma ukontentowanie i gust z tej przyczyny, że na tak jawne światu patrzy twoje czyny. Cieszy się orzeł polski, że syna takiego ma cnotą i postępkiem sobie podobnego, bo nierad na nikczemne persony pogląda, równego fantazyją syna każdy żąda. Równy, równego lubi. W paragon nie wchodzi z orłem puchacz, bo w cieniach pasie się i rodzi, ten zaś swoje orlęta aplikuje sobie, żeby w słońce wlepiły śmiele oczy obie. Słońce jest dobra sława, którego promienie rozganiają w człowieku wszelkie gnuśne cienie. Kto się do sławy bierze, jako w słońcu chodzi, bo go do tej jasności własna cnota wodzi. Orzeł jest to król ptaków, więc mogę formować, stąd syllogizm bezpiecznie, że skrupulizować nie trzeba, żeby rodził sobie nierównego, ale dzielnością, sławą jak godny godnego. To już Gentilitium stemma dom zaś jaki ma klejnot na ozdobę widzę, że dwojaki. Lew i niedźwiedź domowi temu kredensują, jego prerogatywy i sławy pilnują. Lew ten jest król zwierzętom, któremu to dała Natura, że nad wszystkie wyższym go mieć chciała. Odważny, mężny, silny, waleczny i śmiały, te wszystkie kwalitate z tobie nie badały. Cny Lanskoroński, Tobie przodek nad inszemi, zasługa w niebie, honor należy na ziemi. Tobie nieprostą szarżą niebo dywinuje. Za co? Powiem, lecz pierwej pióro konkuruje. Do herbów domu Twego, bez których to zgoła i sama się marsowa nie obejdzie szkoła, bo w nich odwagi, męstwa i siły istota. Z tych rekwizytów męska kombinatur cnota. Niedźwiedź macierzyńskiego domu, cóż ten znaczy? Pewnie to każdy przyzna, każdy wytłumaczy, że zwierz straszny, odważny, serdeczny i mężny do potkania i bitwy nad inne potężny. I na tego przymioty, kto się zapatruje, pewnie szyków z daleka nigdy nie lustruje, ale pnie się na czoło, frontem się nadstawi, krwią się pasie, krew toczy i marsem się bawi. Grzbietem się nie zakłada i nigdy nie nosi za dniego blachu ostro o ordynans prosi in pugna stataria odważnym się stanie w plecy za to ślubuje rany nie dostanie annibal gdy po bitwie rannych cenzorował nigdy godnością, datkiem tych nie kontentował którzy mu w tyle szwanki swe prezentowali lecz adverso pektore rany przyjmowali Mówiąc że rana tylna bywa podejrzana zawsze zaś kawalerska w przodzie otrzymana przyjmuje mężny greczyn szwanki swoje frontem że kawaler świadczy się światu hellespontem Lacedemończyk jeden w bitwie pokonany leżąc na placu cierpiąc już śmiertelne rany prosi nieprzyjaciela by go wywrócono i jeszcze zraz chorężem w piersi uderzono pytają go na co to powie, że dlatego, żebym u inszych uszedł rozumienia złego i żeby się nie wstydził, mój hetman kochany, widząc u trupa same tylne tylko rany. Jeszcze i nasze wieki w takich nie zgłodniały rycerzów, jakich tamte co przed nami miały. Mocnym lwem i niedźwiedziem, kto się pieczętuje, niezamrużone oko w bitwie pokazuje. A czemuż płomieńczykiem ten herb jest nazwany, temu, że jasny płomień z gęby pokazany, czego są dwie przyczyny. Żeby przy mężności tej zawsze jako płomień byli żarliwości Jego zacni klienci, proponując żyzny do chwały boskiej zaszczyt i miłej ojczyzny. Żeby ten przyrodzony przymiot w sobie mieli miłością przeciw Bogu bliźniemu gorzeli. Druga żeby się ognia nigdy nie wzdrygali I w mężnej statyczności przez Wszystek czas trwali By im saletra ani siarka Nie śmierdziała To im płomieńczykowa reguła przydała Jest tu i ognia dosyć I dosyć ochoty Do marsowego dzieła i jego roboty Jest z tego płomieńczyka Pożytek obfity Jest Bogu i Ojczyźnie Trybut należyty Ma niebo dość jasności a przecie tym bardziej płomieniem domu tego widzimy, nie gardzi, gdy katedry imieniem jego honoruje, znać, że w jego jasności szczerze korzystuje. I Marsowi nie skąpo ognia w swej imprezie, a przecie płomieńczyków zażywa Debrzezie, żeby mu jego szarżej szczerze pomagali, a trudne nieraz na nich ordynancy wali. Na gęsto zbrojne szyki, na dżyrydy, groty, szable, kule, kartany i różne obroty, dawszy im w moc chorągwie, pułki, buzdygany, regimenty, buławy. Zawsze beznagany jego traktując dzieło Dość mężnie stawają Czego dawne i świeższe wieki przyświadczają Jako nieprzyjacielską krwią zafarbowali Martis arenam przy tym swej nie żałowali Czego świeży dokument mamy w Twej osobie cny stobnicki starosto Gdy na uszy obie słyszy świat ogłos Marsa Który promulguje, że Cię za syna swego Prawdziwie przyjmuje Tyś jest lapis lidius, próba poczciwości domu swego, Tać drogę ściele do wieczności, tacie na perspektywę światu wystawuje, tacie ojcu Marsowi w respekt prezentuje. Kontent Mars, że ma syna godnego w tej mierze, który męstwa, dzielności znaczny asumpt bierze od swych herbownych zwierzów, którzy nad innymi męstwem, siłą i sercem prym biorą na Ziemi. Rad patrzy na niedźwiedzia, że mu kredensuje, przy tym swą heroinę śliczną prezentuje. Lew ognisty frontem mu stoi ku pomocy, nigdy nie przełamanej hieroglifik mocy. Pewien będąc, że ten lew jego dostojności wiernie przestrzegać będzie i doskonałości swoich parentelatów wiernie upilnuje, jako mu za to sławny poeta szlubuje. Principio genus acreleonum se secla tutata est virtus lucretius carus. Na początku świata lwów rodzaj zażarty i okrutne wieki broniły się odwagą. A na to Mars co mówi, gdy starosto w niebie twoje insignia widzi, tuszy, że na ciebie poufale na tamtym miejscu pamiętają i swoich influencji życzliwie oddają? Bolwa, niedźwiedzia, panne, przyznać to musimy, insignis, zodiak w katalog liczemy, do których komitywy i miesiąc przystaje i tobie dobrowolnie sufragia oddaje. To luminare minus swą koligacyją, nie mniejszą szczęśliwości przyniesie porcyją, kiedy dla większej domu Twego wspaniałości niebu i ziemi wyda wdzięczne latorości. Słońca i miesiąc, świadczą tak filozofowie, po Bogu wszystkim rzeczom inkrement i zdrowie przynoszą. Słońca we lwie z miesiącem złączenie jest to konsekwencji jej dobrej rozumienie. A ta panna co też ma w niebie za urzędy? Czy tam u astrofilów zgodne zdanie wszędy, że gdzie się instancyją swą interponuje, wszędzie groźnych planetów srogość mityguje? Gubernium krwawego Marsa, gdy nastaje, siła to ludziom trwogi i strachu przydaje. Opposito radio, gdy pannę przechodzi, przecie desperujących, cożkolwiek ochłodzi. Saturnus nie może się rozszerzać srogością i Merkury już ze swoją zwyczajną chytrością. Kiedy z panną kwadratem swym korespondują, zaraz subsolanea wielką folgę czują. A zaś, gdy sama pan z Jowiszem łaskawym rządy roczne obejmie przy pokoju prawym, wszystkiego się dobrego spodziewać potrzeba. Zdrowia, fortun pomyślnych i dostatku chleba. Już Mars krwawego miecza swego nie dobywa. Już Saturnowa kosa w ten czas odpoczywa. Fakcyje Merkurego waloru nie mają i wszystkich złych planetów Astra nauczają. To piszę in genere, że światu całemu ta panna dobrze czyni, dopieroż swojemu. Kto się jej konterfektem wiernie tytułuje, jemu specjaliter afekt konformuje. Ma się tedy czym szczycić rawiczowskie plemię, że herb jego nie tylko odziedziczył ziemię, lecz w niebieskich obrotach ma też gubernija. Przyznam, że to szczęśliwa taka familia. Jest tego herbu pełno w Litwie i w Koronie, po wszystkich województwach, w każdej prawie stronie, nawet w czeskim królestwie. Jeszcze od Unii jej rozkrzewiwszy się, ten herb nabył posesy jej. Jak wiele innych herbów w Polsce poginęło i starennych familii siła poschodziło, a Rawicz z długą liczbą rachuje swelaca i podobno trwać będzie do skończenia świata. Czemuż to? Oto temu, że rzecz jest niegodna Aby tak śliczna panna miała być niepłodna Mam go też w jednym polu Moje zdanie na tem, aby nigdy nie zginął Chyba równo z światem Kto się tym herbem szczyci przebaczyć w tej mierze Kiedy niegładkie mija do pięknych się bierze Bo od swej heroiny ten przywilej mają Że się z duszę w nadobnych dziewczynach kochają Lecz stój pióro, co robisz? Bardzoś się zagnało o pannie siła piszesz, o mężnym lwie mało. Widzę ja to, że ci jakoś ładniej koncept idzie, niż o wojennym Marsie pisać, acz ci przyjdzie. Jednak pióro pozorne ma swoje racje i należyte właśnie w tym ekskuzacyje. Pierwszą, że panna znakiem niebieskich obrotów i ze lwem gospodarskich zażywa kłopotów. Druga, że przywrodzonej płci swojej szczupłości nie wzdryga się okrutnych zwierzów surowości, gdy nieodmienne paktum ze lwem uczyniła, niedźwiedzia zaś, jak widziem, mężnie zniewoliła. Z których racji taką Mars konkluzyją bierze, że jest ta heroina jego manierze zdolna z swymi synami. Druga to Bellona do dzieła marsowego od nieba zrodzona. I godna tej powagi, więc nie dziw, że skoro do jej chwały chętliwe uwzięło się pioro, które miałoby dosyć wielką materią o jej godności sławną pisząc historią. Lecz zaniechawszy herbów, do Twojej osoby wracam siecny starosto. Masz dosyć ozdoby z herbów tak zacnych, ale i herby też mają dosyć z ciebie, że sławy inkrement uznają. Piękna rzecz jest, gdy kogo starożytność zdobi. Lecz i to nie mniej piękna, gdy kto przysposobi domowi swemu sławy, jako się tu dzieje, jasny przedtem, gdy lepiej twym dziełem jaśnieje. Wodzę się tedy z myślą, jako mam kwadrować moją gratulacją i komu winszować. Tobie zacnego domu, czy domowi ciebie, czy godność, ab utrinkwę uważam u siebie? Masz, prawda, skąd brać pochop do wielkiej dzielności, przeglądając się w aktach swej starożytności, które z dziadów, z naddziadów takiej stymy były, że podobno by serca kamienne zmiękczyły. Trafia się, prawda, i to, aleć tego mało, żeby się młode orle do orła nie wdało. Podobny podobnego, tak Seguela chodzi, orzeł orła i soku nie gołębia rodzi. Fortes creantur fortibus edbonis, est in juvencis, est in equis patrum, virtus neque in bellem feroces, progenerant aquile columbam. Ale przecie natura więcej w tym pracuje, kogo samego przez się dobrym wystawuje. W kim się zaś te oboje schodzą rekwizyta, jego dom nowym sławy splendorem zakwita. Przychodzi mi na pamięć rzymskiego cesarza symbolum, które erat, że czyni mocarza, non gens sed mens, tak twierdząc, że do tej osoby, co przez się sławna, cudzej nie trzeba ozdoby. Non genus, non genius, non gens, si credere fast est, sed mens nobilitat, nobilitata virum. Ja zaś Landskorońskiemu takie przypisuję symbolum, gdy się jego minie przypatruje et gens, et mens, gruntownie fundując się na tem, że w tym mogę kontrować z rzymskim potentatem. O czym jawnych dowodów wywodzić nie trzeba. Temu influency je dały szczodre nieba, po to oczywisty jest dowód między nami, że się sławy obiema uchwycił rękami. Zaraz z młodu, z taką się porwawszy ochotą Do usługi ojczyzny skarbi sławę złotą I tak mu to smakuje, to marsowe pole Nie tiro, ale profes już jest w jego szkole Nic to nieznośne prace, fatygi nie w czasy Nic to uronić zdrowia i na oba czasy Grotów szczęście, nieszczęście, jaka sors napadnie Przyjąć zdrowie i żywot ofiarując snadnie Odważył dla ojczyzny mężny kodrus zdrowie. Jako i gdzie, niech o tym historia powie. Z cewola z tej racy jej ręki nie żałował. Lans Koroński seczyńskie pola krwią sfarbował. Chwali Emiliusza swego Italia. Niemniej protesilea wynosi Grecyja. Tamten poległ od penów, ten od frygijskiego wojska, nie żałując krwie i zdrowia swojego. Polska lanskorońskiemu, a rzec mogę śmiele, i wszystko chrześcijaństwo wdzięczności tak wiele winno, żeby go zrównać z tamtymi dawnymi i sławę archiwami ogłosić wiecznymi. Mają sławę u świata dość z męstwa swojego Krotonianus Milo, Herkules, do tego Anteus, Maksyminus, sławny Belizary i wielu innych pisma wynoszą bez miary. Miło Polakom wspomnieć swego czarnieckiego, chodkiewiczów, mieleckich nóż i koreckiego, żółkiewskich, wiśniowieckich, więc z tymi wszystkimi należy Lanckorońskim paragon na Ziemi. Męstwa Herkulesowi próba jest prawdziwa, gdy za przedni ornament lwiej skóry zażywa. I z tym dom Lanckorońskich jawnie emuluje, kiedy się lwem ognistym z dawna pieczętuje. Wydziwić się nie mogą Rzymianie swojemu Mariuszowi i tak sercu odważnemu, który się wiązać nie dał, gdy mu ucinano nogę i wielkiemu stąd męstwo przyznawano. Lecz i Polska swoim się szczyci Mariuszem, sławna tak kawalerskim jego animuszem, że nie tylko się trzymać, ale rzec to mogę, ledwie sarknął, kiedy mu użynano nogę. Owszem, gdy zjadowitej już kule przyczyny widział koło postrzału niemało gangryny, sam ją symonetemu ultro prezentował i w którym miejscu rzezać mężnie rozkazował. Szesnaście razy piłą ostrą przeciągniono, brzytwą ciało przerznąwszy, niźli kość urżniono, a przecie to on sercem dość mężnym przyjmował i po takim męczeństwie z inszyni żartował. A rzucił, że też Marsa, obłatawszy zdrowie? Nie, ale idzie dalej, niech to każdy powie, Perseveruje w szarże i przyznać mu w tej mierze, piłka, a męstwo bite większy impet bierze. Mężnemu sercu noga nie będzie przeszkodą, Kto rezolut żadną się nie trwoży przygodą. Szach lubo met, rąk nie masz. O tym się nie pyta, Cynegirus, zębami przecie okręt chwyta. Otóż masz Italia, że nie tylko twoi przodkowie mężni byli, lecz w ojczyźnie mojej są tacy superstites, którzy śmiele z nimi certować zawsze mogą akcjami swymi. U Greków takie z dawna paremie były, że mężów same tylko lacene rodziły, aleć i polskim damom trudno denegować, żeby się nie miały z czym światu popisować. Dość mężnych kawalerów światu wystawiły, których jak Polska stoi te lata liczyły. I gdyby mi ich przyszło opisować dzieła, Nie na tej by się karcie sława ich zmieściła. A osobliwie żywych piórem dotknąć chwały Jest to węzeł, przyznam się, trudności niemałej, Żeby albo w cenzurę pochlebstwa nie wkroczyć, Albo niegodnie chwaląc, z drogi nie wyboczyć. Aleć po staremu się zamilczeć nie godzi dzieła, które z swą sławą jaśnie się rozwodzi. Dawno by zgasły cnoty i herkulesowe, gdyby ich nie wzniecały pisma homerowe. Dawno godne postępki w ludziach wielkich chwalą, dawno kadzidła Bogu, a nie ludziom palą, które jak Bogu tylko należą samemu, tak chwała nie niegodnym, lecz tylko godnemu. Cóż tedy na tym świecie ludziom chwałę rodzi? Do wiekopomnej sławy, co wielu przywodzi? Fortitudo, tak mądrzy zgodnie powiedają Fortitudo tej cnocie taką własność dają. Cóż Herkulesa sławy takiej nabawiło, co go między pogańskie bożki policzyło? Fortitudo, że wieprza w przód Erymańskiego, a potem zaś zwyciężył i A te za co pisma wspominają i takie mu chwalebne enkomija dają? Za to i że za rogi wziął Maratońskiego i dotrzymał, i złamał byka okrutnego. Fortitudo bellica to ludziom sprawuje, że im i imsze cnoty tak akkomoduje, jak sama kardynalna ma w tym gust niemały, aby wszystkie jednemu wraz pożytkowały. Lubo cię fortitudo pozbawiła nogi. I w tobie, ja to widzę, mój starosto drogi, ale ci jednak sowicie szkodę nagrodziła, gdy do ciebie wszelakie cnoty zgromadziła. Z tobą onym najmilsza jest konwersacja, w tobie im nietęskliwa jest rezydencja. Sławie dobrej dla rządu Buzdygan oddała i porucznikować jej u Twych cnót kazała. Tyś Rotmistrzem, cnoty są Twoja kompania, Nigdy sława komputu takiego nie mija. Tak sforną kompanią kiedykolwiek czuje. Tam się bawi, tam mieszka, tam porucznikuje. Po seczyńskiej okazji mieli nasi apetyt na proszów i koszyce. Ale że czas największą był przeszkodą, że zima zachodziła, dlatego wojsko, pokazawszy się tylko tym fortecom, poszło dalej ku granicy, Modrzewskiego tam przez chrapkę zgubiwszy, którego zdziała zabito. Był to żołnierz, dawny i doświadczony kawaler. Bywał porucznikiem i rotmistrzem, pułki wodził, komendy miewał. A tam nieostrożnie zginął, stanąwszy na celu, gdzie już z miasta miano znak do rychtowania. Bo trzeba zawsze przystępując pod fortece wystrzegać się stanąć gdzie jest jakikolwiek majak albo krzak, ale takie miejsca jako najprędzej przemijać, bo do nich zwyczajnie puszkarze mają naznaczone metas. Kiedy już król był granice blisko, dopiero wojsko litewskie przyszło łączyć się z naszymi. Piękne i porządne wojsko, ale cóż kiedy post bellum auxilium Wyprawiali się bowiem na tę ekspedycyją Kuntando, których gdyby był król czekał, jaką mu niektórzy radzili, bardzo by się było źle stało, bo by był czas upłynął. Wiedeń by było wzięto, bo by był już dłużej pewnie nie wytrzymał, jako sami przyznawali Niemcy, et konsekwenter victoria, tak fortunna nie mogłaby była konsekwi przy fortecy, już od nieprzyjaciela otrzymanej. A tak wszystko poszło bono ewentu a tak prawie rzec mogę profetico spiritu króla jana i osobliwym ducha świętego instynktem bo się tanta festinatione wybierał pod wiedeń et critate, że podobno by był już nie czekał dłużej choćby był i połowy tego nie miał wojska taką już miał utwierdzoną przyszłego zwycięstwa nadzieję. Ale też i stamtąd, jako dusze z czyśćca, wyglądano desiderabilem prezentiam, już, już w takim będąc razie, właśnie kiedy owo wilk owce doganiając, karku jej chciwą dosięga paszczenką, a ona też chudziątko, tym bardziej jeszcze się sili, aby tymczasem, który myśliwy nadjechał, a odgromił. Tak właśnie z cesarzem się działo, kiedy już schukany i desperujący w szczęściu nie mógł swojej salwować stolice, nie śmiał nieprzyjacielowi zajrzeć w oczy i wojska już straconego serce o nieprzyjacielowi. Do Boga tylko uciekał się modlitwami, a Polaków wyglądał, ustawicznych gońców jednego za drugim posyłając do króla, żeby jako najprędzej przybywali i tego dopomogli gasić strasznego zapału, który już by też był podobno wszystko pożarł chrześcijaństwo. Uważał tedy król jako pan rozumny wszystkie Dlatego jako najprędzej życzył sobie pośpieszyć, wiedząc, że pewniejsze są posiłki i skuteczniejsze na rok przed okazyją niżeli w godzinę po okazyjej. Turbowali się Litwa bardzo, że tak szczęśliwej omieszkali okazyjej. Hetmani obadwa, sapiecha i Ogiński, nasłuchali się nieraz od króla sarkastycznych przemówek, co jeżeli ich turbowało ale i to niemniej że owego tak pięknego z kosztem Rzeczypospolitej i z słusznym aparamentem wyprawionego nie przyszło in hostiko pokazać wojska. Żołnierze zaś niebożęta usychali, słuchając koronnych relacją im czyniących, jako im Bóg pobłogosławił tak szczęśliwym zwycięstwem, jako padli na dobry byt i obfitość wszystkiego w obozach tureckich, a osobliwie, kiedy widzieli dostatki, srebra, złota, suknie bogate, haftowane, rzeczy różne wymyślne, specjały i bogate zdobyczy, serce się im krajało, im kuriam wodzów swoich, inkusando. Tak tedy wyszło wojsko z Węgier mimo spiskie miasta w Podgórze, Litwa zaś poszli ku Wołyniowi i tam dopiero zemścili się na krajach podlaskich, poleskich i wołyńskich, czego na tureckich omiąszkali, bo je dobrze podskubli. Wychodząc z Węgier umarł hetman polny Sieniawski, który już też był choro wybrał się na tamtę ekspedycję, tylko przecież wrodzonej swojej ochoty nie chciał desce tak świątobliwej wojnie poszedł z ochotą lubo tam cały prawie czas przechorował a potem i umarł na usłudze ojczyzny i zaszczycie całego chrześcijaństwa po nim dano buławę potockiemu kasztelanowi krakowskiemu synowi stanisława potockiego który także był hetmanem za króla jana kazimierza Podczas tej ekspedycji wiedeńskiej z Ordynansu Królewskiego wpadł w tatarską ziemię Kunicki, którego był król przed ekspedycją mediate przydał kozakom za Hetmana. Był to szlachcic, Lublanin. Ten Kunicki z kozakami bardzo dobrze gościł, bo ordy co lepsze powychodziły były pod Wiedeń. Miał tedy czas, palił, ścinał, jeżeli mu się oponowała jaka watacha zebranej ordy. Wojska mu coraz przybywało, bo niewolników tam już zasiedziałych, tak wiele poodbierał, drudzy dobrowolnie, co dalsi do niego uchodzili, usłyszawszy o wojsku chrześcijańskim. Cuda robili kozacy, nikomu nie folgując, białogłowy ścinając, dzieci rozdzierając i cokolwiek najgorszego wyrządzając im. Tak udawano, że tamtego gatunku położył na trzykroć sto tysięcy i już tam chodził sobie marsem, nikogo się nie obawiając. Aż kiedy już z Węgier Han powracał, przebrano trzydzieści tysięcy ordy co lepszej i nie takiej jako insi i posłano na odsiecz. I Turków było coś z nimi. Dał im pole pod Kilią, zbił, zniósł i zdobycz co mieli otrzymał i wrócił się szczęśliwie za granicę. Aleć go potem kozactwo sami między sobą utłukli, udając, że ich pokrzywdził w zdobyczy, jako to u nich nie nowina hetmana zabić z lada okazyjki. Tak udawano, że ich i nie krzywdził w niczym, tylko że miał zdobycz wielką, której mu oni inakszym sposobem wydrzeć nie mogli, aż zbuntowawszy się. I tak zdrajcy dobrego kawalera mizernie stracili, który już by był Tatarów umiał prześladować, zaprawiwszy się na nich tak dobrze. Zastawszy Tatarowie owę w ziemi swojej depopulacyją, trupy żon i dzieci swoich, bydła, stada pozabierane płakali na swoje nieszczęście. Zgoła wszędzie Pan Bóg na ten czas błogosławił chrześcijaństwu. I w Niemczech, i w Wenecyje, i w Polsce, bo i Dymidecki po nim siła dokazywał w Wołoszech, Turków z Wołochami bił, znosił i hospodara dukę poimał i przyprowadził do więzienia. W Turczech in contrarium wielkie nastąpiły trwogi, szemrania i bunty przeciwko starczyźnie o nieszczęśliwą wojny prosekucyją i o zgubienie tak wiela ludzi, co cesarz składając na wezyra kazał go im publico foro udusić, chcąc z siebie zwalić insultum populi, lecz tego po staremu i sam potem nie uszedł, ale ruszony de trono. Z Wielką tedy ten rok odprawił się szczęśliwością i wszystkim narodom chrześcijańskim z pociechą, oprócz samych luteranów, którzy Pana Boga o to prosili, żeby dał zwycięstwo Turkom. Bo rebelizant, który przy Turkach stawał dlatego, żeby go luterańskie prowincje suplementowały pieniądzmi, puścił ten tuman między nich że Turcy Eofinę wojnę podnieśli, żeby religią rzymską zniszczyć, a luterańską na to miejsce postanowić po całej Europie. Dlatego tedy Pana Boga prosząc, wielkie nabożeństwa odprawowali i pobory składali, a te kielemu na dalszy ciąg wojny dawali. Byłem na ten czas we Gdańsku, kiedy te nabożeństwa odprawiali, uprzykrzając się Panu Bogu okrutnie. Aleć ich przecie nie wysłuchał, kiedy się inaczej stało. Póko ich jeszcze spod Wiednia nie rozpłoszono i byli inspe odebrania Wiednia, to na ten czas po ulicach gazety śpiewano, na bulwarkach je deklamowano, projekty rzucano, obrazy Tekielego jako propugnatora sue religionis smalowano, drogo przedawano i ledwo nie każdy starał się, żeby w domu swoim mógł mieć. Po kościołach zaś gratiarum actiones czyniono, jakim cokolwiek przyszło o szczęśliwym Turkom powodzeniu, a w człowieku prawie serca usychało. Nie wiem, że jakie tam znowu mieli ukontentowania, dowiedziawszy się de contrario rerum sukcesu, bom już był w domu podczas Wiktorii. Tak tedy ten rok odprawił się we wszelakich od pana Boga szczęśliwościach, nie tylko publicznych, ale i moich prywatnych, bom był i przez cały rok zdrów i dobrze mi się na wszystkim powodziło. Panie Boże dobrotliwy, racz takich lat użyczać łaskawie, pukożycia mego stawać będzie, a zatem niech będzie imię Twoje Przenajświętsze pochwalone. Rok pański 1684. Rok pański 1684 zacząłem tamże w olszówce Daj Boże szczęście. I ten rok co do publicznych okazji był szczęśliwy, ale co do mojej osoby po jarmarku zły targ. W tym roku już wojska nasze nie łączyły się cum Cezarianis, bo już sami mogli substitere, wziąwszy serce z Wiktoryje i Przeszłorocznej, jak opowiadają, ugłaskanego i ujeżdżonego konia lada kto osiądzie, hardego bystro non item, a do tego, że colligati principies czynili awersjonem belli. Wenetowie trzymali na sobie magnam partem jego wojska, które de necessitate musiało attendere od tamtej strony morzem. Nasz też król z wojskiem koronnym sam personaliter poszedł za Dniestr i tam Longe Lat eque zawojowawszy tamte kraje, zatrzymał na sobie owę kardynalną państwa tureckiego potencyją, którą to Imperium Potissimum Floret, to jest Tatarów Krymskich, Nochajskich, Białogrodzkich i Budziackich. A przy tym Wołoszą i państwo multańskie, którzy wszyscy tam by byli pewnie poszli przeciwko Niemcom, gdyby nie ta awersyja. Całą tedy kompanią tot konfliktus nasi z nimi odprawili, wytrzymując potentissimos impetus z wielką zgubą ich, ale też i naszych. Bo najwięcej naszej czeladzi brali na czatach, przy koszeniu traw, przy pasieniu koni, jaka jest z dawna tego narodu moda. A Niemcy tymczasem Turków jak biją, tak biją. Znieśli ich wstępnym bojem w tym roku dwa razy. Pobrali miasta fortece, nowe zamki, budę i insze superioris et inferioris Hungarie, dawno zawojowane i od Turków pobrane kraje. Wenetowie wzięli także Makłaków, którzy się im dobrowolnie poddali, rebelizowawszy Turkom regnum Moree, wzięli i inszych miast, in collateralitate wiele nabrali. Po prostu smarowno rzeczy idą, kiedy się to dwaj zmówią na jednego. A przecie nasi Polacy tego szczęścia po łasce boskiej największym są powodem, et precipue król, że się rezolwował oburzyć na tego całemu światu strasznego nieprzyjaciela, sam personaliter i z wojskiem poszedł, począł im go i podał na obrót. A oni też właśnie, jako leniwszy od rączego, z obrotu porwawszy na opiekę swoję wymordowanego zwierza, już nie puszczą, aż uszczwają i prędzej się obłowią, niżeli ów, co im podał w obrót. Wszak i to często widujemy, że nikczemny i leniwy prędzej się czasem niepodobieństwo i w tej naszej koligacji jej. Zaczęliśmy im, pomogliśmy im szczerze, obłowili się już przy nas i podobno jeszcze lepiej obłowią, wojując z nimi, którzy effeminati illa diuturna pace molles et imbelles facti, bo ich tak status imperii ottomanici umyślnie chciał zostawić imbelles, po zawojowaniu obrociwszy ich do agrykultury i innych robot ex ratione, żeby nie rebelizowali. A nam dostały się do zabawy narody te, które nie dosyć na tym, że z starożytności swojej zawsze były wojenne i niezwyciężone, ale to większa, że zawsze są w ustawicznym ćwiczeniu im belli opere, verbodikam, ich to żywot ustawicznie wojować i z wojny żyć. A choćbyśmy ich i zwojowali, nie siłabyśmy się na nich pożywili, bo chudzi pacholcy. Zgoła dobrą sobie nasi koligaci obrali sortem, jak owe z cymentem i słodkimi kondymentami dobrze zaprawną portionem, nam zaś coś z chrzanem czy do ostrego pieprzu zostawili. Daj Boże, żeby od tego zęby nie trętwiały, bo to widzę, że jest uwa acerba, a żeś dał z łaski swojej dobry początek, radże zdarzyć i dobry koniec. Rok pański 1685. Rok pański 1685 zacząłem daj Panie Boże szczęśliwiej tamże w Olszowce. Sejm w Warszawie był. Tego roku w Wielkiej Polsce drożyzna była wielka dla nieurodzaju jarzyny, z której racyjej i w Warszawie zdrożało bardzo o czym ja dowiedziawszy się kazałem naładować duba z jęczmieniem i grochem, na którym poszedłem sam i zarwałem przecie pieniędzy od wielgo polaków in majo. Tylko, że już było późno. Gdybym był tygodniem trochę pośpieszył, puko nie tak nawieziono, wziąłbym był za korzec altero tanto. Eodem Anno Stanisław Margrabia Pinczowski w Lublinie na deputacyjej umarł, mnie w wielkim kłopocie zostawiwszy ratione dzierżawy dobr margrabskich, o czym będzie niżej. Wiele ludzi cieszyło się z jego śmierci, ale i ja nie bardzo mi go żałował, bo był, Panie Boże mu odpuść, człowiek chytry, nieszczery, słowa nietrzymający i nieprawdą się bawiący. Kiedy co zełgał, jakby się najlepiej najadł i dlatego nie żałowałem go choćby umarł subponendo, że sukcedaneus brat jego józef będzie inakszej kategoryjej bo się widział stateczny i dobrej natury ale widzę takem się zawiódł na nadziei jako owa baba co pana boga prosiła o lepszego pana a coraz to jeden po drugim gorszy następował Powróciwszy z Warszawy, począłem się gotować do Gdańska i bardzo tęskniłem ze zbożem, które mi się w szpichlerzach bardzo grzało, i ustawicznie było trzeba koło przeróbki pracować. Ale że wody nie było, musiałem czekać i wszyscy aż ad septembrem. Kiedy następował czas pożądanej naszej ekspektatywy, zachorowałem bardzo tricessimum Augustii w dzień czwartkowy. A przypadła mi ta choróbka z przepicia dla nieszczęśliwej kompanii, która mię zawsze do tego przywodziła, bo z swej dobrej woli nie pamiętam, żebym się kiedy upił, jako znam takich niektórych. Ale kiedy albo mnie kto rad szczerze, albo ja też komu, a osobliwie kochanemu jakiemu konfidentowi, to w ten czas naszej mody polskiej niepodobna nie obserwować. Zapadłem tedy tak perikulozę, żem zaraz i ludzi nie znał, gdyż maligna mię wzięła. Co tam ze mną robili medycy, nie wiem. Suficit, że zdesperowali i rozgłosili, że bardzo źle i niepodobna konwalescentia. Tymczasem woda poczęła przybierać. Przybiega stróż szpichlerzowy, dając znać, żeby posyłać do ładowania, a ja o świecie nie wiem. Kazała mu tam żona gdzieś pojechać do nieszczęścia. Pojechał, bo żadnego nie było podobieństwa, aby Bóg miał ze mną takie dziwy uczynić w momencie prawie jakie uczynił. Tak się rzecz ma. Kiedy już w owej ciężkiej malignie, leżąc tricessima Augusti, ze czwartku na piątek przed dniem septima septembris, to jest w wigilią narodzenia Najświętszej Panny, jak we śnie w gorączce leżącego trząsnęło mię coś za ramię, mówiąc te słowa: Owo Antoni nad tobą stoi obrócę się do ściany aż stoi zakonnik inhabitum minorum sancti francisci patrzę nie mówię nic on też nic świeca się tam w kącie świeci ludzie poturbowani koło mojej usługi już też posnęli lecz już ku dniowi owo trząśnie było mi jak we śnie, ale od trząśnienia zaraz jużem się czuł, żem na jawie, jużem był przy dobrej pamięci, jużem się i w tym rektyfikował, że ja tą chorobą złożony. Już mi i to w dobry rozsądek weszło, co się ze mną dzieje, lubom przedtem o sobie nie pamiętał. I tak sobie myślę, że to jakiegoś do mnie zakonnika przysłali, jako zwyczajnie do chorego, aż owa osoba rzeczy. Pilnowałem cię szczerze, od przeszłego czwartku. Nie bójże się już, a wstań. Jakaś mię radość ogarnęła i wpadło mi na myśl, że to już nie prosty ksiądz, ale musi być osoba święta. Porwę się, chcąc mu do nóg upaść, zawoławszy wielkim głosem: święty ojcze. Stoczyłem się z łóżka. Usłyszeli wszyscy owo zawołanie, przypadli z świecą, aż ja pytam, gdzie poszedł. Rozumieją, że to w gorączce czy nie, mówią do mnie: o kogóż pytasz. Nie był ci tu nikt u ciebie. Ja mówię: był. Czy oczu nie macie? A wtem usiadłem już nie na łóżku, ale na stołku. Rzecze moja pani, wołaj Kazimierza. Przyjdzie cyrulik, pomaca pulsów, gorączki nie masz i jakoby nigdy nie była. Ja też dopiero obaczywszy się i odpocząwszy trochę poklęknąłem, pierwej dzięki czyniąc Panu Bogu i świętemu Antoniemu, a potem wstawszy począłem im to opowiadać. Kum stupore dziwowali się wszyscy. Jedni wierzyli, że tak się stało, drudzy też nie dowierzali. Nawet sam cyrulik sub ponebat lubo widział, że już gorączka totaliter odstąpiła, że przecie jeszcze jakąś debilitatem mentis zostawiła. I tak się zabawiają ze mną, aż ja mówię, widzę, że mi winszujecie i cieszycie się z konwalescencji jej, a nie pytacie, jeżelibym też co zjadł. Namorzyliście się mnie dosyć przez te dni choroby mojej. Porwie się żona. Zaraz, zaraz. I pyta się mnie, do czego mam chęć. Powiedziałem, co dacie, to będę jadł z wielką ochotą. Radzą, co by gotować. To nie, to nie. Aż cyrulik rzecze. Możeć to z masłem, choć wigilia. Spytam, do czego wigilia? Powiedzieli, że do Najświętszej Panny. Zdumiałem się, bo nie rozumiał, żebym tylo dni miał chorować. I mówię, nie będę ja z masłem jadł, ponieważ wigilia. Ugotowali mi jakieś garmatki, garnuszek mały. Na ząb mi to nie padło. Kazałem w większym garku gotować i korzenia dużo nasypać. Gotowano tedy, a ja tymczasem ubrałem się tak, jako należy i kazałem iść do sadzu z kancerzem, wziąć szczupaka i kwaśno-szaro ugotować go. Jak tedy obaczyli, że jem smaczno i piję i rzeźwość, należało dopiero uwierzyli, że sanus mente et corpore, o czym cyrulik osobliwie bardzo dubitował. Przy owym jedzeniu moim, mówi mi żona, Pragnął waść flisu, a teraz choróbka przeszkodziła. Pytam, albo co? Powiedziała, że dawano znać, że woda wielka przybrała. Pan Rupniowski pojechał, pan Jaroszowski pojechał, na głowę chłopów powyganiali do ładowania. Odpowiem to i ja pojadę. Rośmiali się wszyscy. Rozumieli, że żartuje, a ja czuję w sobie wigor. Najadłszy się, przejdę się po izbie. Kazałem włodarza wołać i rozkazuję mu, żeby chłopi zaraz wychodzili do ładowania, a tymczasem konie gotować i zaprzągać. Mówią mi, nie czyń tego dla Boga. Chudziątko, droższe jest zdrowie. Ja mówię, dajcie mi pokój. Ja się lepiej czuję, co się ze mną dzieje i temu ufam, co mi dał zdrowie, że mnie przy nim konserwuje i zaprowadzi szczęśliwie tam, gdzie Intendo. Pojechałem, pożegnawszy się, a kazawszy za sobą przywozić necessaria. Wyjechawszy w pole, wsiadłem na konia z kolaski i pobieżałem ryścią, obawiając się, żeby woda nie uciekała. Zastałem, jedni już poodkładali, drudzy też jeszcze czekali na leguminę, kto nie miał gotowej w szpichlerzu. Że tedy moi chłopi nie byliby byli ledwie na noc, bo przecie mil siedem drogi, dali mi sam siedzi chłopów. Naładowałem wnet dwie szkuty trafty, zaś powolej kazałem już bez siebie ładować w dzień najświętszej panny tedy raniusieńko pojechałem do franciszkanów, nająłem mszą przed świętym antonim, słuchałem jej, a tymczasem tam ostatek koło szkód pogotowano. Wróciłem się, wsiadłem i kazałem od południa odłożyć, bo też już byli wszyscy poodkładali chłopi moi prawie jak darmo przychodzili, co mi już byli cudzy, porobili co potrzeba, których miałem dosyć. Poszedłem tedy, szczęśliwie dogoniłem i owych, co byli przede mną, półtorą dniami poodkładali lubom w ten dzień mało co uszedł, a prawie jak nic, bo Rotman zły miał czun i starał się sobie o inszy. Stanęliśmy tedy w leniwce aż dwudziestego trzeciego septembris, bo nam wiatry częste przeszkadzały, a trafty za mną przyszły 14 dnia. Z Łęki wyszedłszy do Gdańska, mniej szły dni niżeli szkuty, z tej racji że już były wiatry owe co przeszkadzały szkutom ustały, kiedy trafty od pala wychodziły, bo wychodziły dwudziestego pierwszego septembris, a my już byli pod toruniem to jest w dzień świętego Mateusza. W który dzień mróz był potężny i lody po brzegach nadzwyczaj. Zaszedłem tedy z łaski Bożej dosyć szczęśliwie, tak instantanee wybrawszy się po owej chorobie, i głowa mię za łaską Jego świętą nie zabolała, za co niech będzie imię Jego przenajświętsze pochwalone na wieki, pokornie suplikując, żeby nas w każdych aflikcyjach, a osobliwie w chorobach z swojej ojcowskiej nie wypuszczał opieki. Rok Pański 1686 Tamże w Olszówce mieszkając, daj Boże szczęście, w zdrowiu i dobrym powodzeniu ten rok odprawiłem. Eodem anno byłem na obłuczynach panny Sieklickiej w Krakowie, którą rodzicy, pan Adam Sieklicki, mój wielki przyjaciel, i Zofia Rapsztyńska, matka, obłuczyli do zakonu augustyjańskiego. Tam infrekwentja ludzi wielu godnych proszono mię, żebym pannę oddawał adwotum. Nie bardzo mi się chciało, wiedząc, że tam nietrudno będzie o cenzurę. Ale ci nie ganili, chyba żeby to tak tylko pochlebiali, nie wiem. Mówię tedy w ten sens. Kto bykolwiek lata swoje tym tylko pędził zamysłem, aby je samymi pieszczonej świeckiej marności mógł wytuczyć delicyjami, nie tylko na swojej zawodzi się imprezie, ale ze wszystkich niemal wiecznymi czasy wyzuwa szczęśliwości. Szczęśliwy, kogo te pochlebne rozkoszy świeckich nie ułowiły fawory, kogo na swojej nie zawiodły stateczności, kogo w swoich że własnych wieczną hańbą nie zatopiły pieścidłach. Są to prawda bona licita dobra, do czasu człowiekowi powierzone, ale onych według samego trzeba zażywać dawce. W czym jak kto najmniej przeciwko wyraźnemu wykroczy ordynansowi, w samych tylko nadzieję zatopiwszy marnościach, aż już gotowy z niebieskiego parlamentu czytają mu dekret: Projecisti sermonem dei, projecit te dominus. A kogoś tam i z ziemskiego rugują królestwa. Nesis rex super Israel, aż wnet dla świata i na niebieskiej i na ziemskiej szwankować będziesz szczęśliwości. Trzeba, widzę, ostrożnie z światem i z tymi jego poczynać sobie potrocinami, ale nie każdy w to potrafić umie. Sapiens et circumspectus animus etiam minutissimos previdet cuniculos, incautus etiam invisibilem incidit haribdin człowiek przezorny i mądry nawet najmniejsze spostrzega dołki, niebaczny nawet w widoczną wpada charybdę. A ponieważ na światowych ludzi tak chytre świat zastawia sidełka, toćbym rozumiał, że nierówno szczęśliwsi są ci, którzy z nim w żadną nie wchodzą korespondencyją. Szczęśliwsi, którzy od jego oddaliwszy się konwersacji po pustyniach, konwentach i różnych pobożnych zgromadzeniach w wolnym sumnieniu szczególną tylko pasą się bogomyślnością, nieśmiertelności zostają synami i ponieważ servire deo regnare est, nieomylnymi królestwa górnego, dziedzicami. Czego oczywisty na tym miejscu reprezentuje się dowód w osobie jej mości, panny Heleny Sieklickiej, która w zacnym i starożytnym zrodzona domu, przy tak pięknych od natury sobie konferowanych przymiotach, przy znamienitych staraniach ich mościów rodziców swoich, nie zapatrując się na to, że jest bezrodzonego brata legitima, tych wszystkich zbiorów Heredissa, nie oglądając się na insze, które by za błogosławieństwem boskim mogły subsekwi. Szczęśliwości, wszystkie świata tego dobrowolnie rzuca ozdoby, jego swobodzie i rozkoszy abrenuntiat dożywotnie, z niebem dziś wchodzi w traktat, dziś promotina niebu fundit wota i zakonne obierając żywot swoje Bogu konsekruje panieństwo. Nie schodzi, widzę na niczym niebu, obmyśla mu panieńska mądrość to wszystko, czym by się jego mogła chełpić i zdobić wyniosłość, ale przecie jakoby tam jeszcze boskich nie dostawało obrazów, których sobie Bóg niskąd nie zasiąga, chyba z panieńskich postępków. Jest tedy czego zacnym winszować rodzicom, którzy taką córę człowiekiem wypiastowawszy, aniołem Bogu oddają czego ja ich mościom, miłościwemu mości państwu, powinszowawszy? Wespół i wielce miłościwym mości pannom i całemu tutecznemu zgromadzeniu jako reguły świętej spółką panki i duchownej winszuje siostry, którą przeze mnie jego mość pan Sieklicki, miłościwy mości pan i brat, tudzież jej mość pani jako kochający rodzicy i cała zacna z obojga liniej rodowitość, oddając wielce miłościwym mości pannom. A osobliwie waści, miłościwie mości pannie, mościa panno matko, oddają ochotnie przejrzaną Bogu wiktymę z posłusznym na jedno skinienie Abrahamem, nie żałując jej na służbę boską. Oddają najdroższy skarb, bo ulubioną swoją krew, z którą oraz prawo i moc starszyństwa swego transfundują na osobę wielce miłościwej mości panny. Upraszając wielce, abyś wielce miłościwa mości panna, jako nowotnej towarzyszce instytucji jej i łaskawej, nie denegowała protekcji jej. Były te obłóczyny dwudziestego czwartego Zimy tego roku nie było nic, ani śniegu, ani mrozów, rzeka żadna nie stawała. In februario role sprawiano na jarzynę, kwiatki i trawy były, żyta, jare siano. Bydle trawy się najadło. Zaraz w post wstąpiwszy jęczmiony i owsysiano, lubo by je był mógł siać i dawniej. Przed wielką nocą wszystko pozasiewano i już nie było zimy i urodzaje były dość dobre. To niezwyczajna w Polsce i to supra usum, że gęsi dzikie włóczyły się całe lato stadami wielkimi, co jest rzecz niezwyczajna koło Krakowa i Sędomierza, gdzie się nie lęgną. Zboża, aż oganiano przed nimi, bo je bardzo psowały. Ale jakieś były odmienne, nie takie jako te, co zawsze bywają, niby trochę srokate koło karków, padały i z swojskimi gęsiami i nie bardzo były płoche, dały się zejść i kijem potrącić. Różni różnie o nich tłumaczyli. Augusty Septima naładowałem pszenicę czworostatków i poszedłem do Gdańska. Przedawszy powróciłem z łaski Bożej szczęśliwie lądem 17 septembris Eodem Anno objąłem Madziarów modo obligatorio. Eodem Anno, król jegomość i wojsko nasze chodziły na Budziaki i do Wołoch. Tam z Tatarami po kilka razy potykały się i z inszym nieprzyjacielem. To tylko najzacniejsza, że święty Iwan przeniósł się na rezydencję z Wołoch do Polski, cum tota Argentea Supellectili wziąwszy z sobą z tamtego monasteru kilka poufałych czerniców. Cesarskim jednak wojskom, jak Pan Bóg począł on błogosławić, tak i w tym roku nie przestał, bo Turków po dwakroć potężnie bili, obozy z dostatkami pobrali i fortec kilka potężnych opanowali. A przecie to wszystko za naszym powodem, żeśmy na sobie trzymali tatarską ordę. Rok pański 1687. Rok pański 1687 zacząłem tamże w Olszówce, gdzie już mi ekspirowała arenda. To jest rok jedenasty dzierżawy mojej. Wywoziłem tedy rzeczy po trosze do Madziarowa, bom już był smogorzu wpuścił pasierbowi przed rokiem, a puściłem in eadem qualitate, jaką go odebrał i trzymał przez lat podobno siedemnaście. To jest, grunty dobre, wyprawne, które zastałem był po arendarzach bardzo zeszpecone, budynki dobre, restaurowane, sady poszczepione, lasy zapuszczone i nic nie naruszone. Co jest raritas u ojczymów, terminy prawne uspokojone, na którym wiele łożyłem kosztu i pracy. Gdyż świętej pamięci pan Łąski kupił był tę majętność na sposoby, nie mając tak wiele pieniędzy na zapłacenie jej, na zaciągał był długów u klasztorów i niektóre evictiones z fundo zostawił. Oprócz tego sukcesore z pierwszej jego żony, domo Grodzickiej, czynili jure o wniosek jej, jako to panowie Gomoleńscy i Lubańscy. Więc że uterkwe pretendowali sobie proprietatem tej sukcessyjej, ja zaś tego potrzebowałem, żeby warownie dać komu inde jure de debatur i żeby drugi raz nie płacić jednej sumy. Oto tedy między nami była dyskwizycja, kłótnie, egzekucje, najazdy, wyganiania, bitwy, konsekwenter i basarunki, przez co ja straciłem wiele, a stąd i insze rodziły się okazyje z moją szkodą. To to tak pojąć wdowę z dziećmi i z kłopotami. Pierwszy mąż zaciągnie długi, zostawi kłopoty. Dzieci litigia, a ty dla cudzych interesów uschniesz, zdrowie stracisz. Co byś miał sobie uzbierać wydasz na prawo i jeszcze zarobisz sobie na niewdzięczność miasto podziękowania ja to kładę promemento. kto ma tak uczynić do mnie na radę na same tedy prawie wyder kafy terminy prawne wesela obłóczyny profesyje córek których było pięć pracowałem rachowałem jednak owe wydatki których narachowało się przez te lata czterdzieści tysięcy to wszystko na jedno pasierba uniżenie, a przyjaciół instancyją darowałem, nawet i do żywocia ustąpiłem, nic za nie nie wziąwszy. Nawet pierścień, który mi była dała żona na zmowę, oddałem, żeby przy mnie nic nie przysychało cudzego. Przyznawali to sami jego krewni, żebym go był mógł wykwitować z Smogorzowa, gdybym był chciał. Rok pański 1688 Mieszkałem w Madziarowie, ale mógłbym rzec więcej w Lublinie, pozywając się z margrabią. Żona moja jednak siedziała w olszowskim dworze, kwidem to inkarcerata, a oni by jej byli radzi i płot rozgrodzili, gdyby była chciała wyjechać. Nastąpił Sejm w Grodnie 26. januarii, na który i ja musiałem jechać respektem owych artykułów, które na sejmikach kilku stanęły proparte mea militantes. Stanąłem tedy w Grodnie prima martii, zażywszy złych i okrutnie grudnych dróg. Po słowie nasi krakowscy, osobliwie moi konfidenci, pan Lans starosta stopnicki, mówi mi kwidem – Chcesz rujnować Margrabie, bo też i on za promocją stanął, był posłem pana strażnika z sendo a posłem niewinnym, bo i gęby między ludźmi nie rozdziewił, tylko siedział jako lelek rozdąwszy się, na inszych zapatrując się, a więcej pilnując kart, z czego u królowej miał łaskę i udworskich, bo często obłowili się na nim? Ponieważ nie masz na nim kondemnaty? Powiedziałem, eo ipso mam, że jest oppressor nobilitatis et raptor substantiarum. W tedy Margrabia zdechł, obaczywszy mnie w izbie poselskiej. Sami jego kolegowie, widząc konfuzyją, mówią do mnie, dla Boga, dla pana Margrabie trzeba wódki ożywiającej. Pozbawisz nas posła dobrego, za nic izba poselska nie będzie stała sine activitate jego. Interim Konsilia Sejmowe tamują się na prywatnych urazach pana służki, hetmana polnego litewskiego, z panem Dąbrowskim postem województwa wileńskiego. Ja, mając dobrych przyjaciół Konsilium, żeby nie wprzód izbie poselskiej opowiadać krzywdę swoją, gdzie miał być srogi w tej sprawie Fremitus i już się byli potężnie przygotowali, ale królowi uskarżyć się i zjednać sobie respektum. Tak tedy czynię. Staram się o audiencję, której otrzymawszy prefiksjonem czasu mówię do króla tak: Jako ukrzyżowany syn przed ojcem najpoufalej w swoich żali się dolegliwościach, tak i my życzliwi Waszej Królewskiej Mości Pana naszego miłościwego poddani, mając sobie za ojca ojczyzny naszej, chowamy pro-ultima siti łaskę i pańską Waszej Królewskiej Mości Pana naszego miłościwego Protekcją. Do której że i ja z poddańską supplex submissyją deprecor primum pana mego miłościwego majestatem, że mi to przychodzi pańskie poważne et multis ojczyzny kuris zatrudnione turbować ucho. Jednak nie moja w tym wina, ale tych, którzy mając swego dosyć chciwe na cudze zbiory zaostrzyli apetyty. Byłem żołnierzem, non per intervalla, ale continuo służąc przesłużyłem florem etatis cum dispendio zdrowia i fortun. Mam świadki cicatrices i moich komilitonów, których jeszcze widzę wiele in ordine equestrii i w Senacie przy boku Waszej królewskiej mości pana mojego miłościwego. Nie poczuwam się w żadnym takim postępku, za który dobra konfiskuję. Nie winienem nikomu nic. Jegomość pan margrabia Pińczowski ex bene placito wziął mi substancją i prawie rzec mogę relikwias nieprzesłużonej do ostatka na usłudze tej rzeczy pospolitej sztuki chleba ojczystej. Nie wykroczyłem extra orbitam ordinationis ponieważ nie lege vetitum dawałem, lecz na arendę co jest antiquo usu practicatum. Dawałem nie na prywatne ekspensa, ale in deportationem dawnych margrabskich długów zaraz prawie post fundatam ordinationem zostawionych, o czym kontrakt docet. Dawałem legitimo tutori striowi rodzonemu, który wyrachował się z tych pieniędzy ode mnie wziętych sukcesorowi, i kwit de tutela otrzymał kun approbatione kontraktów et certitudine pretensji naszych. Nie wiem, tedy, z dzierżawy mię wygnano, pieniędzy nie oddawszy i to, co było in et superlectili per subordinatos, już tak rzec mogę in predam pozabierawszy. Boli mnie, miłościwy najjaśniejszy królu, panie mój miłościwy, strata ubogiej mojej substancyjej, ale i to nie mniej boli, że sine socio doloris, sam siebie tylko widzę na tym celu nieszczęśliwości, bo wszyscy kontrachentes etiam obligatorii, jedni ex asse już są, satisfakti, drudzy hukuskwe zostają w posesji jej. Mnie tylko jednego, nie wiem z jakiej jej taka ich mościów potkała łaska, że nie przestają sewirę na ubogą substancję bez żadnej przyczyny, ale z samej tylko przeciwko osobie uwziętości. Słuchał król Diligenter, a skorom skończył rzeczy. Trzeba by na to odpowiedzieć z pismem Habetis Legem et Prophetas. Od czegoż trybunały, insze subsellia Tylko żeby działa się należyta sprawiedliwość Choćby z największego pana Ale kiedy się to i o nasze uszy obija Z wielką chęcią aponemu skuram Żeby się takie bezprawie nie działo Było przy tym w pokoju ludzi kilkanaście z senatu i z posłów Rzecze król do oboźnego koronnego hełmskiego. Waszeć tam bliski samsiad Co to za sprawa? Odpowie Hełmski. To wiem, miłościwy panie, że szlachcic dał substancję i był zawsze nie jak dzierżawcą, ale jak poczciwym podskarbim, bo w każdych najcięższych potrzebach do niego najpoufalszy nad innych rekurs, bo czasem i sto złotych ledwie przenocowało w domu. Kiedy Zegdańska powrócił, miano po nim pocztę, nie dano się i ucieszyć pieniądzmi, pisano mu tytuł Dobrodzieju. Afektem jego i uczynnością zaszczycano się między ludźmi, pro exemplo boni amici, uznając. Ale kiedy wracać albo w dalszą posesyją majętność puścić, niemiło o tym słuchać. Zgoła dwaj potentiores uwzięli się na szlachcica, żeby go z substancji jej wyzuć, protractione litigiorum wyniszczyć, verbo dicam wniwecz obrócić tego, który dla domu ich czynił satis superque siłaby o tym mówić po prostu z nikim się dobrze nie obejdą ze mną samym o też dobra które także trzymałem po bracie moim jakie wzniecili hałasy wiadomo jest waszej królewskiej mości panu mojemu miłościwemu w jakie mnie wciągnęli litigia i koszty Bóg widzi żem więcej wydał na prawo niżeli mi olszówka przez te sześć lat dzierżawy mojej uczyniła Lubo bym ci mógł, wspomniawszy ante wymówić ad personam. Perditio tua ex te. Ależem chrześcijanin, urągać mi się studzego nieszczęścia nie godzi. To tylko mówię, że i w tej okazji jej będzie jako i ze mną, albo i gorzej. Będą go w koszty wwodzić, w turbacyje będą go niszczyć, żeby im nisko się kłaniał, prosił o swoje własne pieniądze, które on z ochotą dawał, a potem dadzą mu co zechcą, bo taka u nich moda. Krótko mówiąc, wielkie w tej ordynacji jej dzieją się inkonwenientia ekspedit albo ją znieść, albo ją ad debitam formam przyprowadzić. Bo z tej ordynacyjej ani Bogu świeczki, jako mówią, ani komu inszemu ożoga, to onus włożyło prawo in capita antecesorów waszej królewskiej mości, które teraz in personam samego waszej królewskiej mości i Rzeczypospolitej redundat. Inkubit tedy subvenire oppresso, jako temu, który w oczach waszej królewskiej mości wszelakie w tej ojczyźnie meruit respekty i teraz meretur, jako swoją osobą, tak i przez swoich krewnych. Oto i teraz synowiec jego, a towarzysz spod chorągwie mojej, przed lat półtorą w niewolą wzięty, powrócił ante triduum z Krymu, Usadziwszy tam na swoim miejscu towarzysza, żeby tym prędzej mógł się sam postarać o okup. I już imparte dobry stryj jednego znacznego kupił mu tatara u pana Gołyńskiego, porucznika. Drugi tatar, o którego kazano mu się postarać, żeby go za siebie wyzwolił, Hunk et non alium, jest między więźniami Waszej Królewskiej Mości. — Suplikuję ten niewolnik do majestatu waszej królewskiej mości i ja moją za nim wnoszę instancję, jako za dobrym żołnierzem i towarzyszem niepośrednim. Jest tu antefores. — Rzecze król wołać go tu. Poskoczył oboźny ku drzwiom. Jam go poprzedził. Wyjdę. Nie masz go w tej kamerze. Idę do średniego pokoju, bo się to działo in cubiculo, gdzie król sypia, aż tam wtyżan królewski obłapia go, ściska. Go całuje, płacze nad nim. Obstąpiło go mnóstwo posłów i inszych różnych, bo też widywał się tam wówczas, kiedy królowa przez niego i przez drugiego Francuza posłała dwadzieścia tysięcy czerwonych złotych suplementu do obozu. Te czerwone złote byli utracili przez głupstwo. Ale tej dysgresy jej dawszy pokój, wracam się ad rem. Rzekłem synowcowi, pójdź waść do króla. Przyszedł przyjął go król Milusieńko, pytał u kogo siedział, jakim przypadkiem był wzięty, pytał go o sułtanów, o murzów znajomych, o niektórych też niewolników. Prawił mu wszystko. Następowała po tym sesja, poczęli się senatorowie schodzić do pokoju. Król Rzecze Matczyńskiemu, koniuszemu na ten czas koronnemu, proszę wasz mości, żeby napisać asygnację i oddać Admanu z pana Paska, tego, który z niewoli wyszedł, żeby Ad imam requisitionem wydano w żółkwi tamtego tatara. Do mnie zaś obróciwszy się, mówi, będzie to kure nostre, aby waść w krzywdzie swoje ukontentowanie otrzymał. Znowu oboźny koronny rzecze. Miłościwy panie, zabiera się tu w tej okazji jej na wielki tumult in ordine equestri, bo są z kilku województw artykuły, oraz i z mego sejmiku, żeby się przy tym oponować i produkować to infację publika. Odpowie król. Wiemy o tym, ale znajdziemy sposób, że się to uspokoi sine maiori motu. Do mnie rzecze. Waść bądź bones Pei. Jako ten, który zarabiasz sobie na należyte w tej ojczyźnie respekty, będziesz satisfactus. A wtem zaraz przede drzwiami już ubranego i czekającego dominikana, wysłuchawszy mszej, poszedł do senatu i zasiadł. To się agitowało 15 martii. Sejm się począł nachylać do zerwania król konsternatu z tymi niezgodami oraz i nowiną świeżą co orda porobiła szkody w krajach ruskich a osobliwie w jego włościach nie śmiałem się narażać bo czasem i senatora już próg przestępującego nazad wrócono tak tylko nawiasem nadsłuchywałem upatrując pogodnego czasu bo tak z panami trzeba zawsze jednak stawałem mu na oku żeby mię widział Kiwnie na mnie i odszedł w okno. Rzeczę tedy król. Mówiłem z panem margrabią w tej sprawie dosyć rzetelnie. A on firmissime negat, żeby co był winien. Na stryja się referuje, że stryj brał, stryj niechaj płaci. Jam powiedział: stryj brał, stryj ze mną kontraksit jako opiekun, ale in rem synowców in deportationem długów ich, o czym docebit kontrakt ozwie się królowa, obejdź się waść dobrze z panem Margrabią. Ja odpowiem na to, mościa królowa, wasza królewska mość, racz tak perswadować krzywdę czyniącemu, nieukrzywdzonemu. Rzeczę znowu, dobryć on człowiek, rzekę znowu, człowiek dobry, ale postępki złe. Król na to skrzywiwszy nos, uśmiechnął się trochę. Marysieńku, dawaś ci za to kinala. Za to przemawiał, że to z nią karty grywał. Trochę się królowa zasępiła i poszła na stronę. Jak odeszła, aż król mówi — daj jeno pokój, niech no go okrzykną w poselskiej izbie, będzieć on tańszy. Kazał mi tedy u siebie król być po obiedzie, a wtem wsiadł w karetę i pojechał do karmelitów. Tam jak znowu poalterował się inwektywą kaznodziejską karmelity, który z ambony począł inweherę na niego, jakoby mniej dbał o honor boski, nie ujmując się za krzywdę jego, kontra ordinem zaś ekwestrem tym bardziej. Wywodził nobilitatem, co to jest nobile, co nobilis i jaka jego vocatio i który jest jego vere nobilis. Przytoczył przykład jeden w ten sens. Słyszałem jednego godnego forysztera o swojej dyskurującego jej i różnych dowodów, kto kogo w czym przechodzi ponderującego eminentiam, który mówił w ten sens fui in Italia, vidi presules, bo tam najwięcej biskupów, fui in Germania, vidi principes, bo tam najwięcej książąt, fui in Gallia, vidi milites, bo tam najporządniejsze wojska, fui in Polonia, vidi nobiles, bo tam najwięcej szlachty. Ale, miła nobilitas, przebaczysz mi, coś powiem. Bardzo powaga twoja wypadła z kluby, a powaga twoja, na którą przodkowie nasi oni świątobliwi u narodów tak sobie zarobili, że ją jednę tylko pod słońcem pro exemplari speculo, non sine invidia, całemu światu wystawiali. Bo tacy byli Polacy. I dalej tam wywodził probationes dawał, a najbardziej o to, że nie dbają o honor boski. Bo to ter stała była sekta wszeteczna Łyszczeńskiego. O czym opowiem inferius. Przydę tedy do króla po południu, jako mi kazał, aż król mówi: Poparłaby cię była izba poselska, ale to Karzewski sejm zerwał. Zachukaliby byli margrabię na śmierć twoi mazurowie, bo ja już wiem, którzy się na niego ostrzyli, i my dopomoglibyśmy byli z boku. Teraz już trzeba z inszej beczki zacząć. Jest tu już słyszę na zamku pan wojewoda sieracki, który jest marszałkiem trybunalskim. Każe go tu do siebie zawołać i zalecę mu tę sprawę, żeby nieodwłocznie i sprawiedliwie sądzona była. Kazał tedy mnie poczekać, a po niego posłał. Przyszedł Rzeczy mu król. Mos panie wojewodo, mamy tu hominem injuratum wskazał na mnie, szlachcica i żołnierza, nam dawno znajomego, które apofentioribus oppressus desiderat justitiam, ma bliską sprawę w rejestrze trybunalskim, za czym zalecam respektowi waści i sprawę i człowieka jako bene meritum w tej ojczyźnie i proszę za nim, aby był w krzywdzie swej ukontentowany. Rzecze wojewoda. Miłościwy królu, człowieka znam bardzo dobrze, bośmy i w wojsku, i na sejmiku wiele lat z sobą bywali, krzywdę też jego i sprawę wiem, żebym nie zawiódł sumienia, choćbym osądził inkwizycję jej nie czytając, tymże bardziej, kiedy ta majestatu waszej królewskiej mości interponitur powaga. Na tym się pamiętnik urywa. Czytał Wojciech Żołądkowicz.